Halo, halo, czy ktoś tu jest? Mamy czat, witam kochani, witam serdecznie. Już mi wszystko wskoczyło, już was wszystkich widzę, już się z wami witam kochani. I jako pierwsza dzisiaj napisała pani Bożena Bielówka, dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie, kochamy starą porcelanę. Pozdrowienia dla pani Oli i mamusi, dziękujemy bardzo serdecznie. Widzę, że tytuł dotarł już. Dobry wieczór Pani Bożenko, witam, życzę miłej zabawy, pisze teściowa. Witam wszystkich kochających porcelanę i skarbiec, ja również witam. Pozdrawiam i życzę miłej zabawy, fajnego wieczoru w imieniu Pani Joli. Pozdrawiamy też Panią Jolę. Witam Panią Joasię Respondek, dobry wieczór, witaj Reniu, jest moja mama z nami, jest Pani Ewunia, witam, pozdrawiam wszystkich kochających porcelanę i inne piękne przedmioty, jest Pani Renatka Hrabąż, witam Pani Bożenka P, dobry wieczór, Pani Wandzia Konik, witam serdecznie, Pani Monika Kotwicka, witam wszystkich miłośników skarbca i Pani Oli, witam Panią Monikę. Jest z nami pan Krzysztof Żak, dobry wieczór skarbiec, dobry wieczór wszystkim, pani Ilonka, dobry wieczór, witamy, witamy, pani Danusia Wysocka, lecą serduszka, dziękuję, witam wszystkich uczestników, panią Olę, mamusię, pani Ola znów nas zabierze i opisze piękną, antyczną porcelanę, postaram się pani Danusiu spełnić wasze oczekiwania. Dobry wieczór pani Oleńko, dobry wieczór mamusią, dobry wieczór wszystkim, życzę miłego wieczoru, witamy panią Krysię, witamy panią Marzenkę. Witamy, dobry wieczór wszystkim, ja pierwszy raz, jest z nami Holi, witamy serdecznie panią Marię Wieńcek, dobry wieczór, witam Wyczochranych, witam serdecznie panią Halinkę, która wita sympatyków skarbca, witamy, witamy, jest z nami pani Karolina, pani Kasia Górska, witam serdecznie pani Ala, dobry wieczór pani Haniu, pani Lidio, pani Krysiu i pani Renatko, przywitałam się z wszystkimi. A jeszcze pani Mariola Kępka wskoczyła, dobry wieczór i życzę również miłego wieczoru dla pani Marioli, kochani, witam serdecznie, 66 osób, 19.04, będziemy ruszać, ponieważ już zauważyłam, że jest z nami ktoś nowy, to przypomnę szybciutko, jak to u nas wygląda, kochani, pokazujemy przedmioty używane, przedmioty piękne, przedmioty z duszą, staram się jak zawsze jak najdokładniej opisywać stan tych przedmiotów, jeśli masz jakieś pytania, to pytaj, witaj Tamaro, to pytaj od razu na transmisji, przedmioty, które pokazuję, wszystkie są na sprzedaż, jeśli będziesz chciała, będziesz chciał coś dla siebie zakupić, trzeba wpisać poprawnie kod produktu, który podaję przy pokazywaniu każdej rzeczy, cyfra przy kodzie stanowi jednocześnie cenę tego przedmiotu, musisz wpisać poprawnie kod na czacie, jeżeli nie możesz tego zrobić, to moja teściowa pod nickiem Renata Malcherek jest do twojej pomocy pod numerem telefonu 608-352-422. Powtórzę, 608-352-422, można do teściowej zadzwonić, można u niej licytować, można pisać SMS-y lub na WhatsAppie, teściowa w twoim imieniu wtedy wpisze na czat poprawny kod, jeżeli zdąży, produkt będzie dla ciebie. Są przewidziane dzisiaj również licytacje, ja wszystko będę w trakcie mówiła, mamy bardzo dużo dzisiaj przedmiotów i przyszykowany koszyk jeszcze rozmaitości na koniec, jak będziecie mieli siłę, wytrwacie do końca, to sobie posiedzimy dłużej. Co ja jeszcze chciałam powiedzieć, jeżeli z jakiegoś przedmiotu, który dzisiaj zakupisz, będziesz chciał zrezygnować, musisz to zrobić podczas trwania tej transmisji, poinformować mnie, że jednak rezygnujesz, wtedy jak najbardziej ktoś jeszcze ma szansę sobie coś zakupić, jeżeli nie zrobisz tego podczas trwania transmisji, no to już po zakończeniu niestety ja rezygnacji nie przyjmuję. Paczuszki są, mogą być otwarte, musisz tylko opłacić te produkty do 3 dni roboczych i ja dla ciebie je rezerwuję, dobierasz sobie do paczki, aby po prostu ci się opłacała wysyłka. Już nadrabiam, co tutaj, pani Zofia Sobczak, witam pani Zofiu, delikatnie przypominam o łapkach pani Haniu, moje serduszko jest zawsze wdzięczne za to, kochani, pani Hania ma rację, przechodzicie sami siebie, dużo kciuków dajecie pod transmisją, można to zrobić po jej zakończeniu, nie musisz teraz wychodzić, ale będę ci bardzo wdzięczna za każdy kciuk, za każdą włączoną subskrypcję i za każdy komentarz potem po zakończeniu transmisji, bo nasz kanał wtedy po prostu troszeczkę winduje. I serdecznie, serdecznie dziękuję pani Hani za takie przypomnienie. Jest
nami pani Danusia Glad. Witamy, witamy. Ja się obawiałam, że pani Danuta już dzisiaj do nas nie dołączy, ale na całe szczęście jest. Witam wszystkich serdecznie, jest z nami pani Stasia. Moja łapka 13 pisze pani Zofia, dziękuję kochana, jest z nami pani Stasia, dobry wieczór pani Olu, pani Reniu oraz witam wszystkich, witamy serdecznie naszą panią Stasię, właśnie, a oglądających 82 na spokojnie kochani, jak ktoś już nie chce wychodzić, bo wiem, że czasami na jednym urządzeniu sobie tylko oglądacie, nie macie możliwości na dwóch, to na spokojnie te łapki później nadrobicie. Ja tylko zmniejszę prawą lampę delikatnie, bo dostałam informację, że świeci troszeczkę za mocno. Dajcie mi proszę chwilkę dosłownie. Ja ją odrobinkę tutaj ściemnię, żeby nam nie prześwietlała tych naszych pięknych skarbów. Mam nadzieję, że już jest lepiej. Dobrze, kochani, 19.08, 87 osób, ruszymy chyba, bo nie mamy na co za bardzo tutaj czekać. A, jeszcze tylko powiem, ponieważ dzisiaj jest też niespodzianka, wiecie, jest dzisiaj niespodzianka. Moja mama tak się bardzo cieszyła, że wam się podobały ostatnio zrobione przez nią tulipanki, że postanowiła zrobić dla was tym razem jajeczka wielkanocne. Tyle, ile jej się udało. Słuchajcie, jest 11 dużych i zdaje się 4 małe, takie do zawieszenia. Ja wam mniej więcej pokażę, jak one wyglądają. Przykryję numerki, słuchajcie, żebyście czasami tutaj nie podejrzeli za dużo. Ale tak wam to nieco pokażę. Jajka są na takich stojaczkach robione metodą dekupaż, jednak prześwietla trochę lampa, zaraz ją jeszcze zmniejszę za momencik, akurat na jajeczkach przetestujemy. Niektóre są z takimi większymi ozdobnikami, tu jest zając, widzicie, prześwietla się strasznie, już zaraz to naprawimy. Także tak wyglądają, słuchajcie, jajuszka do postawienia sobie, do gdzieś tam ozdoby, one są celowo takie postarzane, żeby pasowały do antycznych naszych klimatów, wiecie, do takich zbiorów staroci, porcelany i tak dalej, więc one mają taki charakter złoty, przecierany i tak dalej. No ponieważ mamie się udało zrobić tych jajek, no tyle, ile jej się udało w tak krótkim czasie i tak jej dużo wyszło. Słuchajcie, i takiej dużo wyszło. Witam, witam, już tylko na zdrowie. Pani Elunia Patronik, pani Ala pisze, że śliczne. Dziękujemy. Kasia pisze, że śliczne. Pan Stanisław Nysa, witamy serdecznie. Danuta Wysocka pisze, że piękne. Jakie cudne, cudne. Podobają wam się. Cieszę się strasznie. Cieszę się, kochani, że wam się bardzo podobają. I teraz tak, no ponieważ jest ich mało, to ja nie ukrywam, że je po prostu dołożyłam do niektórych zakupów, będę mówiła, przy którym produkcie będzie jajo. Jaja są ponumerowane, wybierzesz numer, ja ci pokażę, który numer wybrałaś. Natomiast, tak wpadłam na pomysł, jeśli by w jakimś, z jakiegoś, nie wiem, z jakiejś przyczyny te jajka nie zeszły przy produktach nawet do końca transmisji, no to coś tam wymyślimy. Od razu mówię, że 3 są przy licytacji. 3 licytacje, nawet 4, bo dzisiaj jedna, słuchajcie, jedna z gwiazdką jest licytacja, także tutaj do każdej już ja sobie zapiszę, poczekajcie, widzicie, bo już tu bym babola zrobiła i bym rozdała nie tam, gdzie trzeba. Także kochani, jaja są też przy licytacjach, obligo, jak coś, już, dajcie mi sekundkę. Już, kochani, już ja sobie tutaj powymazuję, żeby mi się nie pomyliło, słuchajcie. Dobra, jaja są właśnie przy 3 licytacjach, jedna z gwiazdką i przy produktach będę mówiła bajeczne jaja. No dziękujemy, mama lubi takie rzeczy robić, ale taki krótki czas, no zdążyła tyle, ile zdążyła. Dobry wieczór, lewy, witamy. Mam nadzieję, że i tak wam się zabawa będzie podobała. Dobra, kochani, idziemy z tymi produktami, bo może, pani Marioli, dziękuję, mama pisze, bo może się tutaj rozgadujemy. Słuchajcie, zaczniemy sobie leciutko. Wszystkie paczki dojadą do Wielkanocy. Jeśli dzisiaj jeszcze coś zamówisz, opłacisz mi tą przesyłkę do piątku lub wyślesz chociaż potwierdzenie przelewu, to ja wysyłam wszystkie paczuszki, jeśli chcesz oczywiście, żebym ci wysłała paczkę, to mi to mówisz nawet jeszcze dzisiaj, że będziesz opłacała i chcesz paczkę, ją zacznę już pakować, one wszystkie wyjadą i do świąt dojadą, także nie ma problemu, jak chcecie coś jeszcze wielkanocnego, to się nie krępujcie. Aha, miałam lampę zmniejszyć, słuchajcie, chwilka jeszcze, bo ona strasznie tu prześwietla, to na wprost, po prostu aż nie widać wzorów. Ale tak widzicie, że to, zaraz ją tutaj, słuchajcie,
ustawimy do pionu. No tutaj nie świeciła za mocno. Dobra. No i już mamy koszyczek jako pierwszy. Pani mamusiu, jajeczka piękna, ale tulipany niezastąpione, bo dwa już w moim domu, pisze pani Hania. Cieszę się strasznie. Bardzo, bardzo nam miło, pani Haniu. Pani Bożenka pisze też, pani Teresko, brawo, super, cieszymy się. Kochani, mam taki stary koszyczek w ręku, on nie jest duży, to jest taki filigranowy, ozdobny koszyczek, co najwyżej na jedno jajo, ale raczej w ogóle do ozdoby bez żadnego jaja. Jest wycisk pod spodem foraging tutaj przy stopie, to znaczy, że produkt oznaczony jako obcy, czyli był po prostu przeznaczony na eksport do innego kraju niż go wyprodukowano. Dokładnie nie wiemy, w jakim kraju powstał, bo żadnych innych oznaczeń nie posiada. Jest mocno iryzowany taką jasną zielenią aż do ciemnej po złoto na samym końcu. Tutaj już uszko jest zrobione, nie wiem, ale bardzo często ala takie wiklinowe. Ja to dość często widzę w tych koszykach, że one właśnie w tych starszych taką metodą były robione, nie wiem, czy były później dorabiane, czy tak od samego początku, no ale tak jest. Stan jest bardzo dobry, wujak Wanda 35, to jest kod, wujak Wanda 35 zł. Słuchajcie, sam koszyczek to ma 6 cm wysokości, ale już do ucha 12, długość 11, a szerokość 6. W35 pisze moja teściowa, ktoś spoza czatu, pani Jola. Pani Jolu, koszyczek dla pani jest odłożony. Koszyczek jest dla pani odłożony. Lecimy dalej. Znalazłam jeszcze, słuchajcie, takie jajo. One nie były kupowane w tej kolekcji kamiennych, co prawda. I to jest raczej ceramika i to pusta w środku, bo ono jest dużo lżejsze od tych, które mieliśmy z kamienia. Jajo biało-czarne w postaci takich kwiatuszków. Stan jest bardzo dobry, jak Edward 20, jakby ktoś chciał do ozdoby sobie gdzieś tam duże jajo dość, nie? Jak Edward 20, jajo z ceramiki ozdobne do koszyczka właśnie, między te kamienne jak najbardziej, też się sprawdzi. Pani Haniu, chyba brakuje kilka tulipanów, no dwa, pani Hania miała dwa przypisane, tak to wygląda. Pani Mario, czy jajko mam wpisać, kochana? Pani Danusiu, była pierwsza pani Maria, chociaż skopała kot. Mogę jej jajko oddać, pani Danusiu? Pani Danuta Wysocka, proszę napisać tak lub nie. Tak, mogę, nie mogę. Ja poczekam, tymczasem pójdziemy dalej. Nie? Dobrze, przykro mi pani Mario, kot poprawny wpisała pani Danusia, która sobie zażyczyła jajo. Gdyby pani zdążyła z kodem poprawnym, to nie byłoby kłopotu, a taki mamy właśnie regulamin, że niestety ktoś, kto wpisze poprawny kod, ma pierwszeństwo, więc tutaj pani Danuta Wysocka jajo ma wpisane. Okej, ale wam pokażę talerz, słuchajcie, nie uwierzyłam, jak go zobaczyłam. Przepiękny staruszek z ażurowym brzegiem, ale patrzcie, jak ażurowy. Zupełnie inna metoda niż do tej pory, którą widzieliśmy. Przepiękna scena rodzajowa na środku. Talerz, jak widzicie, jest troszeczkę przetarty w złocie, jeśli chodzi tutaj zwłaszcza o ten pierścień z tej strony. No i troszeczkę przy tych ażurach tego złotka brakuje. Sygnatury nie ma, nie wiemy co to jest, ale to jest piękny, stary wyrób, słuchajcie. Czuć pod paluszkiem, że jest to staruszek. 22 cm to jest średnica, uszkodzeń w sensie w porcelanie nie ma. Kochani, hajak Halina 45 to jest kod. Pani Tereniu, wiem, że brakuje przynajmniej jednego, aby była nieparzysta liczba. Jak jeszcze gdzieś by mi zostało, coś źle policzyłam, to ja pani Hani dołożę. Jeśli by mi się gdzieś pani Haniu udało, że będę miała, to dołożę. Pani Danusia Wysocka, H45, bardzo proszę. Dobrze, talerz dla pani Danusi. Odłożony. Pani Haniu, da się coś zrobić. O, mama chyba wykombinuje tulipankę dla pani Hani. W takim razie coś czuję, że tam pani Haniu będzie trujeczka. Okej, mamy, słuchajcie, ptaka, który prawdopodobnie jest od rosy, jest to ten duży, natomiast nie ma żadnych oznaczeń, nie ma naklejki, nie ma wycisków. Odnośnie Helsingborga jest to ten duży gołąb w stanie bardzo dobrym.
H jak Halina 30 to jest kod. H jak Halina 30. 14 cm aż wysoki. No, 15 długi. Zazwyczaj te duże są w dużo, dużo wyższej cenie. H30 pani Elunia chce, bardzo proszę. Pani Elunia, pani Ela, patronik. Dobrze. Dobrze, pani Elu. Ptaszek jest dla pani. Wita się mój mąż. Tereska jest wielka, tak jest. I witamy stare, ale jare. A, ptaszka tu może. Ptaszka tutaj, gdzie był. Słuchajcie, zostawimy. Dobra, co my tu mamy? Co my tu mamy? Mamy, słuchajcie, bardzo proszę pani Elu, mamy prześliczną miseczkę angielską. Niektórzy z was mogą je znać, bo nam się już zdarzyło parę razy jej mieć. Są prześliczne te miseczki, przeważnie właśnie z takimi pięknymi, bajkowymi damami, damesami, potocznie mówiąc. Różne są przeważnie te paseczki. Tutaj mamy kobalcik, dużą ilość złota na obramówce. Są to, słuchajcie, angielskie miseczki od Sol. I teraz tak, tu jest delikatne spękanie szkliwa w środku. Niestety przy angielskiej porcelanie jest to też dość popularne. Bardzo takie subtelne. Słuchajcie, to nie jest jakieś mocne, ale jest. Miseczka jest, kochani, z tych mniejszych. One mają przeważnie taką samą. 16 cm długo średnicy. Ale wiecie co, przecenimy ją, bo ja widzę, że ona ma ubytek. Tutaj widzicie, dopiero przy tym zauważyłam tu. W tym miejscu jest ubytek, nie wyząbkowanie, ale jest ubytek i to w masie. Także kochani, już ją przeceniam, miała być za 30, zrobimy ją kochani za 20. A jak Ania 20? A jak Ania 20 zł? Widzicie, dopiero zauważyłam przy was. A 20 kochani. Moja teściowa w imieniu pani Joli, bardzo proszę. Bardzo proszę, pani Jolu, miseczka leci do pani. Ja kochani je przywożę, dość często je przywożę, bo one strasznie są lubiane. Strasznie są lubiane. Okej. No to nic, to już sobie przeceniliśmy pierwszy produkt. Mam trochę też na przecenie, później troszeczkę będzie tych rzeczy. Słuchajcie, taki gliniaczek, koszyczek, który może być jednocześnie osłonką, ma kwiata, jest w stanie bardzo dobrym. Wysokość może wam podam, on jest taką osłonką dość dużą, wysokość samej osłonki to 10 cm, wysokość do ucha 18, średnica koszyczka 14 cm, może być na jakieś żytko, może być na jakiś taki stroik wielkanocny, D jak Damian 40, pani Haniu opóźnienie pani chyba ma kochana, albo w ogóle, bo tu A30 to chyba... O, wycofany, dobra. D jak Damian 40, słuchajcie, to jest ten gliniaczek do wzięcia. Teściowa w imieniu pani Joli, bardzo proszę. Pani Jolu, koszyczek zapisany. Koszyczek zapisany. No i co, dobrnęliśmy do licytacji, słuchajcie, dobrnęliśmy do licytacji. Już wam mówię, co my tutaj dzisiaj będziemy licytować. Kochani, mamy prześliczną, olbrzymią paterę, patrzcie jaka śliczna, w idealnym stanie, naprawdę stan jest igła, przepięknie wpasuje się do klimatu Rosenthali, to jest ekri z przepiękną butelkową zielenią, scenka jest na środku, piękna girlanda jeszcze dookoła, scenki są również między tymi wstawkami ażurowymi, coś pięknego, Schwarzenhammer to jest sygnaturka tej olbrzymiej patery. Piękny, naprawdę piękny, idealny stan. Patrzcie, jak ona jest w ogóle ogromna. Ona potrzebuje duży ekspozytor albo może wisieć, bo tutaj nawet zobaczcie, ona jest przygotowana, że może też wisieć. Już wam mówię, kochani, średnice aż 33 cm. Czyli to jest ta, która jedna z największych z Rosenthali też mają 33 cm, więc to jest właśnie średnicą ta z tych byczych, jak ja to mówię, więc tu macie igłę, stan przepiękny, Schwarzenhammer od 50 zł, kochani, licytujemy do 20 godzinki, piszecie patera i kwota, patera i kwota. Dobra, dzięki Teresko. A dobra, to tam nie wiem,
Aha, że dla Reni są odłożone. No, no, no wiadomo, że to dla teściowej. Oczywiście. A jakbym mogła swojej teściowej nie dać? Pewnie, że są. To był pierwszy produkt. Słuchajcie, patera stówkę od Tamary. Dobrze. Mamy 100 Tamara zapisane. Drugi produkt, słuchajcie. Jak ja Wam to pokażę? Do 20.10 to będzie, to jest zestaw. Będzie kryształowa, przepiękna karafka i 6 lampek. Może to trochę widzicie tutaj. Ja już z tym biegnę bliżej. Już z tym biegnę bliżej, słuchajcie. Może przy świętach akurat Wam się przyda. Słuchajcie, piękny kryształ. Karaweczka jest w całości kryształowa. Patrzcie, jaki piękny tutaj ten zatyczek tak zwany. Świetny stan zachowania. Ona ma tutaj taki ładny kołnierz wypuszczony, bardzo głębokie cięcia takich wachlarzy, no i oczywiście ten młyn tak zwany, tak, brylantówka w postaci tego młynu, jeszcze z taką gwiazdeczką w środku. Jedyna wada przy tej karafce to takie dwie drobniutkie ryski tutaj, nawet ich nie zauważycie, bardzo płyciutkie i bardzo drobne, ale tak to wygląda. Okej. Tu naprawdę jest to świetne, słuchajcie. Wysokość tej karafki, już Wam powiem od razu, 29 cm. 29 cm, dobra. I do niej, słuchajcie, mamy 6 lampek. I do niej mamy 6 przepięknych lampek. Zobaczcie, jaki piękny kryształ. Również brylantówka jest w postaci tego młynu, bardzo podobna, ale patrzcie na nóżkę, jak ślicznie jeszcze utworzona. Bardzo stary kryształ, bardzo gruby, słuchajcie, zobaczcie na grubość tych lampek. Od osoby, osoba, od której ja nabyłam ten komplet, mówiła, że jeszcze wcześniej w pokoleniu w prezencie ślubnym były, więc naprawdę, słuchajcie, świetna sprawa. Tutaj są takie soczewki dookoła jeszcze, patrzcie, widzicie to? Tu jest jeszcze cały taki pierścionek zrobiony, czekajcie, jak Wam to, o, teraz ładnie to widać, widzicie, tu są piękne takie soczewki wypuszczone dookoła, brylantówki u góry, no i piękne, piękna nóżka, także mamy karafkę kryształową plus 6 ładnych lampek. Jedyna wada, bo słuchajcie, lampki są w świetnym stanie, tam pod spodem na nóżce mogą być jakieś bardzo pojedyncze ryski od przesuwania, ale naprawdę bardzo pojedyncze. Jedna, jedyna lampka, słuchajcie, miała przy kołnierzu, właśnie jej szukam, bo chciałabym Wam pokazać, chyba ją mam. To ta? Nie, jedna, jedyna, słuchajcie, lampeczka miała bardzo minimalny ubytek, ale taki od środeczka, że nawet, słuchajcie, to można podpiłować, a jak nie, to nikt się tym na pewno nawet nie skaleczy. Słuchajcie, to jest tak gruby kryształ, no patrzcie, nawet znaleźć nie mogę, no. Muszę to znaleźć, bo chcę Wam... O, mam! Widzicie, nawet Wam tą samą pokazywałam i się nie... Ja nie wiem, czy to się tak naostrzy. Widzicie w tym miejscu to? I to jest tylko od tej strony, czyli to nie jest jakiś ząbek, który zauważycie. On jest tu, dokładnie od wewnętrznej strony. Bardzo minimalne, bardzo, słuchajcie. Tu w tym miejscu, więc to jest jedna, jedyna wada. A poza tym mamy ładną szósteczkę z karaweczką. Do 20.10 od 50 zł piszecie, nie wiem, kryształy, karafka, zestaw, cokolwiek. Będziemy wiedzieli, o co chodzi. Dobrze, numer 3. Numer 3. Mamy obraz. Mamy obraz do 20.20. Piękny. Takie, słuchajcie, lisy w lesie. No nie wiem, ale są naprawdę przecudne. Obraz jest na płótnie. Jest to praca ręczna. Podobają Wam się ostatnie obrazy, więc ja jeszcze, już ich nie mam dużo. Chyba jeszcze z jakieś 2 czy 3 mi zostały i to są ostatnie sztuki, które nabyłam. Piękna drewniana złota rama, tutaj możecie ją troszeczkę z bliska sobie pooglądać, jak to wygląda. Obraz jest nieuszkodzony, płótno jest całe. Z tyłu jest troszeczkę wzmacniany taśmą, ale nie wiem dlaczego, bo tu się nic kompletnie nie rusza, słuchajcie, tu się nic nie przesuwa, nic się nie rusza. Nie wiem, czemu ktoś tą taśmą powzmacniał, ale tutaj naprawdę nie było nawet takiej potrzeby. Przyjrzyjcie się jeszcze raz, jak wygląda malunek. Naprawdę ładnie jest też to wykonane.
Nie wiem, czy do pani Reni dojechał już obraz tamten, czy nie. Pani Renia bardzo wyczekiwała na niego. Nie mam pojęcia, czy on już dotarł. W każdym razie jest następny, ten jest trochę większy jeszcze od tamtego. Ja już wam daję. Piękna scenka i rama też piękna, pisze pan Krzysiu. Dziękuję. Już wam podaję wymiar tego obrazu. Na długość jest 83 cm, na szerokość jest 60. 83 i 60. Tak to wygląda. Od 50 zł do 20:20 chyba on był. Tak, do 20:20. No, jak będziecie później chcieli, to jeszcze taką dodatkową licytację krótką zrobimy. Jak nie, to nie. Mamy licytację z gwiazdką dzisiaj, kochani, ponieważ jest piękna lampa naftowa. Lampa, która jest z tych droższych, niestety. Niestety albo niestety. W związku z tym nie bardzo mogę zaryzykować cenowo, bo różnie to bywa, słuchajcie, z tą licytacją. Już wam ją niosę, spieszę ją pokazać. Obraz jest piękny, dzięki. Słuchajcie, lampa naftowa z tych olbrzymich na mosiężnej nodze. Tutaj mamy bezbarwne szkło i przepiękny, bardzo stary klosz w takim... no nie wiem, taki trochę pomidorowy odcień do ciemnego, nawet bym powiedziała takiego rubinu, no coś niesamowitego. To jest wszystko pięknie wypukłe, bardzo ładne złocone kwiaty. Ja nawet mam tutaj naftę i miałam ją odpalić, ale nie wzięłam ze sobą zapalniczki, więc nie mam jak, o, no to bardzo proszę, podejdź mężu, podejść, bo chciałam zapalić właśnie tą lampę, żeby mogli Państwo zobaczyć, jak ona przepięknie rozbłyśnie w tym kloszu, bo naprawdę to jest cała magia w tym. Świetnie, że on się zachował, słuchajcie, ten staruszek, piękny, nieuszkodzony, słuchajcie, nigdzie nawet nie ma żadnego ubytku. Ta tak zwana przeze mnie fifka, czyli kominek, jest również w całości. Okej. To ma tak dobrze, żeby nie spali. Dobra, mężu odpali to zaraz. Piękna lampa. No ciekawa, zaraz ją mężu odpali, to zobaczycie, jak to wygląda sobie. I ona jest z gwiazdką, czyli do końca programu ja mogę się na tą cenę po prostu nie zgodzić. Kosztowała mnie dużo, nie ukrywam, ale dam wam szansę i tak. Cudeńko, pani Stasia pisze, no one, wiecie, te lampy są naprawdę drogie, w Polsce około 2000, tak lekko w sklepach, u mnie taniej, zawsze tak jest, więc tu możecie spokojnie być pewni, natomiast no nie zaryzykuję, żeby tam, wiecie o co chodzi, nie? Wiecie jak jest, o, nasadzone ładnie, tak, dobra. Patrzcie, jak się na chwilę trochę przygaszę, to nic nie da chyba, podejdę po prostu. Musiałabym pogasić wszystkie światła, słuchajcie, żebyście zobaczyli, jak ona świetnie się zachowuje. Tutaj dostaje takiego mocnego koloru, aż do żółci, do pomarańczy, a tu zostaje ciemna. Naprawdę przepięknie to wygląda. Jak chcecie, to piszcie, to ja zgaszę światło. Jak chcecie, to ja zgaszę, nie ma problemu. Tutaj jeszcze jest na nodze wybita firma od Skalskrony, czyli tutaj mamy tą znaczek od Skandynawii. Widać cudo, świetnie. Bardzo, bardzo się cieszę. Dobrze, ja, niech ona się nam pali. Ja myślę, że tutaj będzie wam przynajmniej milej troszeczkę. Teściowo prośba moja, gdybym zapomniała, ponieważ to jest licytacja z gwiazdką, gdybym zapomniała, to proszę przypomnij mi, że nam ta licytacja została. Gdyby zapomniała moja teściowa, to ktoś, ktokolwiek z was. Bardzo proszę o przypomnienie, że mamy jeszcze licytację z gwiazdką, bo to czasami aż do końca czekamy, żebyśmy po prostu nie zapomnieli z wrażenia o niej. Najpiękniejsze z dotychczasowych, które pani miała. Też tak sądzę, pani Mariolu. Dziękuję za ten komentarz. Pan Andrzej pisze, czy pod nickiem pana Andrzeja jest nasza pani Krysia, Krystyna Kaśka. Przepiękna. Przypomnimy. Dziękuję. Racja, panią Mariolu. Tak, też mi się wydaje, że jest najbardziej okazała ze wszystkich. Chyba też jest największa przede wszystkim, to jest też ważne, bo niestety te wysokie lampy właśnie mają te największe ceny, no i ten klosz, który się zachował, tu no bez wątpienia wydaje mi się, że jest to strzał w dziesiątkę, jeśli ktoś by chciał mieć lampę naftową, to
ja sama bym właśnie taką chciała, z tą licytacją z gwiazdką, jeśli nie pójdzie po cenie, którą będzie, którą bym chciała za nią, to po prostu zostanie sobie u nas, aż osiągnie cenę gdzieś tam na jakiejś innej aukcji. Tak, obraz dotarł, ale ja późno dotarłam do domu, więc jeszcze się nie przywitaliśmy, rozumiem, dobra, okej, pani Reniu. Witam panią Olę, wszystkich kupujących, jest z nami pani Wiesia, witamy serdecznie pani Wiesiu. Sekundę, ja łyknę tylko. O. Kochani, mogę wam jeszcze powiedzieć, bo mam jeszcze na jedną licytację, tylko nie wiem, jak nam czas pozwoli. Chyba, że nie chcecie, to przełożymy. Mam jeszcze takie kaganki świetne, metalowe, one też od 50 zł bez... To nie jest licytacja z gwiazdką, bez tej ceny tej granicznej tak zwanej, tak? Więc tutaj byśmy mieli ewentualnie, jak chcecie, do 20:30. Jak ktoś będzie chętny, to piszcie kaganki, jak nie, no to po prostu nie. Tak wyglądają, świetne, bardzo ciężkie, klimatyczne, niesamowicie, ale nie wiem, czy nie za dużo tych licytacji na dzisiaj. Więc jak coś, no to ktoś napisze kaganki, to będą szły na licytację. Jak nie, to następnym razem albo coś wymyślimy. Lampa wspaniała. Dzięki pani Reniu. Też tak uważamy. Myślę, że to jest strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o lampy. Dobra, to by było z licytacjami. Tak to by wyglądało, kochani. Na resztę produktów mamy już kody. Kochani moi, już wam pokazuję, co my tutaj mamy za przedmioty. Trafiła się amfora w kolorze bieli, w fajnym stanie zachowania, sygnaturka od Alka Kaiser, jeszcze jest dopisek Dorina, prawdopodobnie jest to fason i projektant designka Nosek. Tak mamy tutaj dopisane, świetny stan zachowania, tutaj mamy w tym na białym tle dodatkowo przepiękne białe kwiaty z brązowymi listeczkami na brzuścu, tutaj taki duży i z tyłu troszeczkę mniejszy. Na czapie również jest taki maluszek, ładna złota sterczynka, pękata amforka w stanie bardzo dobrym. No i co, 20 cm wysoka, kodzik na tą amforkę, R jak Robert 65 zł, ale naprawdę jest urocza od Alki. Już ją sobie tutaj odstawimy. R65, pani Wanda Konik. Zapisujemy, pani Wandziu. Pani Wandziu, zapisana amfora. Czy zapisałaś sobie 100 zł licytacja pani... Tak, mamo, tak. Zapisywałam panią Tamarę na paterkę, stówkę. Dziękuję, zapisałam. Dobrze, tu była amforka. Słuchajcie, co my tu mamy dalej? Okej, okay, mamy słuchajcie, podwójnego łabędzia, mamy z dzieciątkiem, jest to oczywiście osłonka, wycisk numeryczny pod spodem, stan jest bardzo dobry, tutaj jedynie te oczka są takie domalowywane i one delikatnie są takie przetarte, ale poza tym jest okej, okay. Tutaj z tyłu coś doszło, to... ale to jest po cenówce, dobrze, da radę to zejść. Ja to myłam, ale widzicie, gdzieś nie zauważyłam, także tamtego jakby nie ma. Dość duża taka, zobaczcie, fikuśna osłona w postaci łabędzi podwójnych, B jak Barbara 85, to jest kod. Już wam mogę podać wysokościowo, jak to wygląda. 26 cm do łepetynki, natomiast sama osłonka 9 na 12, szerokość całości 25, czyli dość dużo. Pani Jola, moja teściowa w imieniu pani Joli, pani Jola pierwsza, bardzo proszę. Dobra, co my tam mamy dalej? Dużo dzisiaj wszystkiego, słuchajcie, dużo mamy, naprawdę. Każdy powinien coś sobie upolować, tak myślę. Patrzcie, jaka rzadka sprawa. Mamy baranka. Baranek jest od Łomonosow, sygnaturka jest tu na łapce. Proszę być ostrożnym, bo sygnatury Łomonosow nie były podszkliwne, więc one bardzo szybko pod wpływem mycia wody po prostu i jakiegoś płynu do mycia naczyń potrafią szybko zejść, więc nie myjemy. Figurka jest czyściutka, nie wymaga nawet mycia, stan jest idealny. Kto by chciał, pisze i jak Irena 70, dość rzadka jest, i jak Irena 70, świetną cenę macie za to. 11 cm wysoka. Pani
Ilonka. Bardzo proszę, pani Ilonko. O, mają opóźnienie moje. Oho, ho, ho, ho. Opóźnione są moje kochane skarby, klienci. Pani Ilonka zdążyła. Brawo, pani Ilonko. Owieczka, baranek, nie wiem. Leci do pani Ilonki, tam do kolekcji, bo wiem, że pani Ilonka troszkę takich zwierzątek ma. Bardzo proszę, kochana. Co mamy dalej? Jest, słuchajcie, pierwszy produkt z jajeczkiem. Pierwszy produkt z jajeczkiem dzisiaj. Jest to patera od Rosenthala. Molière, prześliczna. Patrzcie na te kwiaty. No to jest po prostu majstersztyk. Jak ja uwielbiam te kwiaty Rosenthala, to jest niepojęte. Piękny kolor ekry. Oczywiście, że łezki ażurowe, jak to w Rosenthalu bywa. Piękna sygnaturka, Kronach Germany z dopiskiem Molière. Stan jest igła, idealny, nawet ryski żadnej nie ma. Naprawdę świetna jakość i świetny stan zachowania. 20 cm średnica i kodzik wujak Wanda 180. Wujak Wanda 180 zł i jest przy tym do wyboru jajeczko. Jakby kto chciał. Chce pani Renia, bardzo się cieszę pani Reniu. Bardzo się cieszę pani Reniu, bo pani Renia coś tam już z Molière ma. Coś tam z Molière ma, to będzie druga do kolekcji. Dobra, pani Reniu, w takim razie poobawimy się. Od 1 do 11 wybrać sobie numerek, pani Reniu. Od 1 do 11 wybrać sobie numerek jajeczka, pani Reniu. A, mami się cieszy. A 11 wzięła. Dobra, już szukam pani Reniu. Szukam, które to jest 11. Które to jest 11, słuchajcie. A, takie kurcze zdobione, numer 11, nie kłamie. Pani Reniu, trafił się taki kogut z warkoczem. Z tyłu jeszcze jest dopisek Happy Easter, czyli tej wesołej Wielkanocy na ciemnej nóżce. Jajeczko takie antyczne do postawienia między nawet mosiąc czy coś, to ono będzie fajnie tak wyglądało. Złotawe, takie pozłacane, przecierane, nie wiem na ile to tam widać w kamerce, ale takie jajo właśnie dla pani Reni poleciało, słuchajcie. Dobra, ja sobie tutaj oznaczę i odłożymy jajeczko. Serduszka lecą, podoba się? Podoba się jajeczko. Dobra, 11 odłożone dla pani Reni. Taką dzisiaj zabawę mamy. Śliczne, pisze moja teściowa, dziękujemy. Dobra, co tu mamy, co tu mamy? Idziemy dalej. Kolejny produkt jest również z jajeczkiem, słuchajcie. Kolejny produkt jest również z jajeczkiem. Jest to chłopczyk, też dość rzadki, od Bittengrandal. Świetne, będzie pasowało, no to się cieszę, to się cieszę. Chłopczyk, słuchajcie, zobaczcie co on robi. Prawdopodobnie chodził po plaży, podwinięte ma ogrodniczki i zobaczcie co mu tutaj podchodzi do tej gołej stópki. Krab, to jest dość rzadka, słuchajcie, figura. Chłopiec z krabem, tak nazwana, od Bittengrandal, przepięknie, mocno szkliwiona, duża, duża figura, bo chłopiec jest dość wysoki jak na Bittengrandal, zazwyczaj te figury od nich są troszeczkę niższe, 19 cm jest wysoki, wszystkie niezbędne sygnaturki, kochani, ma na spodzie, zarówno wycisk, oznaczenie BNG, Denmark, Kopenhagen i trzy wieże, które są herbem Kopenhagi, tak? Stan idealny, piękny stan figurki Bittengrandal, tak samo jak Royal Copenhagen, bo Grandal w ogóle, który projektował figurki od nazwiska, jest sygnatura, pracował wcześniej w Royal Copenhagen. Stąd jest tak idealna jakość, jak w Royal Copenhagen, to są dwie bardzo mocno konkurujące ze sobą firmy pod kątem projektów, wyrobów w ogóle figur. Więc tutaj mamy, słuchajcie, świetnego chłopca pasującego do faunów, do syren, do wszystkich tych klimatów. Kochani, mamy tutaj Z jak Zenon 220 za chłopczyka i do niego jest jajo. Dzisiaj. Jajo jest tylko dzisiaj podczas trwania transmisji. Później jaj nie będzie, bo ja je dzisiaj wszystkie rozdam. Bo mi zależy, żeby dojechały do świąt. Więc jak ktoś nie weźmie którejś rzeczy,
przy której jest jajo, to ja na koniec te jajo dołożę komuś innemu, tak, żeby one pojechały, żeby one mi nie zostały, bo to będzie szkoda po prostu. No, także mamy Zetiak Zenon 220, przepiękny chłopczyk z krabem od Big & Grandal. Co my tu mamy dalej? Ale mamy coś pięknego. Słuchajcie, tytuł jest niezaprzeczalnie, dajcie łyczka. Tytuł nie wziął się znikąd, że kocham stuletnią porcelanę. Mamy dzisiaj do zaoferowania taką staruszkę, która ma co najmniej 106 lat, a może mieć nawet 124 lata, bo patrząc na przedział daty sygnatury, może mieć właśnie albo 124 lata, albo 106, no po prostu, albo w tym przedziale, tak? Po prostu szok, że mamy tutaj taką starowinkę. Jest to prześliczna filiżanka z niezapominajkami, słuchajcie, przepiękna. Oczywiście, jak no, na ponad stuletni przedmiot, to nie może być tak, że ona będzie w świetnej kondycji, i tak jest w świetnej kondycji, ale co się stało? Na łóżku przetarte jest złoto, niestety nie wytrzymało tutaj tylu lat i jest minimalny ząbek, ale słuchajcie, tak minimalny, że ja go ledwo zobaczyłam, wy go chyba nawet w ogóle nie zobaczycie. Tu, kochani, w tym miejscu, no nie wiem, kto widzi, ten widzi, kto nie, to po prostu mi zaufajcie, że jest minimalny. Sygnaturka jest, kochani, tylko na filiżance, ale bez wątpienia jest to parka, jest to komplecik. Czekajcie, ja tutaj troszeczkę naostrzę, co by wam tutaj troszeczkę móc pokazać tą sygnaturkę tej staruszki. Jest to Steinmann Porcelain Fabriken 1900 rok do 1938, takie jest datowanie z naszej kochanej książeczki. Co by nie było, słuchajcie, to jest literka S, w której się mieści napis Germany, zielona, podszkliwna, już wam Ola pokazuje, to jest tutaj, kochani, dokładnie ta, pokazuje paluszkiem, ta sygnaturka 1900 do 1938, tak? Od Steinmanna. No i co? I cena was zwali z nóg, po prostu, kto by chciał, staruszkę pisze, Hajak Halina, 45 zł. Hajak Halina, 45 zł. No i co? Kto tam chce starowinkę? Pani Bożenka zdążyła. Brawo, kochana. Brawo, pani Bożenko, brawo. Brawo, pani Bożenko. Ja wiem, że wam się staruszka podobała. Prześliczne, nie zapominaj, niestety jest tylko jedna. Jak to przeważnie u nas bywa, produkty są pojedyncze, więc, ale wy wiecie, że Ola wam zawsze szuka. Brawo, Bożenko, tak jest. Ola wam zawsze szuka takich cudów, więc pewnie już wiele z was ode mnie różne takie piękne rzeczy ma. Dobra, już patrzę, co jest dalej, kochani. Mamy taką gąseczkę z zadartą mordką. Jest to też osłonka, ale malutka, na jakiś hiacynt. Tak, bez żadnej sygnatury, bardzo dobry stan zachowania, D jak Damian 45 zł, wysokość 23 cm do dzióbka, no i co, dziurka 10 cm na 7, głębokość w najwyższym punkcie 8, D jak Damian 45, pani HZ, prawidłowy kod, bo pani Hania Żmijewska zrobiła D jak Damian, ale napisała 55 niechcąco. Pani Halinko, zawsze się pytamy w takiej sytuacji, czy mogę oddać produkt osobie, która była pierwsza, ale pomyliła kod. Tylko tak, mogę, nie mogę. Pani HZ, pani Halinka, proszę o wypowiedź. Tak mogę oddać, nie mogę oddać. No tak to jest właśnie, że jak czasami komuś paluszek osmyknie się, to się kod pomyli, ale osoba była pierwsza. Więc zawsze pytamy tą drugą osobę z prawidłowym kodem, czy mogę oddać. Jak nie mogę, no to zostawiam oczywiście i też jakby jest taka możliwość. Nie? Okej, okay. Pani Halinka w takim razie miała poprawny kod. Zostawiamy pani HZ gąseczkę, bo ją chce. Już pani HZ. Dobrze. Pani Halinko, pani Hania pisze, że trudno. Tak jest. Jest, słuchajcie, tego dużo, naprawdę myślę, że słuchajcie, upolujecie sobie niejedno jeszcze. Niejedno, koteczki moje, niejedno. Dobrze, następna filiżanusia pisała teściowa, że tutaj do licytacji chwila jeszcze, okej.
Następna filiżanusia się poleca, bardzo cienka porcelana, słuchajcie, na spodeczku Wam pokazuję, bo chyba tu najlepiej będzie widać, tu jest złota scenka rodzajowa, kobieta z mężczyzną, ładny jeszcze jest, ładna złota girlanda od przodu, bez żadnej sygnaturki, zarówno spodeczek, ani filiżanka nie mają sygnatur. Filiżanusia wygląda w ten sposób, ja Wam troszeczkę to przykryję. No jest ta sama scenka, ona jest w złocie i bardzo odbija światło, więc możecie tego nie widzieć. Są tutaj paseczki z kwiatuszkami, to wszystko jest w złocie, stan jest bardzo dobry, uszko też nie ma przetarć, więc uszko całe złote jest, kochani, ok. Niesygnowana, ale za to prześliczna filiżanusia, C jak Cecylia 30, C jak Cecylia 30 to jest kod. 7 cm średnica filiżanki, 12 cm średnica spodeczka i 5 cm wysokość filiżanki. C30 Pani Krysia, bardzo proszę. Pani Krystyna Mułek. Pani Krysiu, filiżanka dla Pani. Dobrze. O, pani Stasia tam kod wpisuje, ale chyba ma opóźnienie. No, chyba opóźnienie tam weszło. Słuchajcie, kolejna figurka od Łomonosow. Tym razem jest już sygnatura zmyta. Całkowicie jej nie ma. Ja jestem pewna, że to jest Łomonosow, dlatego że ta sarna leżąca występowała właśnie w tej manufakturze. Niestety jest bardzo rzadka, bardzo, ta jest w stanie idealnym, no ale mówię, ze względu na to, że ta sygnatura już się starła, Łomonosow nie szkliwił, więc tutaj naprawdę o to jest nietrudno, ze względu na to, że to się starło, to macie cenę jeszcze niższą niż powinna być za tak rzadką figurę. R jak Robert 85, to jest kod, R jak Robert 85 zł, leżąca sarna, bardzo rzadka, długość 19 cm, I zdążyła Pani Ilonka do kompletu, będzie do baranka czy tam owieczki, brawo. O, brawo kochana, super, pięknie. Chciał, widzę, że też Pani Krysia, Pani Mariola, Pan Krzysztof, Pani Wandzia. Ja wiem, że Łomonosow jest lubiany, sama Was do niego bardzo przekonywałam. Niestety produktów jak na zbawienie, coraz mniej dostępnych jeszcze w takich cenach, no bo wiadomo, kupić sobie tam za 200 parę złotych nie ma problemu, u mnie 200 parę złotych Big & Grandal nikt nie chce, słuchajcie, na internecie ponad 400 zł, tu macie połowę i nie ma chętnego. No tak to wygląda, ale może akurat, proszę Pani Lonko, może akurat Wam chłopczyk z krabem nie przypadł do gustu, trudno, pójdzie sobie na aukcję. Dobrze, mamy ładny zestaw, słuchajcie, angielski również, Johnson Bro. Piękny zestawik, słuchajcie, już Wam spieszę go pokazać. Śliczny półmisek, ale zobaczcie, jaki śliczny. Róże, w środku girlanda ze złota, obrączka i jeszcze takie piękne pierożkowe zamknięcie całości. Sygnatura Johnson Bro, przykryta Windsor Ware, również od Johnson Bro, tylko po prostu z inną pewnie już datą, nie wiem dlaczego tak to zostało zrobione, ale zarówno na sosierce, jak i na tym półmisku. Sosierka, słuchajcie, oczywiście również jest w tym pierożkowym zamknięciu, też obrączki, tutaj ma tą złotą girlandę, ale zobaczcie, co jest najlepsze, po prostu tu, nie wiem, czy może któreś z Waszego sprytnego oka to dostrzegło, między tymi pięknymi kwiatami, patrzcie, co się kryje. Gdzie on tu, ja mam lustrzane odbicie, słuchajcie, jest mi ciężko, patrzcie, co się tu kryje. To już są takie polne osty, widzicie, one tutaj mają nawet takie kolce. To jest bardzo poszukiwany motyw. Każdy oset, każdy polny taki chwast, za przeproszeniem, jest bardzo na porcelanie poszukiwany, bo świadczy o tym, że ona po prostu była dość dawno temu wyrabiana. I te osty, patrzcie, są tu od wewnątrz, na tej sosierce z dwóch stron. No bajka po prostu. Pisze Pani Magdalena, że piękne, dziękuję. W takim ciepłym odcieniu beżu jest całość i to jest zestawik, stan idealny, słuchajcie, półmisek z tą sosierką, na jakieś mięsko i sosik, świetna sprawa, a jak Ania 140, to macie za całość, a jak Ania 140, już macie za te dwie części, ja uważam, że warte grzechu, razem prezentuje się to. Tak może ładnie stać, nawet na stole,
jako nakrycie, czy tam gdzieś w miejscu, w którym macie otwarte przestrzenie na zestawy, a później można nałożyć właśnie mięsko, sosik i tak dalej i sobie to serwować na stół. Dobra, to było angielskie od Johnson Bro. Mamy kolejny produkt z jajeczkiem. Kochani, tym razem jest to świecznik od Murano i to jest Murano Vintage, jeszcze ten wyrób dużo, dużo starszy. Przepiękny łabądek, on ma w środku takie złote drobinki wtopione. Świecznik jest na pięknej rubinowej podstawie z rubinowym okapnikiem i z rubinowym świecznikiem. Przepiękne takie jeszcze wzory w środku. No, ja myślę, że Murano przedstawiać za bardzo nie trzeba tutaj. Raczej każdy zna, 22 cm świecznik jest wysoki, do niego jest jajeczko, o jak Ola 200 to jest za niego cena, pamiętajcie, że to jest wyrób vintage, to jest jeszcze ten stary Murano. Pan Radosław Sobczak, ale się chyba wycofał. Pani Renia, bardzo proszę. Cacuszko. O tak, to prawda. Dobrze, podobał Wam się. No, vintage Murano coraz ciężej dostać. Pani Reniu, gratuluję, kochana. Proszę wybrać jajeczko od 1 do 10 w takim razie, bo 11 już Pani ma. Od 1 do 10, kochana, proszę o wybór. Pani Reniu, ja poświęcę chwilę na łyczka. 10, idziemy od końca, dobra. Idziemy od końca, już szukam dziesiątki. No Pani Reniu, będzie komplet. Dycha, żeby nie było. Będzie komplet. Kolejny kurak z warkoczem, tym razem inny kolor. Kochana, będzie komplet. Ja myślę, że świetne. No fajnie, że tak. Właściwie dobrze, bo to będzie razem pasowało. Dobrze, Pani Renia, 11 i 10. Już sprawdzę. Nie, kochana, Pan Radosław Sobczak jest pierwszy z literką M, ale się wycofał. Później Pani Renia, Pani Wiesia, moja teściowa, moja mama, Pani Magda, która buziaczki i ten. I dopiero to, co piszemy. Niestety rybeczko nie. Ja wiem, że Wy możecie siebie tam widzieć jako pierwsze. Ja to wszystko wiem. To jest niestety kwestia internetu. Kwestia internetu, ale inne te warkoczyki są, Pani Reniu. Dobry wybór. Też tak myślę. Jak z licytacją, 6 minutek do patery, słuchajcie, 6 minutek do patery, mamy stówkę w tej chwili od Pani Tamary, ale to jeszcze chwilkę, jeszcze Wam tu coś pokażę. Chłopca mamy czytającego książeczkę, słuchajcie, to jest hiszpańska manufaktura, to może być nawet Ladro, bo nie zawsze, nie wszystkie produkty były sygnowane. Chłopiec, który czyta książkę, przemiły, przeuroczy, jakość spokojnie, tak jak Ladro, jest przepięknie, mocno szkliwiona i tylko wycisk Made in Spain tutaj pod spodem, żadnego innego nie ma. Stan jest idealny, D jak Damian 80 to jest kod, D jak Damian 80, 16 cm chłopak jest wysoki. D jak Damian 80, patrzcie na buźkę, naprawdę wysoka jakość produktu, cena świetna. Gdyby, ja nie sprawdzałam, czy nawet w Ladro ten model był, być może był, nawet nie patrzałam, słuchajcie. D 80, Pani Hania, o, pisze Pani Mariolka właśnie, że ma tego chłopca z sygnaturą Ladro, czyli się potwierdza. To świetna wiadomość, dziękuję za tą wiadomość Pani Mariolu. Pani Haniu, dla Pani taka informacja, że na 100% w takim razie wyrób Ladro po prostu nie jest dosygnowany. Tak się działo. Tak się działo w prawie każdej manufakturze, jak pracownicy przede wszystkim dla siebie te produkty wynosili. No, ja to mówię wynosili, ja nie wiem, czy oni mogli to sobie brać, czy nie mogli, czy nie wiem, nie żyłam tak w tych momentach z nimi. No natomiast wiem, że od osób, które pracowały w ogóle w jakichkolwiek wytwórniach porcelany, rozmawiam często z takimi osobami, no to one mówią wprost, że po prostu często sobie same nawet malowały, no i nie sygnowano, po prostu wynosili je i są pełne piwnice często u tych ludzi, słuchajcie, produktów wyniesionych, nawet z naszych polskich też fabryk. Nawet u mnie kupiona, świetnie, tego już nie trzeba było pisać, Pani Mariol, to wyszła moja słaba pamięć po prostu, ale okej, okay, fajnie. Będzie kompletem dla dziewczynki zdejmującej buciki, rewelacja, świetnie Pani Haniu,
Ma Pani rację, piękny komplet będzie. Już sobie wpisujemy Panią Hanię. Dobra, mamy chłopca dla Pani Hani odłożonego. Pani Marion, tu mnie Pani teraz zagięła normalnie, że kupiła u mnie kobieta, ja widzicie, ale ja mam tego naprawdę dużo, musicie mi wybaczyć. My około 60-70 produktów co tydzień sprzedajemy, więc ja chyba, słuchajcie, mi po prostu to się by nie zmieściło w głowie i to samo wylatuje, musicie mnie zrozumieć. A do tego ja mam słabą pamięć, zawsze miałam. Dobra, co my tu mamy? No słuchajcie, 3 minuty do końca licytacji, ja pokażę jeszcze raz tą paterę. Zastanówcie się bardzo proszę, czy już nikt nie chce dać oferty, bo jest naprawdę to unikatowa. Ja nie widziałam jeszcze w tak pięknej odsłonie, w takim rodzaju ażurków dookoła, naprawdę nie widziałam. Tu jest stan igła, tutaj zobaczcie, ja nią specjalnie ruszam pod światło, żebyście zobaczyli, że nawet rysy nie ma. Żadnej rysy, nic, to jest przepiękny olbrzym na ekspozytorek. Przypomnę, sygnaturka Schwarzenhammer, zielona od tyłu. Piękny stan zachowania, 30 cm średnica. Mamy stówkę za nią od Pani Tamary. Bardzo proszę, jeśli ktoś chce dać ofertę, to proszę teraz, żebyśmy już później nie musieli się przed końcem stresować. Pani Renia 150. Warto, kochani, naprawdę warto. Niesamowita jest. Patrzcie na te zdobienia złote jeszcze dookoła. Tu wszystko jest w złocie, między tymi scenkami. Każda z tych scenek, zobaczcie, każda z tych scenek praktycznie jest inna. Jeszcze patrzę mniej więcej, jak one sekwencje tutaj wyglądają. Czekajcie, to troszeczkę Wam odsłonię. Już Wam jeszcze je po kolei tu przejadę. Zobaczcie, chodzi o te mniejsze mi oczywiście w tym momencie. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Naprawdę, to jest bajka. To jest bajka, słuchajcie. Także mamy tutaj 160 Pani Tamara. 170 Pani Renia. Pani Oleńko, sprzedaje Pani tyle porcelany, że nie ma co się dziwić, że Pani nie pamięta. Właśnie tak to jest. Właśnie tak to jest. Jeszcze jak są takie naprawdę unikaty, no to mi to zostaje gdzieś w głowie. Albo jak się coś często powtarza, no to siłą rzeczy, wiadomo. Ale jak mamy tak właśnie, że wiecie, te figurki, zwłaszcza Ladro, tam jest strasznie dużo tych sekwencji różnych i kobiety, i z roślinami, w sensie takie, wiecie, bardziej przy pracy, przy działce, i ze zwierzętami, i dzieci, więc to naprawdę jest dość tego dużo. Witam, ja zapomniałam, że dziś jest środa. Pani Aldo! Kochana, witamy, witamy serduszko nasze, dobrze, że się przypomniało w porę, dopiero minęła godzinka, jest okej Pani Aldonko, zapraszamy. Minuta, kochani, została minuta i będę zamykała tą licytację, mamy 170 zł od Pani Reni, zakochana, pisze teściowa, Pani Aldonko, czyż by Pani zakochana? Igła stan, przepiękna, do wszystkich amfor właśnie, wszystkich pater w takim typie rozentala również, naprawdę ze świecą szukać tak pięknych, dużych, ślicznych, jeszcze te ażury, no to nie, to słuchajcie, moje serce skradło totalnie. Okej, okay. 20, kochani, 20 równo, ja nie widzę więcej oferty, więc przybijamy po raz pierwszy 170 dla Pani Reni, po raz drugi 170 dla Pani Reni. I co? Po raz trzeci 170 dla Pani Reni sprzedany. Gratuluję Pani Renatko. Gratuluję serdecznie przepięknej, dużej, ładnej patery, kochana moja. Do niej też jest jajeczko, bo do każdej z licytacji jest. Pani Renia już trzecie jajo zaraz zgarnie. Ja tylko sobie wpiszę. Czekajcie, ja sobie tylko wpiszę tutaj Panią Renię. Z paterą. Sprzedane, brawo. Czekajcie, stawię, żeby mi nie spadła. Dziękuję pięknie, patera. Jaju numer 9, dobra. Już sobie idziemy od końca z Panią Renatką. Jaju numer 9. A, to już tym razem inne. Pani Renatko, numerek 9. Tym razem takie bardzo wiosenne, wielkanocne. Jajeczka z motylkami, z jakimiś takimi klematisami. Nie wiem, co to za kwiatuszki. Tutaj nawet są te szafirki chyba. Nie wiem, ale coś takiego tutaj wiosennego tym razem się trafiło. Także Pani Reniu, mamy trzecie jajo. Ale zgarnie dziewczyna, no.
Dobra. Jajo numer 3 dla pani Reni zostało. Talerz petarda, pisze pani Aldonka. Dziękujemy bardzo. Kalendarz od pani Oli. Na nim zaznaczone są środy. O, pisze pani Danusia. Właśnie pani Aldonko, pani kalendarz ma. Piękny, pisze pani Alunia. Brawo, gratuluję, piękne. Dziękujemy serdecznie i pani Danuta, oczywiście dynamity i petardy. Dobra, idziemy. No i co? Na drugą. Ładne wiosenne kolory, optymistyczne, zgadzam się. Pozytywne bardzo. Kochani, druga licytacja do 20.10. To jest zestaw, przypomnę, karafka kryształowa plus 6 lampek. Idą święta, czy będzie dziś jakość drób? Wyczochrani, w tamtym tygodniu miałam dużo drobiu i sprzedałam wszystko. Trochę drobiu będzie, ale nie tego, co poszukujesz, to ci od razu mówię, bo ja wiem, że ty tam masz te koguty, a ja mam, wiesz, dla mnie drób to indyk, w ogóle kura, kurczak, pisklak, kogut, to jest dla mnie drób, nie? Więc gęś będzie, jeśli cię to, nie wiem, jeśli to pod drób, nie, to nie podejdzie pod drób. Byliście w Polsce, o kurczę. No właśnie, tydzień temu miałam więcej drobiu, wiecie, bo no bo tak jakoś się złożyło, tak patrzę, wiesz, bo wiem, że ty tam lubisz te koguty, ale nie mam dzisiaj, słuchaj. Nie mam, wiesz? Nie mam, sprzedałam w tamtym tygodniu, miałam parki nawet. Gęś to też drób, no z gęsi to dobry jest smalec, a ta ma nawet, słuchajcie, wejście na łyżki, także tu no i do kuchni będzie i w ogóle, ale smalec mówisz. Dobra. Kto mi ostatnio, pani Hania mi chyba proponowała, żeby właśnie ten smalec na chorobę też się dodawało do mleka, chyba ten z gęsi właśnie, jak dobrze pamiętam. Smalczyk pyszny, pisze teściowa, no ja nie próbowałam, to się nie wypowiem, ale co. Idziemy dalej, żebyście się nie nudzili, nie? Ja wam coś tu zaczęłam mówić w ogóle i słuchajcie, aha, że na licytacja 20.10 mamy karafkę kryształową, 6 lampek, nie widzę chętnych. Nie mam oferty, słuchajcie. Ja jeszcze raz pokażę. Przepiękna kryształowa karafka łącznie z pięknym szklanym koreczkiem, jak ja to mówię. I do niej jest 6 ślicznych lampek. Bardzo stary, stary, ładny kryształ. Piękny taki z taką nóżką jeszcze zdobną. Jeden jedyny ma tylko minimalny taki wrąbek tutaj, ale bardzo minimalny. Ogólnie jest to bardzo gruby, ładny kryształ. Słyszymy, że piękny dźwięk również oddaje. Od 50 zł nie mam oferty, kochani. Nie mam oferty. Do 20.10 zapraszam. Piszecie kryształ albo zestaw. Albo nie wiem, karafka, albo cokolwiek, tak żebyśmy wiedzieli. O jest, pani Wanda Sipel, karafka 50. Potem Tamara, ale to trzeba by przebić, kochana. Trzeba by przebić. Pani Wanda. 50. Karafka stuwa pani Stasia. Od pani Stasi mamy stówkę. Gęsi smalec jest dobry na przeziębienie, pisze moja mama. No właśnie ostatnio mi jedna z naszych klientek to powiedziała. Ja nawet nie wiedziałam, słuchajcie. Nawet nie wiedziałam. Okej. Okay. Mam jeszcze ostatni wazon od firmy Zephyr. To jest ta Zephyr by Ladro. Tylko ten będzie tańszy, bo ma malutki uszczerbek, słuchajcie, malutki, naprawdę, że idzie to nawet sobie podpiłować, kochani. Czekajcie, już mam, oparcie, widzicie, jaki ząbeczek tutaj jest? Długopisem pokazuje, bardzo malutki, ale wiecie, no jest, więc ja tam cenę trochę obniżyłam. Sygnaturka pod spodem i to jest ten z tych pięknych, z tą szyjką taką wygiętą, mocno szkliwiony, to jest oczywiście wazon, tak, tutaj mogą być włożone kwiaty, to jest ten z tych większych i tu mamy kodzik, tu mamy kodzik F jak Franciszek 80. F jak Franciszek 80. Karafka widzę pani Wandzia 120. Czekajcie, bo się pogubię. Potem karafka 130 pani Danusia Wysocka. I mamy Ilonka Wala, pani Ilonka Wala, F jak Franciszek 80 na łabądka. Pani Ilonka Wala jest. Okej, okay, bardzo proszę. Ostatni, więcej z tej dostawy, kochani, tych wazonów nie mam, ale jeśli tylko one gdzieś się pojawiają, to ja wam je przywożę. Karafka 150 od pani Stasi.
140 pani Wandzia, ale już 150 mam wyżej. Pani Ilonka pisze, dziękuję, bardzo proszę. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Tutaj mam też przecenione puzderko, bo też jest minimalny ubytek. Słuchajcie, przepiękne w kobalcie z tymi kwiatuszkami. Patrzcie, co jest. Oczywiście, że nasz ulubiony irysek. Dużo kobaltu ze złotem. To jest sygnaturka, w środku jest tak, to jest ta sygnaturka złota PM. Czekajcie. O, tylko jest minimalny ubytek na wieczku. Na wieczku, tu w tym miejscu. Patrzcie, taki maluszek. Tu. Ale jest. I tu mamy w tym momencie już puzdereczko po niższej cenie. Kto by chciał, pisze G jak Gienek 25. G jak Gienek 25 zł. Do wszystkich kobaltowych zbiorów, do wszystkich puzdereczkowych wzorów. Tutaj, o, widzicie ten ubytek pod moim palcem? Naprawdę nie jest dużo, on jest minimalny. Pani Bożenka, bardzo proszę. Pani Bożenka P. Pani Bożenka P. Zapisane, kochana, puzdereczko masz. Puzdereczko zapisane. 27. Jeszcze chwila do tej karawki, kochani. Ja coś tu jeszcze pokażę. Mamy ptaszka szklanego, ale słuchajcie, jaki olbrzym. Zobaczcie, jaki piękny szklany ptak. Nie wiem, co to jest za firma, ale dobra jakość od te bąbelki. Wszystko to jest w środku pięknie wtopione. Tak wygląda od spodu. Jest oczywiście no, przystosowany do tego, żeby stać. Patrzcie na ogon. Piękny, taki pawikowaty, no nie wiem, jak to nazwać. Śliczny ogon, ładnie tutaj wymodelowana cała główka, ptak ogólnie jest duży, w bardzo dobrym stanie, przepiękny też kolor. Nie wiem, czy to jest jakaś lepsza firma szkła, nie ma żadnej naklejki, więc niestety po prostu nie wiem, cenę Wam daję świetną, bo też ładnie go kupiłam, więc kochani, S jak Sandra 60, S jak Sandra 60 za takiego wielkiego szklanego ptaka. Kto by chciał, to bardzo Was proszę. Pani Bożenka P. zdążyła pierwsza. Pani Bożenka P. Pani Bożenko, gratuluję. Wiem, że Wam się spodobał. Wiem, wiem, kochani. Piękny jest. Cena dobra. Myślę, że to jakieś markowe szkło, bo naprawdę widać, dobra jakość jest tego. Dziękuję, bardzo proszę. Jest 29. Będziemy kończyć, słuchajcie, ten zestaw. Karaweczka 150 zł od pani Stasi. Ja tylko przypomnę, że jest karawka plus 6 pięknych, starych, kryształowych lampek. Naprawdę, to jest ten stary jeszcze kryształ. Słuchajcie, ja wiem, że teraz wychodzą modele właśnie na ten wzór z jakichś różnych szkiełek, ale to jest właśnie ten stary kryształ. Mam pewność, bo wiem po prostu, odkupowałam go od prywatnej osoby. Tu mamy również prześliczną tą karawkę z niesamowitą kulą na szczycie. Patrzcie, jak to się ładnie błyszczy wszystko. Świetny stan, tutaj też jest ładne wykończenie szyjki na tej karawce, piękne brylantówki. Pooglądajcie sobie, jak to wygląda. 160 pani Alinka i 160 Karma. Nie wiem, co to jest Karma, panie Dysiu. Karawka miała być, ok, już widzę. Dobrze, to robimy tak. Pani Alina S miała 160, tak samo pani Edysia, ale pani Alinka wcześniej, więc trzeba by przebić. Widzę pani Edysiu 170, ale przebija pani Stasia z kwotą 200. Pani Stasia, kwota 200. 210 pani Edysia. 210 mamy pani Edysia. 220 pani Stasia. 6 lampek plus prześliczna karaweczka. 230 pani Edysia. 250 pani Stasia. 260 pani Edysia. 2 pokażę. 265. Zaraz będziemy złotóweczkami szli. 265. Mam identyczne lampki kryształowe z dzbanem, niby na poncz. Kiedyś chyba pół wypłaty za to zapłaciłam. Wiem, pani Aldoncio, wiem. Wiem, ceny były kosmiczne. Ja od prywatnej osoby odkupowałam
Przyznam się, że więcej kupiłam, akurat nie karafka jest jedna, więcej różnych innych tam kryształów od niej. Ona właśnie mówiła, że to w prezencie ślubnym jeszcze wcześniejsza osoba dostawała, potem ktoś kupował pojedynczo jakieś do zestawów też kieliszki, po prostu było tak drogie, że ludzie, nie wszyscy mieli możliwość, żeby kupić tam 12 czy 6 sztuk, a mam jeszcze piękne, różne będą inne też rzeczy. Bardzo dobry kryształ, pisze pani Wiesia. Mówię, wiem skąd kupiłam, słuchajcie, to i to jest kupione od sprawdzonej osoby, więc tutaj też gwarantuję wam, że naprawdę przeleżało to dużo, wcześniej przestało, bo też ta osoba mówiła, aha, nie powiedziałam, osoba mówiła, że nie było z tego nigdy pite w ogóle, także totalnie to stało, po prostu to było na zasadzie tych, wiecie, durnostojek tak zwanych, że to stało po prostu na segmencie, potem było schowane i długo leżało, bardzo długo, więc to nie było użyte ogólnie jako do alkoholu, do napoi, to było nieużywane, bo nie powiedziałam wam tego. Dobra, nadrabiam, 265 stanęłam na pani Stasi, 270 pani Edysia, ja sobie po kolei zapisuję, bo potem jak coś, to jest mi łatwiej do czegoś wrócić. 275 było pani Stasia, 300 pani Edysia. Pani Stasia 320. Karafka 350, a jaka pojemność kieliszków? Nie powiem, nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Nie mam teraz jak zmierzyć tego nawet. Pani Edysiu, mogę szybko pomiarkę polecić, jak zależy. Standardowa taka, standardowa. To nie są te małe kieliszki do wódki, to są lampki, nie? Bo tu może nie być widać, to są lampki. Zobacz, kochana, to są lampki, więc pojemność... Nie wiem, jak bardzo zależy, to polecę po jakąś miarkę i odmierzymy, ale nie mam pewności co do tego. Stasia, 320, 330 było pani Edysia. A ja mam szklanki, stałam 3 godziny w kolejce. 331 od pani Stasi, 331. Tak, to prawda, kryształy były bardzo drogie, jeszcze trzeba było wystać w kolejce. Zgadza się, 340 pani Edysia. Słuchajcie, to fakt, był potem moment, że kryształy siadły i nie sprzedawały się zbyt dobrze. Ja myślę, że ktoś, kto zajmuje się sprzedażą takich rzeczy zawodowo, to wie, o czym mówię. Były kryształy po 5, po 10 zł, nikt tego nie chciał. Były takie czasy, ja sama nie kupowałam, bo po prostu nie było na to zbytu. Ale ponieważ ja jestem zawsze żądna wiedzy i lubię rozmawiać z mądrzejszymi od siebie, jak to się nazywa, zawsze mi takie osoby, które się zajmowały bardzo długo, wiele lat tym, to mi zawsze powtarzały, jeżeli masz okazję kupić tanio kryształ, to go kup, bo pamiętaj, on niedługo wróci i będzie bardzo w cenie. Pół na pół się posłuchałam. Powiem wam, że to, co kupiłam po taniości, to już dawno temu wam posprzedawałam, jak tylko one faktycznie wróciły, bo nie magazynowałam tego, mówmy się, naprawdę kupiłam coś, co mi się wydawało, że jest bardziej nietypowe i tyle. No i żałuję, bo faktycznie miałam kiedyś okazję kupować całe kolekcje w mieszkaniach i nie brałam, bo nie było zbytu, no trzeba było przetrzymać i można by było teraz to po prostu sprzedawać, no ale takie życie. Więc teraz właśnie już od jakiegoś roku, mniej więcej, jak nie dłużej, kryształ pomalutku wracał, w tej chwili osiąga bardzo wysokie ceny, no bo słuchajcie, to jest robota ręczna. Kryształy po prostu wróciły i już się nie wycofają, to już nie odejdzie, to bądźmy pewni. Im bardziej nietypowa forma, im większa praca, ja tutaj rozmawiałam kiedyś, wam zdradziłam, pani Bożenka Wielówka miała okazję kiedyś pracować w wytwórni kryształów i ona mówiła, ile pracy trzeba poświęcić na takie różne krateczki, na te brylantówki drobne. To jest ogrom pracy takiej sumiennej tej osoby, która to wykonuje, więc to trzeba doceniać. No po prostu w tym momencie są ludzie już bardziej świadomi tego, no i te kryształy pięknie nam wracają na nasze półki, na witryny, nie wiem, gdzie tam jeszcze trzymacie, też do użytku, bo ja, słuchajcie, osobiście mam kryształy, w których po prostu my spożywamy alkohol, bo ja nie ustawiam akurat sobie do ozdoby, bo wiecie, że ja, jeśli chodzi o zbieractwo, to u mnie figury Wallendorfa i tym podobne zajmują po prostu cały dom praktycznie, więc nie mam miejsca, ale jeśli chodzi o takie wyroby, to jak najbardziej ja stawiam na stół. Różne, do wody, tak jak tam pani Aldonka mówiła, do ponczu, ja akurat tam różne takie podobne kompoty też serwuję, różnego rodzaju trunki, koniaki, wina, wszystko w kryształach, po prostu to jest przepięknie, to się błyszczy, to robi robotę, słuchajcie, przychodzą znajomi, nie są w szoku, nie? To moja matka takie coś wyrzuciła.
No to wyrzuciła, nie tylko ona. Wiele z ludzi to powywalało, bo po prostu, no, tak jak mówię, nie było zbytu, ktoś jeszcze tam nie wiedział, no i bum. Dobra, nadrabiam, bo ja tutaj gadu do was. Okej, 341 pani Stasia, bo na tym stanęłam. 342 wkręciła się również złotówki pani Edysia. Co my tu mamy? 343 pani Stasia, 350 pani Edysia. 345 dołączyła pani Maria, ale pani Edysia była przebita. Kiedyś całą wypłatę wydałam na karafkę kryształową i 6 kieliszków w srebrze. O, ale to, no, to fajnie. Mężowi powiedziałam, że portfel mi ukradli, ale on wiedział, że znów popłynęłam. Zawsze dostawałam jakieś kryształy od świętej pamięci męża. Piękne wspomnienie, pani Aldonko, w takim razie. No, to jest, widzicie, to jest niesamowite. 360 pani Maria Więcek. Ja sobie nadrobię, ja wiem, że tam jest już pani Maria W, ja po prostu sobie to, kochani, spisuję, dajcie mi chwilkę, 365 pani Edysia, pani Stasia, dziękuję, napisała, 370 pani Maria, 380 pani Edysia, 381 pani Maria, okej. Okay. No mogę wam wszystkie po kolei pokazać, te, jeśli wam zależy, mówię, no jeden ma ubytek. Tak jak mówiłam, pani mówiła, nie było z nich pita, one były tylko ustawione, więc gdzieś tam niektóre mogą mieć drobne ryski pod samym spodem od jakiegoś przesuwania, a tak poza tym jest wszystko ok, wybłyszczyć to, po prostu wymyć, no i macie piękny, nowiutki, tak naprawdę zestaw. Cóż wam mogę więcej tutaj powiedzieć o tym. 385 pani Edysia. Do ostatniej oferty czekamy, więc na spokojnie, kochani, proszę, proszę, tylko pamiętajcie, że z licytacji już się wycofać nie można, tak? O ile tutaj możemy z innych produktów zrezygnować podczas trwania transmisji, tak, z licytacji nie, także proszę o przemyślane oferty, żeby kogoś tam właśnie nie poniosło gdzieś niepotrzebnie, tak? 386 pani Maria. Okej. Okay. No piękne to jest, jest to, robi to robotę, tak jak mówię, tutaj też nawet żadnego osadu nie znajdziecie, nawet nie jest szyjka wytarta, bo często jest od tego wkładania, wyciągania, od środka lekkie przetarcia są, no bo to siłą rzeczy, a tu nawet widzicie, nie było to za bardzo, ja też się staram delikatnie to wkładać, nie było to nawet ruszane, że tam się nic nie powycierało, po prostu to sobie pięknie stało. 386 pani Maria. Dobrze, kochani, będziemy zamykać, bo nie widzę, jakby napisała nam tylko pani Edysia, że dziękuję, czy pas, żebym miała pewność, tak jak pani Stasia napisała, dziękuję, chociaż nigdy nie wiadomo, bo ja wiem, że tam czasami jeszcze coś drgnie, jakieś ostatnie tknienie i ktoś jeszcze, pomimo że się już wcześniej wycofał, to jeszcze jakąś ofertę daje, ja wiem, że wy kobiety, znaczy kobieta jest zmienną w ogóle, ja wiem, że tak też potraficie, więc... Spoko, dopóki nie zamknę licytacji, no to, to wszystko może się zdarzyć. Panie Edysiu, bym prosiła tylko, ok, 387, dobrze, 387 pani Edysia. Zobaczcie, jak ciekawie mamy dzisiaj. Kto się nudzi, idzie po flaszkę, chciałam powiedzieć, bo jak patrzę na tą karafkę, kto się nudzi, idzie po ciastko. Pas, dzięki pani Mariu za napisanie. Panie Edysiu, gratuluję, 387, po raz pierwszy. 387 dla pani Edysi po raz drugi i 387 dla pani Edysi po raz trzeci. Gratuluję, kochana, gratuluję serdecznie wygranej aukcji. To jest chyba pani pierwszy zakup u nas, jeśli nie, to proszę mnie szybciutko naprostować. Już ja sobie wpiszę zestaw karafka 387 pani Edysia. Panie Edysiu, jeśli to pierwszy faktycznie zakup, to po transmisji proszę się odezwać na mój numer telefonu, on jest w opisie pod tą transmisją, dziękuję, pierwszy raz, ok, jeśli nie, to ja mogę go wpisać, jak nie będzie pani mogła znaleźć, 511-656-206 na mój numer, dobrze mamo, na mój numer telefonu proszę się odezwać, o, wpisał mój mąż numer telefonu. Bardzo proszę się odezwać po transmisji, żebyśmy mogły się wymienić wszystkimi niezbędnymi informacjami. Można zadzwonić, można pisać SMS-a. Gdybyśmy dzisiaj bardzo późno skończyli, nie dotrwałaby pani do końca, to jutro rano, pani Edysiu, wtedy, tak? To jutro rano, bo różnie jest, my czasami naprawdę potrafimy późno skończyć, więc też nie o to chodzi, żeby ktoś na siłę siedział. Pani Danuta pisze, że gratulacje. I szybko, pani Edysiu, jajeczko jeszcze wybieramy, bo do tej licytacji jest jajeczko.
Kochana, od 1 do 8 numerek. Od 1 do 8. Od 1 do 8 jakiś numerek i ja wtedy powiem, które to jajo przypisane do licytacji. 7, dobra. 7, pani Edysia. 7, 7, 7 jest. Takie wielkanocne bardzo. Z kurczakiem w skorupce. Tu kurczak i tu nawet ptaszek leci już na tego kurczaka. Tu jest też kurczak, tylko światło prześwietla mocno. Ozdobione guziczkami, złocone, postarzane. Mam nadzieję, że będzie pani pasowało, kochana. Siódemeczka dla pani Edysi. Dobra, zapisane. Zapisane. Jaja numer 7 nie ma. Śliczne, bardzo proszę. No, piszę, dziękuję pani Edysia. Bardzo proszę, kochana. Bardzo proszę. Dobrze, musimy skończyć drugą licytację, bo tak nam czas minął. Mam nadzieję, że wy się nie nudzicie. 146 osób. Mam nadzieję, że się nie nudzicie. No i nie do podrobienia. No jajeczka nie są do podrobienia. Mężu drogi, moja mama siedzi. To jest własnoręczna praca mojej mamy, także tutaj nie da rady, słuchaj. Dobra, mamy co? Trzecia już licytacja, słuchajcie. Obraz Lisy od 50 zł, nie mam oferty, więc jeśli by ktoś chciał, no to zamkniemy od razu to. Już pokazuję ten obraz jeszcze raz, ja sobie tylko zapiszę obraz. Wysyłka obrazu, bo to muszę wam powiedzieć, musi jechać osobno i wysyłka kosztuje 40 zł. Wejście to proszę pod uwagę, dobrze? On jest zbyt duży, żebym ja go wam mogła dołączyć do paczki, poza tym jest to płótno, więc nie może zostać przedziurawione, musi być porządnie zabezpieczone, także weźcie pod uwagę, że wysyłka kosztuje 40 zł, bardzo was proszę, dobrze? No, żebyśmy nie mieli tutaj niedomówień. Już go wam jeszcze raz, kochani, pokazuję, przepiękne lisy w swoim naturalnym środowisku, to chyba mama z małymi, bo jeden chowa się za kamieniem, trzy się bawią, jeden nawet na pleckach, jak pieski, słuchajcie. Ja osobiście lisy strasznie lubię, chociaż mam psy i nie mogę pozwolić, by się kręciły w naszym tutaj obrębie, ale z okna widać takie puste pole u mnie, bardzo blisko pod domem. I tam, słuchajcie, w takich zwojach trawy zawsze śpi jeden lisek. Ja nie wiem, czemu on nie jest w norze, za dnia on tam sobie kima. Ja nie wiem, czemu on nie ma norki, nie ma rodzinki swojej, nie mam pojęcia, ale taki kochany mi, ja zawsze tak jak sobie tu paczki wam foliuję, czy coś szykuję na transmisję i zerkam zawsze, czy on tam sobie śpi, tak mi zawsze fajnie, jak on tam jest, strasznie przyjemne są, chociaż się mówi, że taki sprytny jak lis i cwany, nie? Ale no ja osobiście lubię, piękna rama, słuchajcie, obraz jest niezniszczony, jeszcze raz wam pokażę, jak wygląda z tyłu, jeśli podać jeszcze raz wymiary, to proszę, proszę mówcie. Co to tam? Obraz, dobrze, już zapisuję, bo idą oferty. Dobrze, kochani, już sobie nadrobię oferty. Pamiętajcie, że do obrazu będzie również jajeczko do wyboru, oczywiście. Już spisuję, kochani. Pani Maria zaczęła z kwotą 60. Tereniu, jak długo znosi się takie jajko? Pyta pani Danusia. Mamo, wypowiedz się, jak długo jedno jajko robisz? Pani Aldonka, spiesz, stówkę za obraz, pani Aldonka, pan Radosław, 110, dobrze, 110, pani Maria również, ale pan Radosław był pierwszy, 130, pani Bożenka P, oj Karolku, doceniłeś moją pracę, oczywiście mamo, 140, pani Maria, 200 pani Wandzia, 120 pani Aldonka, ale już mamy przebite, 210 pani Maria. Na tarasie też przesiaduje, no tam, ale on tylko raz był na tarasie, potem już się nie pojawił, nie? Tutaj sobie śpi, to chyba nawet ten sam mógł być. 220 pani Aldonka, 221 pani Maria. Jedno dzień, nie pani Danusia, a jednodziennie miało być, czyli jeden dzień, jedno jajo, pani Danusio, 230 pani Bożenka, pewnie z przerwą na kawkę, mamo, nie, na obiadek, 235
Pani Maria. Pani Aldonka pisze pas. 240, Pani Bożenka. Pani Maria pas, ok. Czyli kto nam został na polu bitwy? Pani Bożenka i Pani Wandzia wcześniej. Pan Radosław już oferty później nie dawał. Pani Wandzia też już nie dawała, więc ja chyba mogę uznać, że 240 Pani Bożenka. No przyjrzyjcie się jeszcze ostatni raz i będziemy zamykać, bo my tu po czasie jesteśmy z tym obrazem. Duży, piękny, piękny, jeszcze ktoś miał talent przy okazji, słuchajcie, do tego, że jeszcze jest to ładnie namalowane wszystko, więc to też jest ważne, że nie tylko fajny klimat, ale też pięknie namalowane. Piękna rama, jeszcze raz ją może tutaj troszeczkę z bliska Wam pokażę, od góry, od boku, od dołu, bo tu różne takie są wzory. Tak wygląda z tej strony. Jeśli nikt, kochani, 240 Pani Bożenka. I co? Zamykamy. Po raz pierwszy. 240 Pani Bożenka P. Po raz drugi. Czy tam są góry? A proszę zerknąć, Pani Wandziu, czy tu są góry? Czekajcie, ja się przyjrzę, czy tu są góry. Czy tu są góry? Albo góry, albo takie niebo, ale raczej jakichś wyraźnych szczytów, Pani Wandziu, to tutaj nie widzę. Już jeszcze raz z bliska pokażę. Raczej, kochana, nie wiem, czy to góry tutaj, w tym miejscu, czy to góry są, czy takie niebo. Mogą być góry. Pani Wandziu, jakby Pani napisała pas albo ofertę, bo nie chcę zrobić tak, żeby zakończyć i ten. Ok, 250 dołączyła Pani Jola, słuchajcie. Dołączyła Pani Jola. No to hop. No to hop, 250 Pani Jola. Czy ktoś? Pani Wandzia pas. Ok, Pani Bożenko, czy w takim razie przebijamy, czy zostawiamy pas? Ok, 250 po raz pierwszy dla Pani Joli. 250 po raz drugi dla Pani Joli. Nie ma chętnych? 250 po raz trzeci dla Pani Joli. Brawo! Sprzedane! Ale zwrot akcji, słuchajcie. Ale zwrot akcji. Brawo Pani Joli. No piękny obraz, kochana. Piękny. Dobra cena, słuchajcie, dobra dla Was. Dobra cena, naprawdę nie wiem, czy jesteście w stanie w tej cenie tak ładny obraz duży kupić. Myślę, że ciężka sprawa. Brawo Joli, dokładnie. Brawo, brawo, kochana, udało się. Dobra, już tutaj piszemy 250 Pani Jola. Pani Jolu, jajeczko sobie wybrać, tylko nie ma numerów, kochana. Trzeba wybrać od 1 do 6 i 8 jest wolne. Od 1 do 6 lub 8. To Pani Jolu, da Pani znać, które jajeczko, kochana? A ja w międzyczasie wpiszę tutaj. Wpiszę tutaj obraz. Numer 8, dobrze. Już, Pani Jola. Numer 8, już szukam. Numer 8, Pani Jolu. Powinna być Pani zadowolona, bo wybrała Pani ptaki. Tutaj jest ósemeczka, że nie kłamie. Postarzane zielenią i złotem jajo z takim ładnym chyba papuszką i z dwóch stron. Pani Jolu, no myślę, że Pani lubi te ptaszki, to powinno się Pani to spodobać. Mam taką nadzieję, że się spodoba. Już ja sobie to zapiszę, że to jest Pani Jola. Pani Jola, jajeczko. Ósemeczki nie ma. Bardzo dziękuję za obraz, jestem szczęśliwa, pisze Pani Jola. Bardzo, bardzo się cieszymy, kochane. No to świetnie. I dziękuję za jajko śliczne, super. Bardzo nam miło. Dobrze, to były trzy licytacje. Czwarta z gwiazdką, lampa naftowa. Jeszcze do niej wrócimy. Nie wiem, czy będzie oferta na kaganki, słuchajcie, jak będzie, to piszcie, jak nie, to idziemy z produktami, one by były od 50 zł, bardzo stary, jakiś metal, oczywiście jak zwykle mi jest ciężko powiedzieć, jaki, na pewno do nabłyszczenia, do wyczyszczenia, to fajne miejsce na paluszek, kaganki są na świece, ciężkie, stare, klimatyczne, jeśli macie ochotę w parze, to piszecie kaganki od 50, jak nie, to... To je zostawimy. O, jest chętna Pani Aldonka. Kaganki 80. Dobrze. To już robię miejsce na kaganki.
80, pani Aldona. To skończmy te kaganki, to już je sprzedajmy i tak, pójdziemy, słuchajcie, bo potem zapomnimy. Czy ktoś jeszcze będzie chętny, czy mam pani Aldonce sprzedać, kochani? Metalowe, ciężkie, pełne są. Tak wyglądają, bardzo takie klimatyczne, na dwie pojedyncze świece. Pani Renia 90. Pani Renia 90, ładne, duże talerze, takie w kształcie liści. No mi się one spodobały, słuchajcie. Pani Aldonka, stówka, macie dwa fajne, ciężkie w komplecie. 110, pani Renia. 110, pani Maria, więc jak tylko 110 skoczyło od pani Reni już, kochana, to trzeba by było troszeczkę podnieść. Tak wygląda. One, mówię, gdyby je dobrze oczyścić, to one będą jeszcze bardziej się pięknie błyszczały. Chyba że nie chcecie, bo one w klimacie loftu mogą pozostać. 120, pani Aldonka, pas. 120, pani Maria. I pani Renia 130. One też dość duże są. Chyba taki standardowy rozmiar kaganka właśnie. 130 pani Renia, pani Maria pas, pani Aldonka była pas, więc tu nikt więcej chyba nie dołączał, zgadza się. No to co, zamykamy od razu. Pani Reniu 130 po raz pierwszy, piękne są. 130 po raz drugi. I 130 dla pani Reni po raz trzeci i sprzedane. I bardzo proszę, i HZ 150 już po czasie. Bardzo mi przykro, już powiedziałam, że sprzedane, niestety to sprzedane. Już niestety takiej oferty cofnąć to nie możemy. 130 pani Renia. No, przykro mi pani Halinko, ale już było, że tak powiem, po... wiedziane i przybite trzy razy. Super, bardzo proszę. Też dobra cena. Ok. Jeszcze pokaż tę lampę. No już. Dobrze. No już. Czekajcie, bo wiecie, ona tutaj. Mogę jej chycić za krąż, bo już jest gorące. O, ona tu sobie płonie. Ja ją troszeczkę ściszę, żebyście te wzory złote mogli obejrzeć. Ładne reliefy wypukłe dookoła. No wiem, serduszka, ja wiem, że ona jest piękna. Jest piękna, jest wielka. Tu pamiętajcie, że jest to licytacja z gwiazdką, czyli ja na cenę końcową mogę się po prostu nie zgodzić, więc możecie w międzyczasie ją licytować od 50 zł, jak zwykle, no bo jak inaczej. No i do końca programu, tak? Jeszcze ją pokazać bliżej, jeszcze trzeba? Jeszcze ktoś chce tutaj pooglądać? Bardzo proszę. Już ją postaram się trochę przesunąć, może się z nią odsunę po prostu. Okej, okay. Cudowne. Cały czas przesuwam pasek. Aha, opóźnienie pani Halinka ma. No, szkoda faktycznie. Szkoda, kurczę, dlatego ja mówię, jak chcecie, żeby wcześniej te oferty dawać, zawsze nie czekać aż tak bardzo, bardzo do samego końca, no po prostu później jest właśnie tak, jak jest. Zwłaszcza, że czekamy do ostatniej oferty, to nie jest licytacja na czas, tak jak kiedyś było, bo się nam to nie sprawdzało. Dobrze, jest oferta 100 od pani Marii, ja sobie wpiszę tą ofertę, aczkolwiek potem będziemy o tej lampie jeszcze, ją możecie do końca... Prawie, że tak, tam do promocji, bo później dojdziemy do strefy promocji, to będziemy troszkę może dłużej siedzieć, to dla chętnych będzie. Jak coś, no to wtedy będziemy tą licytację kończyć. W międzyczasie możecie ją licytować, ja będę wpisywać, tak? Będę pokazywała już inne produkty, a wy możecie się zastanawiać. Pani Maria 100 i pan Radosław 150. Tylko proszę pamiętać, że ja mogę się nie zgodzić na tą cenę. O, pani Aldona też musi co chwilę przesuwać. Musicie mieć słaby internet dzisiaj w takim razie, kochani. Słaby internet musicie mieć. Dobra, 160 mamy. Wybrała sobie jajko, wybrała. Dobra, 160 mamy panią. 200 pan Radosław. Dobra, wylicytujcie, ja pokazuję. Ja się potem cofnę. Pani Edysia pisze, że u niej jest ok. Nic dziś nie mogę upolować, moje kochane, zaraz się tutaj może coś uda.
Trzymam mocno kciuki. Dobra. Tak, pani Reniu. Tak. Na, raczej na standardowe, bo widzę po średnicy, że standardówka. No nie mam akurat przy sobie świecy, żeby przymierzyć, ale wygląda pani Reniu na standardową. Na pewno nie te pomniejszane. Raczej na tą zwykłą. Jeśli by się okazało, że świeca jest delikatnie za gruba, to można ją lekko strugać i wcisnąć i też. A są takie nawet koronki, żeby na ciasno wchodziły, jednorazowe, ale to przeważnie więcej razy można używać. Lecimy, 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 nie stoimy, kochani, bo tyle tego, że my tu do północy będziemy się bawić. Słuchajcie, osłonka to jest taki lekki, pudrowy, różowy kolor, bo możecie tego nie widzieć dobrze w ekranie. Do tego są różowe kwiatuszki. W środku jako takiego osadu nie ma. Tutaj są, kochani, takie małe ubytki w szkliwie, w samym szkliwie, takie trzy, ale są. Osłonka z tych większych, a jak Ania 55. A jak Ania 55, średnica 15, wysokość 13. Jest, pani Ireniu, właśnie mówię, coś mi brakowało z tym jajem. Do, właśnie, pani Ireniu, do kaganków nie dam. Jest jajo, jest, kochana, wybieraj, tylko do, poczekaj, bo nie ma ósemki, czyli od 1 do 6, bo 7 pani Edysia wzięła. Od 1 do 6 jajo. No mówię, coś właśnie mi tak aż się zapytałam, czy to jajo... 5, dobra, pani Renia 5, zaraz już znajdę piątkę, tylko spiszę osłonkę, pani Bartka Kocur A55, faktycznie pani Halinko opóźnienie, a niech pani spróbuje wyjść i wejść, nawet ze 2-3 razy pod rząd, pani Haniu, bo czasami tak jest, że trzeba 2-3 razy wychodzić, wchodzić, wychodzić, żeby to w końcu wskoczyło, proszę popróbować, skarbie, A55, pani Bartka Kocur. Pani Bartko, jest osłonka dla pani. Jajo numer 5. Jajo numer 5. No, to będzie ten. Będzie kurnik cały, bo jest znowu kogutek, ale tym razem nie w warkoczyku, tylko w koraliczkach, pani Reniu. Jajo numer 5 jest kogutek w koraliczkach. Dobra, zapisane. Piątki nie ma. Tak, tak, oczywiście, że jest jajo do każdej licytacji, bo. Jestem. Już sprawdzam, pani Wando, ale ja panią widzę, kochana. Już sprawdzam, już. Gdzie ta moja pani Beatka Kocur? Już sekundę. Pod spodem jest pani. Oczko niżej, zrobię zdjęcia. Oczko niżej, pani Wandziu. Pani Beatka Kocur pierwsza. Czasem dobrze wejść w taką na żywo i dopiero w skarbiec. Coś tutaj teściowa też podpowiada. Pasuje do kompletu, to już mam chyba 5. Raz, 2, 3, 4 masz, kochana. 4 pani Reniu. Bo były 3, wygrała pani licytację z kagankami, wygrała pani do patery Rosenthala. Licytacja chyba była wygrana lisy. I licytacja była do patery. Pani Batka pierwsza, bo tak, moja teściowa potwierdza. Idziemy dalej, kochani. Nie stoimy, idziemy dalej. O, piękne wam sprowadziłam, słuchajcie, wazony kulki od Royal Copenhagen. Zobaczcie, przepiękne, jaka jakość. To jest niesamowite. Wszystkie sygnaturki, łącznie z tą sygnaturą fali cieśnin. To są takie ładne kwiaty i już z tyłu tylko cieniowanie. To jest to samo cieniowanie, co we wszystkich pięknych zestawach z konwaliami, z czym to jeszcze było? Konwalie, róże, jeszcze coś, to wszystko jest w tej samej tonacji. Oni to robią celowo po to, żeby to się pięknie wkomponowywało. To jest jeden z tych mniejszych wazonów kulek. No mogę wam zaoferować kajak Krzysztof 100. Kajak Krzysztof 100, pamiętajcie, że to jest Royal Copenhagen. 8 cm jest to wysokie, średnica 5,5. Prześliczne, słuchajcie, prześliczne. Mam jeszcze jedną kulkę, tylko inną. Ta druga jest z motylkami. Zobaczcie, piękne takie wiosenne kwiatuszki i motylki. Ok, pani Wandziu, zaraz piszę, to jest również Royal Copenhagen. Przepiękna jakość i tutaj macie M jak mama 100. M jak mama 100. Zobaczcie, jak one razem wyglądają. No bajka. Te wazony Royal Copenhagen są dość rzadkie. C
cenowo oczywiście utrzymują się dużo więcej, dużo mocniej niż stówka. Wanda Konik Kasto, czyli to był ten pierwszy, pani Wandzia. I pani Mariola M100, czyli ten z motylkiem. Brawo, nieziemska jakość. No tutaj naprawdę powiem wam, że to jest coś konkretnego. One strasznie szybko na wartości nabierają. To są produkty, które nie muszą czekać. Jeśli by ktoś chciał, potrzebował odsprzedać coś, to właśnie taki produkt bierzecie, odsprzedajecie i macie już na miejscu zarobek z tą sygnaturą. Także, a jeszcze jak to u kogoś przeczeka, no to tym bardziej. Odstawię lampkę, bo jeszcze pani jest dziś strące i będziemy miały kłopot. Dobra, co ja tu mam dalej? Słuchajcie, mamy koszyczek z taką plecioną rączką i to jest wszystko ręcznie wykonane, łącznie z tymi pudrowymi kwiatami. Sylwia Carlson, tutaj mamy naklejeczkę wykonawcy, łącznie z taką sygnaturką, podpisem. Stan jest bardzo dobry, piękny ręczny wyrób, koszyczek jest mniej więcej takiej wielkości, B jak Barbara 45 zł, wysokość 15 cm do ucha, 7 cm w ogóle koszyczka, natomiast długość 17 i szerokość 12,5. B jak Barbara 45, pan Andrzej Śliwiński, czyli tu jest pani Krysia nasza, pani Krysia Kaśka. Bardzo proszę, kochana, koszyczek jest dla pani. Proszę cię serdecznie. Proszę. Następnie mamy talerzyk, poczekajcie. Ładny talerzyk ażurowy z pięknymi kwiatuszkami, jest złota obrączka, ładny taki ażurek, jest to Schwarzenhammer, ale sygnaturka złota, stan jest bardzo dobry, macie 22 cm średnicy, jedyne co złotko, które jest tutaj na samym rancie, jest już delikatnie matowe, tak, delikatnie już wytarte, natomiast tutaj ta obrączka w środku jest ok. U jak Ula 35, to jest kod. U jak Ula 35 zł, ażurki pięknie wyglądają w witrynach. Mam też masę osób, które pięknie serwują różne rzeczy na takie ażurki na stół. Wygląda to nieziemsko. Pani Bożenka P jest u mnie pierwsza. Bożena P, dobrze. Kochane moje. Słuchajcie, do tego produktu jest jajeczko. Mamy prześliczną dziewczynę, ta już jest od Ladro sygnowana, dziewczyna z kotem, ona tutaj sobie zobaczcie zadziera kiecunie, żeby ten kotek się do niej mógł przymilić, piękna kolorystyka, trochę mniej spotykana niż te barwy takie sino niebieskie, tu mamy trochę więcej beżo-brązu, bardzo ciekawa odsłona tej figurki, prześliczna ta kobieta, naprawdę jest świetnie to zrobione, stan idealny, wysokie szkliwienie, D jak Damian 190, taki jest kod, D jak Damian 190, wysokość 21 cm, świetna cena na tą ladrą jest, ona powinna być grubo ponad 200 zł, także tutaj macie spokojnie w tym idealnym stanie 190 zł. Do niej jajeczko, ale tylko teraz, podczas trwania transmisji, potem już na koniec ja te jajka oddam, jeśli nie będzie chętnych do tych produktów. Dobra, mamy następny produkt z jajeczkiem. Ostatnio się sprzedał bardzo duży słoń. Tu jest mniejszy. Jest to postument na kwiata. Słonik w takiej odsłonie indyjskiej. Chyba ten nie miał żadnych sygnatur. Nie. Ten nie ma. Stan jest bardzo dobry, kochani. Oczywiście to jest na kwiata, nie wiem, na co tam sobie jeszcze życzycie. Już wam podam jego wymiary. Ciężkie to jest ustrojstwo, niestety. Wysokość, kochani, 38 cm. Wymiary tej podstawy na kwiata 22,5 na 18. Natomiast całkowita długość słonia około 38 cm. Kodzik. R jak Robert 160. Zł. Pani Stasia pisze, że chce.
Witamy z późniarską. Kto to tam? Witam wszystkich bardzo. A, bo pani Ania dołączyła. Witamy, witamy. Super, pani Stasiu. Zdążyłaś, kochana. Świetnie. Świetnie, bo pani Stasia ma już jednego dużego słonia. Kupionego jakiś czas temu u nas. Świetnie. Pani Stasiu, proszę sobie wybrać jajeczko. Już powiem, jakie numery zostały. Kochana. Został numer 1, 2, 3 i 4. 1, 2, 3 i 4. Takie numery zostały. Z tych numerków proszę sobie wybrać. A jeszcze 6 zostało, przepraszam. Jeszcze 6. Trójka ma być, dobra? Trójka ma być. Już szukam trójki. Jest trójeczka. Ładne, pani Stasiu. Wszystkie są ładne. A tu mamy takiego zajączka wielkanocnego z koraliczkami dookoła i tutaj jakiś baranek i jeszcze jeden zajączek i takie wiosenne. Pani Stasiu, to jest pani jajo. Będzie. A 9 już po... Co tam mi piszecie? Poczekajcie. Pani Stasiu, ale będzie piękny komplet. Aha. A 9 już... A 9 jest dla pani Reni, już jajo numer 9, będzie komplet, wow, piękny, no to się cieszę. Pani Stasia. Dobra, pani Stasiu, mamy jajo numer 3. Mamy jajo numer 3 odłożone. Okej. Okay. No poszło numer 9, poszło teściowo, bo poszło dla pani Reni. Pani Renia sobie numer 9 wzięła. Dobra, pani Stasia wzięła słonia i wzięła jajo numer 3. I idziemy dalej, słuchajcie, idziemy dalej. To jest produkt, kochani, który gdzieś się u mnie schował. Ja go już jakiś dawno, może wam go nawet pokazywałam. Nie wiem, czy ja miałam zamyślę sobie tą klatkę zostawić, czy co, ale ona u mnie gdzieś długo stała. To jest, słuchajcie, tutaj otwierane. Czekajcie, to jest tutaj otwierane, o, i to wszystko jest przeszklone, czyli tu może być na kwiata, bo tutaj jest wolne, także może być na kwiata, może być na świece nawet, bo też nam dym ujdzie, w stanie bardzo dobrym, kochani, jakby ktoś to chciał, pisze N jak Natalia 50, to jest do zawieszenia, może być jako ozdoba samo w sobie, teraz te klatki bardzo są modne na wiosnę, gdzieś to u mnie, słuchajcie, nie wiem, czy ja chciałam tu coś z tego zrobić, czy co? Pan Andrzej Śliwiński, czyli pani Krysia, pani Krystyna Kaśka, bardzo proszę. Pani Krystyna Kaśka, dobra. O, mam, bardzo proszę, mam, słuchajcie, jeszcze ręcznie robione jajeczka, ale one już, te już nie są robione przez moją mamę, słuchajcie. Tu jest już wykonawcą... jakaś pani Anna ze Szwecji i to jest filc, słuchajcie, tu jest jajeczko z takim królikiem, z tyłu ma kwiaty pomarańczowe, można stroić, zrobić jak najbardziej w tej klatce. Pomarańczowe jajeczko jest o kodzie H jak Halina 20, one są do zawieszenia, H jak Halina 20, to macie takie z zajączkiem, mam tylko dwa. Drugie jest fioletowe, też z zajączkiem i z tyłu jest muchomorek, słuchajcie, i to drugie jajo to jest U jak Ula 20. U jak Ula 20 z muchomorkiem i tu jakieś jeszcze takie cyrkonie. To jest też praca ręczna z filcu, ale to już nie moja mama, to już było zakupione, słuchajcie, w Szwecji, jak byłam. To są takie dwa. Co my mamy dalej? Druga jest pani Krysiu. Pan Andrzej Śliwiński jest pierwszy, pani Krysia Mułek. Druga pani Ania, trzecia pan Krzysztof, czwarty pani Aldonka, piąta, tak was widzę. Dobra, mamy dwa jajeczka, mamy, słuchajcie, wazon Wallendorfa dzisiaj w kolorze pięknego kobaltu. Prześliczny, mocny kobalt, prawie że wyglądający jak czarny. Wazon jest w stanie idealnym. Tutaj jest zdobienie złotem ręcznie wykonane. Też mamy to potwierdzone od spodu. Jest sygnaturka, kochani, Wallendorfa z dopiskiem Echt Kobalt, czyli ten prawdziwy kobalt. I jest zaznaczone, że Gold Relief Handgemalt, czyli że mamy tutaj ręczne zdobienie złotem. No piękny, nie jest jakoś strasznie duży. Już wam powiem, ile on ma dokładnie wysokości. 17 cm, średnica 5,5.
średnica 5,5, piękny walendorf, kochani, o kodzie i jak Irena 75. I jak Irena 75 zł. Naprawdę powiem Wam, że jest Pani Bożenka, dobrze kochana, dobrze. Pani Bożenka P. Pani Bożenka już coś ma z walendorfa. Jakby Pani Wandzia chciała osłonkę, to ja rezygnuję A55. Dobrze, kto tam był, tylko która to była Pani Wandzia, jeszcze Wy mi powiedzcie. To była ta osłonka, Pani Beatka Kocur pisze, że rezygnuje, to było A55. Już ja się tylko cofnę. Pani Beatko, ja Panią wykreślam. Nie wiem, kto to był, która Pani Wandzia była chętna za Panią? Przyznać się, która Pani Wandzia? Pani Wanda Konik czy Pani Wanda Sipel chciała? Ktoś, jak kto chce, kochani, to A55, ta osłonka jest wolna. Pani Beatka zrezygnowała. Proszę pisać jak coś. Dobra, my sobie idziemy. Idziemy dalej. Co tu miałam? Pani Stasia chce A55. Bardzo proszę, Pani Stasiu. Osłonka dla Pani Stasi poleciała. Patera. Patera szkło lila. Słuchajcie, ja tą paterę już miałam. Ja tą paterę już miałam. Chyba ze 2 tygodnie temu, jak się nie mylę. I chyba ją wzięła Pani Ilonka. I ona jest chyba taka sama jak tamta. Ja nie mam, ponieważ tamta jest zabezpieczona, nie miałam jak na szybko porównać, więc nie wiem, czy ona jest identyczna. Przepiękny liliowy kolor. Jest to duża szklana patera od tyłu z takimi właśnie rąbkami, że tak powiem. Przepiękne róże tutaj w takich płateczkach. I od tej strony jest piękna błyszcząca. Nie ma, słuchajcie, rys. Tutaj jest jakaś wada fabryczna, to jest taki odlew szkła, który widać po prostu w tym miejscu. Nie jest to pęknięcie, nie jest to żadna jakaś głęboka rysa mechaniczna, to jest po prostu wada fabryczna. Więc kochani, E jak Edward 65, jest do wzięcia ta patera. Nie wiem, czy Pani Ilonka by chciała drugą, czy nie. 30 cm średnica, czyli to jest ta z tych dużych. Piękna liliowa. E65 Pani Ula chce, bardzo proszę. Piękna lilia, no prześliczny jest ten kolor, naprawdę bajeczny. Dobrze, Pani Uleńko. Jajko tańczy, słuchajcie, w tym. Czekajcie, bo się zgubiłam. Dajcie mi sekundkę, bardzo Was proszę, kochani. Chwila dla Oli. Chwila dla Oli. Chwila dla Oli. Czekajcie, bo ja coś tu poplątałam. Rzeczywiście. Patera Pani Urszula Giżyńska. Tak, oczywiście. No, dobrze. Czekajcie, muszę sobie tutaj... Muszę sobie tutaj trochę porobić, bo coś zepsułam sobie w tych w kodach. Dobra, mamy kochani śliczny zestaw do sprzątania stołu, ale ktoś chciał, ale nie przypominał się, słuchajcie, ja nie pamiętam, kto to chciał. Piękny, w złotej odsłonie, drewniana rączka, bardzo stary, patrzcie, jakie ładne ptaki, nic nie poniszczony. Zestaw do sprzątania stołu, C jak Cecylia 75, taki kod, ale piękny jest, w takiej złotej, miedzianej odsłonie. Tu ma jakieś delikatne, tylko takie ze starości defekty, ale bardzo delikatne. No słuchajcie, taki to się nie zdarza. Wszystko w srebrze było do tej pory, a ten jest taki nietypowy, przepiękny jest. Co tam, co tam? C75, Pani Aldona Spiesz jest u mnie pierwsza. Pani Aldona Spiesz, Pani Aldonko, zestaw jest dla Pani. Czekajcie, się skupię, bo tu... Aha, Pani Maria kot przeskoczył. Dobra, C75. Pani Aldonka zdążyła. Kochani, mamy ładną lalę dla zwolenników. Co prawda to nie jest ta od tej pani, która podpisywała z tymi imionami. To nie jest z tej serii. To jest lala kupiona zupełnie w innym miejscu, ale jest śliczna. To jest taka metalowa konewka, którą ona trzyma w ręku. Bardzo duże, bujne, długie, blond loczki. Świetne buciki skórzane, zielone, z porteczkami, sukienusia.
Lala jest w bardzo dobrym stanie ogólnym, tak patrząc, o zobaczcie, nie ma żadnej sygnaturki, ładna buziaczka, kochani, jak ktoś by chciał tą Lalę, pisze A jak Ania 65, A jak Ania 65, ona nawet ma sukienusię koraliczkami zdobioną, sukienusia ze sztruksu jest. Ale się cieszę, przecież zawsze jestem druga albo piąta, ale super Pani Adamko, to ja też się cieszę. I A65 chce Pani Stasia, bardzo proszę kochana. Lala dla Pani Stasi. Mamy, słuchajcie, fajny kinkiet mosiężny w kształcie takich siedzących kotów. Zobaczcie, z gałęzią. Jest parka i dziecko. To jest też na świece. Jak się możecie przyjrzeć, tutaj są jakieś takie przebarwienia na tym mosiądzu, niestety, więc nie wiem, prawdopodobnie to chyba nie zejdzie. Tak wygląda on od tyłu, jest oczywiście możliwość tego zawieszenia, no taki dość klimatyczny na tą świecę. L jak Lidia 85 to jest kot, serduszka, tak się podobają koty. L jak Lidia 85, mosiądz jest, słuchajcie, z takim półwypełnieniem, jak to się mówi, tak? Tak wygląda od boku. Dziś ja cały wieczór piąta, no wiem Pani Halinko, kurczę, no tak czasami właśnie widać. Pani Maria L85, brawo kochana, Pani Maria. Pani Maria. Pani Maria wzięła kinkiet koty. Bardzo proszę kochana. Klimatyczna sprawa. Co tu dalej mamy? O, to są, słuchajcie, dwa ładne talerze. Od razu powiem, że mam dwa i może zaoferuję, ponieważ mi się do tej pory nie zdarzyły takie, słuchajcie, to ja Wam zaoferuję najpierw dwa, żeby ktoś nie był rozżalony, wiecie, bo to jest taka mała seria, zobaczcie jak wyglądają dwa, jak nie będzie ktoś chciał dwóch, to sprzedam wtedy oddzielnie. To jest wszystko ręcznie malowane, słuchajcie, w przepięknym takim klimacie bajecznym, baśniowym. Tutaj są dwie dziewczyny na łabędziu, zobaczcie jaka aura w ogóle, no bajka. Talerze są bez sygnatur, przystosowane do zawieszenia. Oba są w bardzo dobrym stanie. Średnica ich to 16 cm, to są takie mniejsze. Kochani, więc ja zaproponuję najpierw dwa. Tak wygląda drugi. Ona śpi na takim listeczku, trochę jak calineczka, tam jest zamek w tle, no piękne. Ja nie spotkałam tej serii do tej pory, więc może ktoś będzie chciał, słuchajcie, żeby nie rozdzielać. Za dwa, J jak Julia 70, za dwa, jak nie to po 35 je rozbijemy. J jak Julia 70 za dwa, poczekam czy jest chętna, jak nie to je rozbijemy. Nie chcę, okej, okay, Pani Stasia, dobra, no bo szkoda by było, naprawdę nie widziałam takich do tej pory. Także po 35 ja mogę rozbić, ale szkoda, Pani Stasia, J 70 za dwa. No i wtedy są oba. Pani Stasiu, odkładam dwa. Szkoda by było je rozdzielić, bo powiem Wam, że pierwszy raz się spotkałam z tak pięknymi talerzami. Dobrze. Kolejna filiżaneczka dla Was. Bardzo urocza. Kolor takiej bordowej jagódki ze złotymi listeczkami. Spójrzcie na uszko od razu. Przepiękne, podwójne uszko. Złocenia są w porządku. Tak wygląda spodeczek. Nie ma sygnatur, jest tylko import, czyli sprzed lat 50. XX wieku. Stan jest, kochani, bardzo dobry tej filiżanusi. Ładna stópka, taka falbanka, jeszcze zobacz. Kodzik o jak Ola 40. O jak Ola 40. Średnica filiżanki 6,5 cm, wysokość 6, spodeczek 12. Pani Ilonka Wala pierwsza, brawo Pani Ilonko. Zapisujemy filiżanusię. Filiżanusia dla Pani Ilonki, prześliczna. Prześliczna, kochana. No, słuchajcie, trafił się jeden jedyny kafel od firmy Gabriel. Ktoś ostatnio pytał o te kafle. Jeden jedyny jest od firmy Gabriel z przepiękną taką dziewczyną z laleczką. Wypukły to jest ten medalion, taki jakby, o zobaczcie, on jest trochę taki na podwyższeniu. Stan jest bardzo dobry, słuchajcie, drogie są te kafle. Niestety dużo zapłaciłam, ale ktoś się pytał, więc kupiłam. Wujak Wanda 140, to jest kod. Wujak Wanda 140 zł, 22 cm na szerokość aż. Także to jest taki jeden z tych większych do zawieszenia, on jest porządnie już tutaj przystosowany. Jest oczywiście wycisk Gabriela. Pani Lidia chce, bardzo proszę Pani Lidiu. Pani Lidia,
Bardzo drogie są te kafle, zarówno w Polsce w odsprzedaży, jak i w zakupie za granicą. Dobry wieczór, witam wszystkich, witamy Pani Marzenko. Widziałam Pani Marzenko jednym okiem SMS-a, odniosę się kochana jak skończymy, bo nie chciałam tutaj rzeźbić, ale niech się Pani tym nie przejmuje, załatwimy ten klimat. Pani Lidziu, dziękuję bardzo, proszę, więc jeden, kochani, od Gabriela jeden jedyny, po prostu nie mam więcej Gabrielów w tej dostawie, zawsze się staram je przywozić, bo są piękne. Teraz ktoś pytał, pomimo że był drogi, kupiłam. Pani Lidzia sobie go wzięła, mamy temat załatwiony. Wyczochrany ty jesteś jeszcze, bo ja cię okłamałam. Wyczochrany ty jesteś, Daniel, powiedz Daniel, czy ty jesteś, bo ja mam, ale ty nie będziesz chciał, bo to jest metalowy kogut. Ale mam, chyba cię okłamałam, bo powiedziałam, że z drobiu mam tylko gęś. A to nieprawda, bo teraz w tym, w rozpisce widzę, że mam też koguta i on się schował i w ogóle go nie widziałam. Dobrze, ale ja jestem w rozpaczy, wiem, ale załatwimy to. Ja pytała, ale nie ten... Aha, a Pani Adunko, jakby Pani powiedziała, w jakim klimacie Pani to, że tak powiem, zbiera? W jakim klimacie Pani to zbiera? Słuchajcie, jest kogut, który jest świeczką, jednocześnie świecznikiem, tylko że jest to wejście na wąziutką, tą taką bardzo wąziutką świeczkę. W kwiaty, okej, Pani Adoncio. Na taką bardzo wąziusieńką. To nie jest ta standardówka właśnie. To jest kogut chyba ręcznie, że tak powiem, utworzony przez kogoś, przyznam się bez bicia, drogi był, ja go przez przypadek wzięłam, bo mi cena przeskoczyła, ja myślałam, że on inną cenę miał niż miał w rzeczywistości, nieważne, słuchajcie, po cenie takiej Wam oddaję zakupu, żeby nie było S jak Sandra 35, bo ileż można za takiego kłuta żądać, S jak Sandra 35 zł, to jest no taki o, także wyczochrany, ja Cię przepraszam, bo ja nie chcąco Cię okłamałam, że ja kogutów nie mam, a jeden był. Pani Jola chce, bardzo proszę. Pani Jolu. Pani Jola, pierwsza Pani Ania, zaraz za nią. Szkło, kochani, ze szkła mamy coś tutaj. Trafił się wazon szklany, taka jakaś baryłka, troszeczkę, minimalny osad, spokojnie do oczyszczenia. Tu mogą wlecieć jak najbardziej jakieś kamyczki, woda, cokolwiek, bo on tutaj jest taki pękaty przystosowany. R jak Robert 35, słuchajcie. Stan bardzo dobry do oczyszczenia. R jak Robert 35 zł, jak ktoś chce takie grube dno. Szkiełko bezbarwne. Średnica, kochani, 9 cm, wysokość 17. Pani Zuzanna chce, bardzo proszę. Pani Zuzanno, odkładam wazon. Dobrze. Słuchajcie, ryby z Mosiądzu długo nikt nie chciał. O konia żeście się biły. A co powiecie na kaczkę? Właśnie, a propos, to też jest drób? Nie wiem. Dobra, nie będę. Słuchajcie, jeden z ptaków. Korea, mamy od spodu naklejkę. To jest raczej też puste, chociaż ona jest dość ciężka, to ja słyszę w środku echo, więc to nie jest pełen mosiądz. W dodatku ma tutaj takie ślady bycia, że tak powiem, trzeba by było sobie popróbować to doczyścić. Tu jakaś dziurka nawet się trafiła, nie wiem czy to fabryczne, czy nie. Na główce tutaj jest jakieś takie przebarwienie, zerknijcie. Tak, no tak, w takim stanie jest ta kaczka. Jednak jest to chyba bardziej lubiany klimat niż ryby, więc liczę na to, że komuś się może ona spodoba. M jak mama 50. M jak mama 50, za kaczuchę z Mosiądzu. Kto by chciał, to bardzo proszę, piszcie. Jak nie, to od razu dopiszę, bo widzę, że mam, a nie wpisałam. Jakby kogoś interesowało gasidełko z Mosiądzu w takim cieniutkim ślimaczku, to piszę S jak Sandra 20. S jak Sandra 20. Jak ktoś jeszcze nie ma gasidełka do świec, tak? To tutaj jest takie chyba ręcznie robione z takim ślimaczkiem. Pani Krysia Mułyk, S20, bardzo proszę. Dobrze, Pani Krysiu, gasidełko mamy sprzedane. Okej. Okay. Kaczki nikt nie chce, M50 nie, dobra, ale mamy dzban z secesji, słuchajcie,
Ale mamy dzban secesyjny. Piękny. Piękny secesyjny dzbanek w takich odcieniach bieli i różu z różaną girlandą. Do tego są jeszcze piękne reliefy, zarówno tutaj przy kołnierzu, przy uchu. Ładna klapa, może ja to otworzę. Słuchajcie, tak wygląda w środku. Tak wygląda na pokrywie ze sterczynką. On co prawda żadnej sygnatury nie ma, jest tylko numer wyryty, wybity, sygnatura numeryczna 407. Niestety nic mi to nie mówi. Jest w typie Karla Tilsha jak najbardziej. No przepiękna taka forma, imbryczka, przepiękna secesja. Stan jest uważam bardzo dobry, bo jest to na pewno wiekowy produkt. Porównywalny z tą 106-latką z niezapominajkami. Słuchajcie, bardzo podobna taka właśnie też i forma, i te reliefy, wydaje mi się, że tutaj spokojnie swój wiek ma. Kochani, P jak Piotr, 65 zł tylko. P jak Piotr, 65 zł, to żadne pieniążki za takie staruszki. 18 cm jest wysoki, no i co, podać Wam taką mniej więcej szerokość, 18 też. Kto to pierwszy? P jak Piotr, 65, Pani Marzenka Esz. Pani Marzenka Esz. Pani Marzenka Esz. Zapisane, kochana. Bardzo proszę. Ok, mamy kolejną piękną osłonę w kształcie takiej lilii. Zobaczcie, ale to jest wisząca osłonka. Ona musi tu przylegać do ściany. Ma specjalnie zrobioną dziurkę, żeby przylegała. I przepięknie tutaj jakieś wiszące najlepiej kwiaty by się przydały. Piękny stan zachowania. Różowy, ładny odcień, taki pudrowy. D jak Damian 80, to jest jej kod. D jak Damian 80. Długość 27 cm, szerokość 23, głębokość do najpłytszego punktu 12, no do najwyższego to tak jak długość. Kto tu pierwszy? O, spodobało Wam się. D jak Damian 80, Pani Lidia Wolarska pierwsza. Pani Lidia Wolarska. Dobrze, Pani Lidia Wolarska, brawo kochana. Też się rzadko zdarzają tak ładne, wiszące osłony. W kształcie kwiatów zwłaszcza. Dobra, mamy coś, co lubicie, kochani. Mamy coś, co lubicie. Miniaturka rozentalka. Jest to stary rozentalek Sansucci. To możecie poznać już po tym takim ząbkowanym, ładnym, złotym brzegu. Śliczne kwiatuszki. Oczywiście jest sygnaturka, tylko uwaga, to jest ta miniaturka, tak? To jest ta konfituróweczka. Wujak Wanda 20, stan idealny. Wujak Wanda 20, 9 cm średnica. Wiem, że Wy je lubicie. Pani Bożenka P pierwsza. Pani Bożenka P. Brawo, kochana, konfituróweczka jest dla Pani. Dobrze, mamy, kochani moi, koszyk jeszcze. Mamy koszyczek. Zobaczcie, z takim ładnym, przeplatanym matowym kwiatem i bezbarwnym. Tak, i tutaj jakby trochę chciał być też pleciony. Ja nie wiem, słuchajcie, czy to do końca jest kryształ, bo on taki dziwny dźwięk wydaje, wiecie co, czy on jest kryształem? Nie jest to taki pełny, głuchy dźwięk, aczkolwiek jakiś dźwięk daje, nie wiem, na pewno jest to szkło jakieś, czy kryształowe, nie mam pewności, stan jest idealny, bardzo ładnie zachowany. N jak Natalia 60 to jest kod. N jak Natalia 60, długość koszyczka 15 cm, szerokość 10, wysokość 19. N60 Pani Zuzanna Kwiatkowska, bardzo proszę. Piękny jest, bardzo ładny. Dobrze, Pani Zuzanno, koszyczek. Koszyczek jest dla Pani zapisany. Kochani, mamy z Mosiądu jeszcze dzwoneczek. Mamy jeszcze dzwoneczek. W całości jest mosiężny, tam jest w środku serduszko i tu mamy, słuchajcie, chłopczyka, sikającego chłopczyka, żeby nie było niedomówień później, sikający chłopczyk, gołodupczyk, że tak powiem, ale te dzwonki są bardzo poszukiwane, jeżeli jest tutaj na tej rękojeści jakaś właśnie osłupka, jakieś zwierzę, jakiś motyw, to są to bardzo poszukiwane dzwoneczki. Tutaj macie, kochani, J jak Julia 50, taki kod. J jak Julia 50, za Mosiądz.
11 cm jest wysoki. Sikający chłopiec. Pani Aldona, spiesz pierwsza. Pani Aldona. Faktycznie pani Aldonko dzisiaj się udaje. Faktycznie pani Aldonko dzisiaj pani idzie jak burza. Dobrze, rybeczki moje kochane. Dwa jeszcze, słuchajcie, są ładne dwa szklane łabędzie. Błękitne. Ja wam tu również zaproponuję najpierw sprzedaż dwóch, bo zobaczcie, jeden jest większy, drugi mniejszy, ale ponieważ one są tym samym wyrobem, to i by pasowały ładnie jako para, kobieta z mężczyzną, Ola, żartujesz chyba? Nie, poważnie mówię. Kobieta z mężczyzną, albo jakoś tak koło siebie, jeden za drugim. Mi się wydaje, że spróbujemy je sprzedać jako dwa, bo szkoda by było chyba rozdzielić. Stan jest bardzo dobry, obu. Troszeczkę jest jaśniejsza szyjka, troszeczkę tutaj ciemniejszy, że tak powiem, ten brzuszek. No piękne są. Piękne są. Kochani, w takim razie za dwa to by było M jak mama 100. Obniżę, bo osobno będą droższe. M jak mama 100 to będą dwa, czyli po 50, a z osobna po 60, jakby ktoś chciał. Pani Marzena M 100. No i dobrze. Czyli mamy parkę. M100, pani Marzena. Pan Krzysztof za panią Marzenką, ale pani Marzenko, bo ślicznie ta parka. Pani Marzenko, niech pani spojrzy. Prawie, że serduszko się tu utworzy. Śliczne to jest. Naprawdę ładne. Dobra. Tu mamy sprzedaną parkę. Dobrze, kochane moje robaczki. Jeszcze Ola ma dla was. Mam nadzieję, że macie siłę. Mam nadzieję, że macie siłę. Kolejne szkiełko, takie bezbarwne. Słuchajcie, tutaj możecie zrobić jakąś aranżację, bo zobaczcie, jak ono jest wycięte. To jest taka kula, taka pół, nie wiem, pół kuli jakby, takiej wyciętej. Tu można sobie posadzić królika. Fajnie, że wreszcie się coś udało. Cieszę się. Tu można sobie posadzić królika, jakiś mech, jakieś runo, potem na jesień grzybki. Tu możecie takie stroiki nawet robić, słuchajcie, do dekoracji różnej, przeróżnej. Kto by chciał, pisze te jak Tadeusz 35, stan bardzo dobry, tak? Te jak Tadeusz 35 zł za taką do aranżacji półkulę, można tak to nazwać. Kto tu pierwszy? Te jak Tadeusz 35, pani Zuzanna Kwiatkowska pierwsza. Pani Zuzanna Kwiatkowska, dobrze kochana. Mamy pieska. Chyba basket? Nie wiem, nie znam się dobrze na rasach. Duży, taki satynowy. Jest to ceramika. Żadnej sygnaturki tutaj nie ma. Jedyna wada pieska to jest przetarcie farbki na uchu. Poza tym jest z nim wszystko ok. Duży, ładny. Kto by chciał, pisze E jak Edward 40. E jak Edward 40. On tu jest wysoki na 10 i długi na 18. Przepraszam, jeszcze na pyszczku ma takie maleńkie, maleńkie ryski. Tu poczekajcie, kochani. Tu na tym nosku, znaczy nie na nosku, no to jest ten pyszczek. E40, Tamaro, zerknij, czy widziałaś tą wadę, bo ja wiesz co, pokazałam za późno. Tu jeszcze ma taką ryskę, nie przeszkadza ci to? Napisz, kochana, czy ci nie przeszkadza, ja wpiszę pieska w tym czasie, Tamara. Napisz, Tamaro, czy ci nie przeszkadza. Okej, idziemy dalej. Nie przeszkadza, wyle czego, świetnie, zapisany masz. Kochani, jeden z większych takich chodaczków, ja wiem, że wy te buty tam zbieracie, to jest chyba ręczna robota, na pewno ręczna malatura, jest taki bardziej nietypowy. Ktoś by chciał F jak Franciszek 25, F jak Franciszek 25, długość jego 20 cm, czyli to jest taki z tych większych. To jest z tych większych chodaczków, doozdobione w kuchni fajnie wyglądają, bo to są takie klimaty właśnie typowo gdzieś pod wiatraczek, jak ja to mówię. Pani Anna Rabczak, bardzo proszę. Pani Aniu, bucik dla pani. Co my tu mamy, kochani? Mamy Sokratesa siedzącego. Lubicie takie klimaty? Ja nie wiem, czy to jest alabaster, czy to jest jakaś kość, słuchajcie, nie mam pojęcia. Akurat na takich kostnych to ja się dobrze nie znam. Stan jego bardzo dobry. Siedzi sobie Sokrates, kto by go chciał, pisze wujak Wanda 35. Wujak Wanda 35 zł,
13,5 cm jest wysoki. Chce ktoś Sokratesa, słuchajcie? Dostaliśmy go w pakiecie z różnymi innymi figurkami, między innymi Łomonosowem, więc ja nim nie pogardziłam, słuchajcie. Nie pogardziłam. Witanko, ale jestem spóźniona. No, 21.16 to powinien być jakiś karniak. Powinien być jakiś karniak już. Okej, mamy chłopczyka ze świnką. Kochani, lubicie też te klimaty, taki bez żadnej sygnaturki, tak? Stan bardzo dobrą, chyba jakąś małą świnkę taką trzyma tutaj. Szkliwiony chłopczyk, a jak Ania 25 zł. A jak Ania 25 zł, wysokość 11 cm. A jak Ania 25 zł za chłopczyka ze świnką na ręku. Pani Marzenka chce, bardzo proszę. Pani Marzenko, chłopczyk dla Pani, odłożony. Mamy przedmiot z jajeczkiem, kochani, mamy przedmiot z jajeczkiem. Już spieszę go pokazać. Dla zwolenników ptaków, słuchajcie, mamy taką nietuzinkową lampę, bo pomimo tego, że tu jest parka ładnych ptaków, to jeszcze na kloszu się odbija światło, ale postaram się Wam pokazać. Na kloszu są również chyba żurawie chodzące, no tak mi się wydaje, spójrzcie wy waszym okiem, ale chyba żurawie tu chodzą. Gdyby zapalić tą lampę, to one by na pewno przepięknie się pokazały. Niestety nie wsadziłam żadnej żarówki, nie mam wam jak tego zaświecić. Stan jest lampy, cudeńko, no, bardzo dobry, ładna lampka, słuchajcie. Do niej jest jajeczko, tak? I jak Irena 160, to jest kod za nią. I jak Irena, 160 zł. Serduszka dajecie, podoba Wam się. Te żurawie są ciekawe. Słuchajcie, mi się ten klosz bardzo podoba, bo to jest takie za mgłą, ale jakby to zaświecić, to one przepięknie tutaj się wydobędą. Pani Jana wzięła lampkę i jak Irena, 160. Pani Jana. Pani Jano, to jest chyba Pani pierwszy zakup, prawda? Pani Jana Słowianka. Pani Jano, ma Pani tą lampkę wpisaną, kochana. Bardzo proszę, żeby się Pani do mnie odezwała po zakończonej transmisji na mój numer 511-656-206. Musimy się wymienić danymi, a tymczasem udało się, a tymczasem proszę wybrać sobie jajeczko, bo do nich są ręcznie, nie wie Pani o co chodzi, bo była Pani spóźniona. Moja mama robiła ręcznie robione takie jajeczka ozdobne, wielkanocne, coś w tym stylu, Pani Jano. Ja Pani pokażę jedno. Zakryję numerek, coś takiego, to są takie jaja ozdobne wielkanocne i akurat do tej lampy jest jedno jajeczko. I teraz tak, ja Pani powiem, jakie są numery, bo to jest takie trochę losowanie i sobie Pani wybierze. Jest numer wolny 1, 2, 4 i 6. Jeden z tych numerków proszę wybrać. I będzie jajeczko dołączone w gratisie do tej lampki, do paczki. 4. Dobra, idę szukać czwórki. Idę szukać czwórki. Jest czwórka. Ja myślę, że się wpasuje trochę do tej lampy, bo ja tu ptaszki widzę. Pani Jano, numer 4 to jest jajeczko z drobiem, jak to się mówi, z kogutkiem. Wielkanocne, trochę ptaszków na gałęzi. Tutaj mamy kwiatuszki, jajeczka i lecący piękny ptak. Tak wygląda jajo, które Pani wylosowała. Gratuluję serdecznie, już wpisujemy je do tej lampy. Dla Pani Jany, ale się udało fajnie, pierwszy zakup i z jajeczkiem, brawo. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, mam nadzieję, że się podoba. Dobrze, odstawimy numer 4 na boczek, dzięki, bardzo proszę. I tymczasem idziemy sobie dalej, słuchajcie co mam, słuchajcie co ja tu dla Was mam. A co wy byście powiedzieli na metalowy koszyk? Miałam taką samą i dałam koleżance na urodziny. Tą lampę, Pani Stasiu? A cieszyła się chociaż ta koleżanka? Mamy, słuchajcie, koszyk jeszcze taki metalowy na nóżkach, kulkach. Zobaczcie, jak jest ładnie tak takie brzuszki ma zrobione. I te brzuszki są właśnie wklęsłe od spodu. Na pewno jest, słuchajcie, albo do nabłyszczenia, do oczyszczenia, bo ma dość dużo takiej patynki, albo go zostawiamy w typie loftu i zostaje tak, jak jest. Ładna rączka, taka falowana.
Ogólnie, jeżeli wyczyścimy, no to stan jest bardzo dobry. Jak nie wyczyścimy, no to macie taki klimat. Ładne jeszcze takie kwiaty, zobaczcie tutaj. Nie wiem, czy to jest jakiś plater, nie mam pojęcia, słuchajcie. Ja wam zawsze mówię, że ja to wszystko sprzedaję jako metal. Co wy tam potem dostajecie, to już wasza, że tak powiem, zwycięska inicjatywa. Eliak Lidia 50, to jest kot na koszyk. Taki dość większy jest. Eliak Lidia 50. Bardzo się cieszyłam. No to chociaż tyle, pani Stasiu. L50, pani Marzenka wskoczyła. Pani Marzenka wskoczyła. Bardzo proszę, kochana, koszyczek jest dla pani. Dobrze, już patrzymy, co my tu mamy dalej. Mamy znowu talerzyk ażurowy, tylko ten, słuchajcie, jest z taką piękną różą, rozkwitniętą i różę w pączuszku, tylko zobaczcie, że on ma już przetarcie nawet od tej wewnętrznej strony. Tu nawet pierścionek wewnętrzny jest przetarty i te złotko po zewnętrznej stronie również. Ażurek taki pasiasty, bez żadnej sygnaturki talerzyk, kochani, staruszek też. Jakby kto chciał różyczkę, będzie troszeczkę tańszy niż tamten B jak Barbara 30. B jak Barbara 30 zł ze względu na te złotko, ale ubytków nie ma. 21 cm jest średnica, gdzieś do tych staruszków ażurowych na pewno się wpasuje. B30 pani Danusia Wysocka pierwsza. Pani Danuta Wysocka. Bardzo proszę, pani Danusiu. Kolejny ażurek do kolekcji. Dobrze. Mamy też nietypowy przedmiot, słuchajcie, przynajmniej dla mnie. Ja się z nim spotkałam pierwszy raz, mianowicie jest to taka metalowa róża. Widzę po sygnaturze, że jest to cyna, bo ma tutaj taką puncę i na tej punce wy tego nie zobaczycie, ale tutaj jest właśnie napisane, no już teraz na te światło, to już słuchajcie, nie na moje oczy. 97% zin epu, czyli to jest 97% ceny, ja to tak czytam, nie wiem. Na takiej podstawie, słuchajcie, metalowa, srebrna w kolorze, tak? Róża, jakby kto taką chciał, kochani, R jak Robert 50. Ja wiem, pani Danusiu, że pani ażurki lubi, ja wiem, serduszko, cieszę się strasznie, że się udało. 33 cm róża jest wysoka, z cyny R jak Robert 50. Jak kto by ją chciał, to niech pisze. Słuchajcie, pamiętacie, jakiś czas temu ja wam przywoziłam rzeczy, okej, teściowo, któż? Pani Bożenka, bardzo proszę. Pani Bożenka B, różyczka sprzedana. Jakiś czas temu wam przywoziłam takie produkty z Rosy brązowe. Mi się wydaje, że one są z Rosy, chociaż one nie mają żadnych wycisków i żadnych sygnatur, to one już jakiś czas temu, słuchajcie, były. Ja jakiś czas temu je przywoziłam i się sprzedawały. Teraz się pojawiły tematowe kobalty jeszcze, co wam ostatnio pokazywałam, ale brązy były. I ten kotek, jak to namacie, wygląda jak z czekolady, no trochę tak. I ten kotek, słuchajcie, ponieważ jest matowy, to wszystko na nim będzie widać. I tu mamy tak, tu już nie mamy farbki, tak? Tu już jest jakieś coś, jakieś takie drobne plameczki dostał. Dobrze, pani Mario, zaraz ptaki, a nie koty? Chyba... Pani Mario, koty, z tego? Proszę potwierdzić, czy z tego? To koty, nie ptaki. Czy jeszcze ptaki były, a ja coś mylę. Był świecznik z ptakami dzisiaj, słuchajcie, chyba nie było. Koty, no dobra, to jest wolne. Zaraz się cofnę, który to był kodzik. Skończę tylko kota. Słuchajcie, kot, raczej na pewno jest to rosa, pomimo że on nie ma oznaczeń. W brązowej odsłonie jest przeceniony ze względu na to, że na tym macie niestety no wszystko tu widać. No zobaczcie sami, że to niestety wybija. Eliak Lidia 35, jeśli ktoś chce, one... tych matach są dużo droższe, no ale że on jest w takim stanie, no to co, nie możemy tu więcej, 13 cm on jest wysoki i pani Karolina chce kota z czekolady, bardzo proszę. Pani Karolina, ja sobie zapiszę Karolina, nie, bo ja tego niku, to mogę mieć kłopot ze szczytaniem i po zakończonej transmisji pani Karolino do mnie na 511-656-206 odezwać się, choćby SMS-em. A tu, kochani, te koty się zwolniły przez panią Marię. Ja tylko zobaczę, gdzie to było. Gdzie to pani Maria? Muszę się wrócić do ceny, wiecie?
No i nie pan. A bardzo proszę. Pani Karolino, bardzo proszę. A jest. Elia Klidia 85. Pani Wiesia pisze, że 85 kosztowały. No zgadza się. Elia Klidia 85. Panią Marię wykreślam, kto tam chce. Czy pani Wiesiu, to znaczy, że pani chce te koty, czy mi pani przypomniała cenę, kochanie? Są wolne jak coś. Kinkiet na świece 85 zł z Mosiądzu jest wolny. Jest wolny. Dobrze. A my już do promocji idziemy, wiecie? My już tutaj do promocji w ogóle dobrnęliśmy. Tak dzisiaj szybko nam poszło. No faktycznie, szybko nam poszło. To słuchajcie, zrobimy lampę, bo obiecałam... Dziękuję pani Wiesiu. Zrobimy lampę, bo obiecałam wam, że skończymy lampę przed promocjami, żebyście nie posnęli, chociaż i tak mamy świetny czas. Jest w pół do dziesiątej w ogóle. O. Zróbmy lampę, bo potem mam promocję, jakiś gratis coś, to już żebyśmy to zakończyli. Słuchajcie, propozycje, które wpadły, są oczywiście, że są niestety niskie, nie mogę się na nie zgodzić, bo tam wpadło do tej pory 200 zł od pana Radosława, najwyższa oferta. Ja już biorę tą lampę. Chodź tu maleńka, pokaż się klientom, zaprezentuj się maleńka. Czy ktoś chce... Kochani, czy ktoś chce dołączyć w ogóle do tej licytacji? Jeszcze ściemnie, żebyście mogli bardziej zobaczyć ten piękny klosz. Lampa 300 pani Wiesia pisze. Lampa 300 pisze pani Wiesia, kochani. Czy ktoś jest zainteresowany tą lampą? 650 pani Renia. Prawie jesteśmy, pani Reniu. Prawie jesteśmy przy cenie, za którą już się zgodzę oddać. Także widzicie, ja wcale nie liczę na 2000, tak jak one chodzą. Bo ja wam zawsze produkty sprowadzam taniej i ja się tego trzymam. I choćbym miała wam złotą kolię przywieźć i będzie ona warta dużo więcej, to sprzedam wam ją dużo taniej. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. L85 chce pani Jola, czyli ten kinkiet z kotkami. Dobrze. Pani Jolu, wpisujemy. Pani Jolu, kinkiet jest dla pani wpisany. 660 daje pani Wiesia W. 660 pani Wiesia i pani Renia 700. Pani Reniu, mogę ją pani za 700 sprzedać. Sprzedam pani za 700. Jeśli nie będzie więcej chętnych, bo to jest licytacja nadal, więc można przebić tą ofertę. Jeśli nie będzie, zobaczcie jaka będę, sprzedam za 700. Dobrze, niech idzie. To moja klientka, pani Renia lubi piękne przedmioty. Z miłą chęcią dla pani Reni, czy dla następnej osoby, czy dla pani Wiesi, tak samo oczywiście, 710. Bardzo proszę. Pani Wiesia, taka będę i się na to, słuchajcie, pokuszę. 750 pani Renia. No śliczna jest, słuchajcie, śliczna jest naprawdę. Ja już ją zgaszę, żeby jej nie męczyć. Widzicie, że działa, widzicie, że przepięknie ten klosz błyszczy. Jeszcze go na zaciemnionym pokażę, bo też lampa zdobi nie tylko zapalona. Ona przecież zdobi też w momencie, kiedy stoi zgaszona. Każdy na nią patrzy, jak się wchodzi. Śliczny jest ten klosz. Świetne, że w takim stanie się to zachowało. To jest nieziemskie. Tutaj ona jeszcze jest tak przepięknie zrobiona. W środku to, co widzicie, tam przebija, to jest taki knot gruby. Także ona nie jest tam jakoś, nie wiem, zabarwiona, tylko to jest taki knot szeroki. Dobrze by było na ten rozmiar kupować. Od razu podpowiem dla zwycięzcy, jak się wysuwa ten knocik i nie będzie chciał wyjść, ponieważ nie jest gruby, to warto go tam pęsetką troszeczkę pociągnąć i on już potem idzie. To w tych starych lampach trzeba właśnie tak sobie czasami pomóc, no nie wszystko działa. Widzicie, że to jest inna zasada działania niż to, co znamy z elektrycznych przedmiotów. 755 była oferta pani Wiesi i 800 pani Reni. 810 pani Wiesia i 850 pani Renia. No, zgodzę się wam dziewczyny jak najbardziej. Kto tam wylicytuje najwyższą, to już macie pewność, że sprzedamy, kochane moje. To jest też ręczna robota, ten klosz. Widać jak on jest ładnie modelowany, słuchajcie. Tutaj są, nie wiem czy to widać, to są kwiaty w ogóle, takie w tych reliefach kwiaty z takimi liśćmi jakby do dołu i tutaj te liście
już idą dookoła. No i jeszcze złote kwiatuszki, serduszka lecą, podoba się, tak? Podoba się, no. No to jest coś. No udało się, słuchajcie, też konkret, że tak powiem, na święta może już u kogoś tam stanie. Ja myślę, że jak z przelewem się wyrobicie, to ja szybciutko będę wysyłać. Pani wiesi jeszcze obraz, musimy też dosłać, też przed świętami dojedzie 900. Pani Marzenka dołączyła! O, proszę bardzo! Pani Marzenko, to ja normalnie tutaj szok. Pani Renia 910, przybite. A to mnie pani Marzenka teraz zaskoczyła tu, bo tu ja Wiesia Renia, a tu ciach, pani Marzenka 920. To jest fajne właśnie. To jest fajne. 950 pani Renia. To jest właśnie fajne. Ale serduszka, kto tam? Pani Ala i pani Stasia chyba wrzucacie, co? Pani Ala i pani Stasia wrzucacie chyba. Będzie bitka, już jest bitka. Jak są trzy osoby, to słuchajcie, tam gdzie trzech się bije, czwarty korzysta. Tak to szło? Może jeszcze ktoś dołączy. 960, o, pani Alunia, dzięki. 960, pani Wiesia. 980, pani Marzenka. Tysiąc sto pani Renia. Licytacja konkretna. Tak jest, panie Krzysztofie. Moje kobiety zawsze są konkretne. A tu licytuję jeszcze dwie królowe, bo pani Renia była jedno raz okrzyknięta królową licytacji. W późniejszym czasie pani Wiesia też była królową licytacji. Pani Marzenka jeszcze nie miała okazji, ale wszystko przed nią, słuchajcie. Także tutaj jak najbardziej szykuje się kolejna królowa licytacji. Zobaczmy, kto dzisiaj. Lampa jest piękna. Tak, jest o co walczyć. To jest też racja. To jest też racja, kochane moje. 1200, pani Marzenka, kartka mi się skończyła. Muszę sobie nadrobić, słuchajcie. 1200, pani Marzenka, pani Renia, 1250. Tam pani Wiesia chciała, ale końcóweczki zabrakło. Chyba 1200 miało być. 1250 jest najwyższa od pani Reni w tym momencie. Jeszcze jest ciepły klosz, nie chcę go ściągać, ale one są całe, oba, zarówno kominek, jak i ten taki pomidorowo-rubinowy w kolorze jest cały, także nie będę tutaj majstrować przy tym, bo jeszcze mi to wszystko, słuchajcie, poleci. 1260, pani Renia. Do niej jest oczywiście jajeczko przewidziane, nie? Jak coś. Pani Wiesia. 1300, pani Renia. 1300, pani Renia. Wysyłkę macie w prezencie. Tak? Wysyłkę macie w prezencie tego. Kto kupi lampę, ma wysyłkę wszystkich tych przedmiotów, co tam macie zakupione, o ile wszystko wejdzie do tej jednej paczki, macie w prezencie, kochane. Dobra, pani Lidio. Okej, zaraz to... Mamo, przypomnij mi za chwilkę po licytacji, żebym wykreśliła panią Lidię z kafla i z donicy, jeśli możesz, i ja pokażę, które to były przedmioty, dobrze? No, dzięki, mamo. 1300 pani Renia, 1350 jest pani Marzenka, 1360 pani Renia. Pani Lidio, mina świadczy o tym, że nie jest pani zadowolona z tej rezygnacji, nie wiem co się stało, ale okej. 1360 pani Renia, czekajcie, bo się gubię, 1370 pani Marzenka. 1380 pani Renia, 1400 pani Wiesia, 1410 pani Renia, niestety, no nie wnikam, okej, no zdarza się życie, dobrze, że podczas transmisji, to zaraz jeszcze pokażemy, które to są rzeczy, bo tam były chętne osoby, to zaraz, a jakbyś mamo, moja, nie chcę ci się wrócić tam, nie, ale nie znasz kodu, nie będziesz wiedziała, który to był, bo tam chyba były chętne osoby na ten kafel i na donicę. Zaraz po lampie się wrócimy do tego, w takim razie zajmiemy się tym. No tam chyba ktoś był za panią Lidią, jak dobrze pamiętam. O, pani Alunia serduszka dalej włącza. 1410, dzięki mamo, będę ci wdzięczna bardzo.
1420, pani Wiesia. 1450, pani Renia. Piękna, wysoka jest. Ja wam nawet nie zmierzyłam. Czekajcie, zmierzymy ją troszeczkę. Zmierzymy dziewczynę w międzyczasie, a co? Słuchajcie, do kominka 66 cm. Do czerwonego klosza 58. Duża, bardzo duża. No, ale rzadko nam się trafiają. Tak jak tam pisały pani, jedna z właściwie najładniejsza jak do tej pory. Wydaje mi się, że długo jej nie przebijemy już. Może być, słuchajcie, tak, że naprawdę długo, długo będziemy czekać, aż się coś znowu pięknego trafi. No, ale tak to jest. 1450 mamy panią Renię. Jeśli któraś z pań by rezygnowała, to proszę napisać, że pas. Pani Marzenka albo pani Wiesia, to ja nie będę czekała na oferty, nie, kochane moje? Jakby któraś z was rezygnowała, to od razu piszcie. To sobie zamkniemy wtedy. A reszta czeka grzecznie na promocję. Czekam, aż zamkniemy lampę. Wiesia pas, Marzenka pas, okej. Okay. Pani Reniu, 1450 po raz pierwszy. 1450 po raz drugi. 1450 po raz trzeci. Brawo, kochana. Ja wiem, że pani lampy naftowe lubi. I jeszcze tym bardziej się cieszę, że ona jest naprawdę piękna i najładniejsza z tych wszystkich zbiorów, bo pani ma ode mnie samej nawet kilka lamp przecież. I tym bardziej się cieszę, że taka królowa stanie między nimi. Dosłownie królowa w lampach. No przepiękna jest. Naprawdę gratuluję serdecznie. Nie wiem, co mam za dużo. Ona się sama broni, więc ja tu nie muszę chyba za bardzo... No wiecie, jeszcze dopingować, no widziałyście, że walka była duża. Brawo kochana, naprawdę, gratulacje serdeczne. Okej, okay, odstawiona bezpiecznie. Rewelacja, dziękuję, cieszę się, że się pani cieszy, bo wiem, że to jest ten klimat, ona będzie tam pani pasowała, bardzo się cieszę, naprawdę. Wow, rewelacja. Dobrze, kochani, bardzo, bardzo mnie to ucieszyło. Pani Reniu, jajeczko do niej, tylko zaraz powiem, które numery zostały. Dobrze, lampa poszła. Przepiękna, gratulacje, tak jest. Pani Oleńko, a ten półmisek z sosierką to ostatecznie za ile, bo chyba został? Został pani Krysiu. Zaraz pani odpowiem, tylko się uporam po kolei. Ja proszę donicę chyba do 80. Dobra, na kafel nie było chętnych, pani Wiesia pisze gratuluję z trzema kropeczkami, że odpuściła, no wiem pani Wiesiu kochana, no ale powalczyłyście panie troszeczkę, produktów zawsze mamy dużo, raz jedna pani sobie coś kupi, raz druga, raz trzecia, raz czwarta, nasza królowa licytacji jest na miejscu, pani Renia obroniła tytuł w dniu dzisiejszym, gratulujemy serdecznie. Kochani, po kolei, najpierw pani Renia niech wybierze sobie jajeczko, kochana, numer 1, numer 2, i numer 6. Dzielnicowego postawić obok lampy, niech pilnuje. Pani Renia już tam ma zatrudnionego na pewno, bo ma od nas kilka pięknych takich naprawdę perełek, diamencików. Numer 6, dobrze. Numer 6, jajeczko. Będzie pani miała kolekcję jajek od mojej mamy przy okazji. Numer 6, pani Reniu, fajnie, że znowu inne. Typowo wielkanocne, w same jajeczka, złocone z takim lekkim pudrowym różem i z motylkiem na górze. Także numerek 6, pani Reniu, tego się nie spodziewałam, słuchajcie, że kolekcja jajek pojedzie w takiej ilości do jednej osoby, nie przewidziałam tego kompletnie. Ale dobrze, fajnie, no mam nadzieję, że pani Renia się będzie cieszyła. Pani Alunia pisze, że jajo śliczne i gratulacje od pani Stasi tej lampy. Bo jest śliczna, to prawda. Dobrze, teraz po kolei, kochani. Najpierw rezygnacja pani Lidii i tu ktoś już się zgłosił, pani Ania była chętna na tą, wesołe to jajo, dokładnie. Pani Ania była chętna na donicę, ja tylko spojrzę, którą donicę miała pani Lidia. Dajcie mi ino sekundę. Dajcie mi, kochane moje, sekundkę. Czyli to był ten kwiat wiszący pani Aniu. Dobrze, kochani, była pani... Pierwsza odezwała się pani zaraz, więc ja wpisuję tą donicę pani Ani Rabczak. Wykreślam panią Lidię, Anna Rabczak. I teściowa mi w międzyczasie napisała, że nie było chętnych na ten kafel.
że nie było chętnych na ten kafel. Nie znalazłam tej Donicy. Okej, Donica się znalazła, ja byłam następna. Ja byłam następna Poli. A że na tą Donicę pani Marzenko, pani była następna? Kurczę, no i co mam teraz zrobić, jak ja pani Ani to wpisałam już. O, pani Wiesiu, to niedobrze. Odpuściłam, bo mi telefon zaczął szwankować. To niedobrze. Rozumiem, pani Wiesiu. Okej, no trudno. Myślę, że no może się jeszcze kiedyś coś ładnego uda. Co ja mam z wami zrobić, kochana? Tu pisze pani Marzena, że była druga. Ja już się chyba nie cofnę tak daleko do tego. A w międzyczasie pani Ania bardzo chciała. Co ja mam wam zrobić teraz z tą Donicą, słuchajcie? Pani Ania się tak odezwała od razu, że ja, wiecie, nawet nie szukałam nikogo. No tak już chyba, wie pani co, pani Marzenko, chyba już powiedziałam pani Ani, to i teraz nie zabiorę. Po prostu pani poszukam takiej i przywiozę na zamówienie. Pani Marzenko, przywiozę pani taką Donicę pod zamówienie bez pokazu, tylko po prostu już sprzedam pani ją poza pokazem. Będę szukać takiej dla pani, postaram się w jak najszybszym czasie, no bo już teraz nie zabiorę pani Ani, bo to tak nie można też. Odezwała się, ja też nie sprawdziłam, to też mój taki błąd, ale pani Marzenko, wybaczy mi pani, tak? Dobrze, a kochani, na ten kafel nie było chętnego, ja tylko powiem, ile on kosztował i lecimy dalej. On chyba był za 140 zł, ten Gabriel. Przypomnij mi kod. No właśnie, już go szukam. Kafel, wujak Wanda 140. Wujak Wanda 140 zł od Gabriela. Panią Lidię wykreśliłam. Wujak Wanda 140. Ktoś, jak ktoś chce ten kafel, to piszcie. On jest wolny, tak? On jest wolny. Dobrze. I teraz ktoś pytał pani Kryś. Dobrze, ja czekam, że będzie tak jak zwykle i nic. Aha. Pani Marzenka była po pani Lidii, wiem, bo napisała, wiem, ja tego nie sprawdziłam, tylko się zasugerowałam, że pani Ania się po prostu odezwała jako chętna, bo też tak często robimy. Ja rzadko szukam, tylko mówię jeszcze raz po prostu, więc tutaj no tak wyszło, ale ja pani Marzence przywiozę. Przywiozę pani. Dobrze, pani Wandziu, kafel dla pani, bardzo proszę. Porządna firma Gabriel jest bardzo ceniony, pani Wandziu, poszukiwany. Dużo bardziej ceniony niż ta JIE, którą częściej mamy, bo tamte kafle dużo częściej można spotkać. Przepiękny jest jak obraz. Pani Wandziu, dobrze, kafel sprzedany. Pani Krysia pytała o sosierkę i pół misek. Ja już spojrzę, ile on kosztował w komplecie. Bardzo proszę. Nie wiem, pani Haniu, pojęcia nie mam, co to się dzieje tam. A 140 było, mamo, tak? Za ten, za komplet. Ja i tak go muszę znaleźć, bo gdybym chciała cokolwiek tu zrobić, to ja muszę to poprawić, wiecie, u siebie też. Dzięki, to już szukam A140, będzie mi szybciej. A140 mówisz, A100, faktycznie. A140, pani Krysia się pyta, czy da się coś taniej. Pani Krysiu, po 70 zł to wychodzi, to tak maksymalnie na A125 mogę zrobić i to już jest tak bardzo, bardzo przecenione. Czyli pani Krysiu, proszę napisać, czy za 125 zł pani ten komplet z ostami chce, on jest nieponiszczony, ładnie to wygląda. To 125, pani Krysiu, proszę się tylko odezwać, czy pani to chce. Dziękuję, to znaczy tak czy nie, pani Krysiu, żebym ja nie miała kłopotu z domyślaniem. Pani Krysiu, to znaczy, że tak? Nie, okej. Okay. To, kochani, 125 zł dla każdego jest przecenione. A czy ta filiżanka z niezapominajką ma właściciela? Ma, ten antyk ma.
Dobrze, kochani, bo ja jeszcze mam kilka tutaj rzeczy i na promocji i w ogóle, także poczekajcie, już Wam mówię, co jest dalej. Słuchajcie, już Wam mówię, co jest dalej. Mamy takiego chłopka. Nic mu nie jest, ale kochani, on jest po prostu na promocji. Chłopczyk, nie wiem, chłopczyk, chłopak, pani, czy z jakimś koszem, z czymś w odcieniach brązu i śmietany, jest do wzięcia o kodzie Hajak Halina 25. Hajak Halina 25 zł, jakaś taka sygnaturka, stan jest bardzo dobry, jemu nic nie dolega, po prostu jest na przecenie, 13 cm wysoki. Pani Renatka Hrabąszcz chce, bardzo proszę. Pani Renata Hrabąszcz. Poszedł chłopczyk do pani Renatki. Mam, słuchajcie, taką znaczy nie wiem, czy to jest, słuchajcie, czy to kryształ był, czy to nie daje jakoś specjalnie dźwięku, więc taki szklany, że tak powiem, kabarecik jakby, no podziałka, jakieś oliwki, ogóreczek, nie wiem, coś tam innego można dać na stół, żeby się nie mieszało, to jest wszystko ładnie oddzielone i tutaj macie Z jak Zenon 30, stan jest bardzo dobry, tu ubytków żadnych nie ma. Z jak Zenon 30, jak ktoś ma ochotę na podziałkę. 19 cm jest to szerokie. Pani Krysia pod nickiem Andrzeja. Pani Krystyna Kaśka. Proszę tego chłopaka. Chłopaka wzięła pani Renatka Hrabąszcz, pani Haniu. Pani Renatka Hrabąszcz wzięła chłopaka. Ale jak macie siłę, słuchajcie, bo my tu mamy parę produktów, jak skończymy, jak macie siłę, ja mam cały kosz na przecenę dzisiaj. Mogę wyjmować, póki macie siłę, to nie ma problemu, możemy przeceniać tam produkty. Najpierw skończymy, co mam rozpisane, a później będziemy myśleć dalej, czy macie ochotę, czy nie macie ochoty. Dobra, puszka, konwalie, nie wiem, po czym, taka już troszeczkę z zębem czasu, zwłaszcza w środeczku. Raczej nie na ciasteczka, bardziej na jakieś nici, nie wiem co, taka nie jest zbyt głęboka, ale raczej urokliwa. Słuchajcie, ja widuję często, gdzieś tam do ozdoby są porozstawiane te puszki, fajnie to klimatycznie dość wygląda. N jak Natalia 15, jak kto ma ochotę, N jak Natalia 15 zł za puszkę metalową, konwalię. Pani Marzenka, bardzo proszę. Pani Marzenka zdążyła. Dobrze, rybeczki. Mamy na promocji również. Hono, hono. Na promocji mamy białego gołąbka. Jemu nic nie dolega. Oprócz tego, że ma minimalnie, naprawdę minimalnie dzióbek ze złotka tylko przetarty, więc to nie jest ubytek, tylko samo złotko. Już chyba w tamtym tygodniu też jakiś gołąbek był sprzedany. Ten jest troszeczkę większy. Jakby kto chciał, pisze B jak Bartosz 30. B jak Bartosz 30, wysokość 11 cm. Nic mu nie dolega, jest po prostu przeceniony. B jak Bartosz 30. Pani Marzenka pierwsza. Łopatka do ciasta. Łopatka do ciasta z taką różyczką i wyząbkowaniem, żeby można było przekroić. Ona jest trochę wypalcowana, ja ją umyłam i niestety ona tak poprzesychała trochę. Jakaś stal, tak wygląda, kochani, na promocji ląduje. Kto by chciał, pisze wujak Wanda 25. Wujak Wanda 25 zł. Może teraz łopateczka do ciasta się komuś przyda. Jak nie, to idziemy sobie dalej. Jest tu pani Joasia pierwsza. Pani Joanna Respondek. Kochani, mam ładne pudełeczko drewniane, bardzo ciekawe, słuchajcie. Bardzo ciekawe. Przeceniłam je ze względu na to, że nie ma kluczyka, bo jest tu wejście. Czasami, wiecie, były takie kluczyki przy różnych pamiętnikach, że może coś się uda dopasować, nie wiem. Tu jest normalnie fajny taki, zobaczcie, zamek. Bardzo proszę, pani Joasiu. Ładne, nieponiszczone, z taką jakby cameo, można powiedzieć, dama w medalionie, w kształcie serduszka. No szkoda, że nie ma kluczyka. Przeceniam je, może coś sobie dopasujecie. Kto by to chciał, kochane moje? Gdzie te moje puzderko? F jak Felicja 25. F jak Felicja 25 zł.
F jak Felicja 25, pani Alu. 25 serduszko. F jak Felicja 25, jeśli chodzi o puzderko. Ok. Pani Alunia. Puzdereczko zapisane. Mamy klimatyczny serwetnik jeszcze metalowy. On tu jest zrobiony z jakichś dwóch rodzajów metali, bo zobaczcie metal ten na dole i ten u górę. Zupełnie się różni. Nie wiem, czy ten na dole to nie będzie jakiś szlachetniejszy. Tu są jakieś punce. Słuchajcie, są, kurcze, ale ja to na pewno nie jest, wiecie, tak jak zawsze, że srebro 925, tylko są jakieś tu, głowa jest z czymś, z dopiskiem Sweden N5 i coś tam jeszcze. Także nie wiem, czy to nie będzie coś innego. Znaczy na pewno jest coś innego, ale nie wiem, czy nie coś szlachetniejszego, bo to nie wygląda. Ale klimatyczny tutaj jakieś przebarwienia już dostał, tak? Taki klimatyczny serwetnik na przecenie B jak Barbara 30. Urocze jest, pani Aluniu, bardzo, bardzo ciekawe ze względu na te zamknięcie, choćby na ten kluczek. B jak Bartosz 30. Pani Zuzanna, bardzo proszę. Dobra. Mamy na przecenie jeszcze kolejną lampkę. Ta jest, słuchajcie, dość przedziwna. To jest chyba jakiś rodzaj kamienia, tak mi się wydaje, jakiś rodzaj kamienia. Są to dwa ptaki siedzące, tylko ona ma tutaj trochę wad. Słuchajcie, po pierwsze jest pęknięcie w tym kamieniu tutaj na dole, takie włosowate. Ono, to się nie rozsypie, tak? To nie wpływa na strukturę, no ale nadpękło, że tak powiem. Druga sprawa jest taka, że przy tym ptaku chyba były jakieś takie ozdobne, nie wiem, jakieś takie pióra czy coś, bo ja czuję, że to jest ułamane, tego za bardzo nie widać, ale ja przy myciu nawet się tak odbija światło, że ciężko to Wam pokazać, ale tu w tym miejscu ja wyczułam, że tam jest za ostro, czyli coś było odłamane. No poza tym tu jakiś ogon ładny, długie dwa ptaszki, szukam jeszcze, czy tu jakieś wady były, słuchajcie, ale chyba nie. Klosz jest, jeszcze jedna sprawa, nie wiem, czy działa, bo na szybko nie znalazłam tego przedłużacza bez bolca. Jest żarówka, nie mam pojęcia, czy działa, słuchajcie. Jak coś, to najwyżej to później sprawdzę, ewentualnie jak komuś zależy. Na przecenie ląduje, u jak Ula 50 zł, słuchajcie. Klosz jest w jednym miejscu, trochę tutaj, zobaczcie, chyba było czyszczone i trochę zaciek powstał. Trzeba by było się z tym uporać. Poza tym dziury tam, że tak powiem, nie ma. Pani Marzenka chce, bardzo proszę, kochana. U 50. Pani Marzenka. Dobrze, mamy rumuńską baletnicę, dość lubiane są te rumuńskie baletnice, niestety ta ma w tej spódniczce ubytek, sygnaturka jest, one przez tą ala krynolinę, że tak powiem, przez tą ala krynolinę, niestety tutaj zobaczcie, dość takiego dużego fragmentu tej spódniczki brakuje, ona pod spodem, że tak powiem, ma porcelanę, więc tu nie ma jakoś prześwitu, no ale ja wiem, że tu powinna być ta spódniczka, więc no generalnie tego tak bardzo nie widać, ale to jest ubytek, więc dam Wam dużą przecenę na nią. D jak Damian 25. D jak Damian 25, to jest kodzik na nią. D jak Damian 25 zł, słuchajcie, za tą rumuńską baletnicę. O, jest pani Jana chętna, bardzo proszę. Bardzo proszę, pani Jano, baletnica rumuńska dla pani. Co my tu mamy jeszcze? Jest jedno jajo z kamienia. Słuchajcie, gdzie ono będzie? Tu. Ale zobaczcie, jest w ogóle, ono powinno być czarne, jest troszeczkę takie, jak widać, takie poprzecierane. No już tu ktoś kombinował. Do tego jest próba była robienia takiego wzoru w postaci graweru, no wyszło jak wyszło, jest ciężkie, jest to kamień, jeśli ktoś sobie pryśnie to na złoto czy coś, no to jeszcze w miarę, także jest na przecenie, mimo wszystko jest to ciężkie, jest to kamień, tak? W jak Wanda 15, jeśli kto chce i trzeba by sobie tutaj z nim zrobić porządek, trochę je doprowadzić, że tak powiem. Pani Alinka doprowadzi do korekcji, super, pani Alina doprowadzi sobie jajo do porządku, no i super. Mamy, słuchajcie, zestaw. Już poczekajcie, ja go tylko tu ułożę. Może zanim powkładam, bo on będzie przeceniony, tak? Tylko pokażę Wam po kolei. To jest taca, jakby talerz. To są takie gliniaki szkliwione. Niestety te gliniaki właśnie bardzo często miały różne ubytki. I to jest tak. Na tej tacy jest sześć takich czarek. Ja to czarki nazywam, słuchajcie.
6 sztuk i one też, słuchajcie, czekajcie, ta jest w porządku, ta jest w porządku, ta jest w porządku, tu jest ubytek. Dobrze by było czymś czarnym to podmalować, jeśli chcecie, no nie wiem, do ozdoby czy coś. I do nich jest dzbanek, tak? I do nich jest dzbanek, na dzbanku jest trochę więcej ubytków, tu już możecie to zauważyć. W tym miejscu jest troszeczkę już bardziej, jakiegoś takiego dużego wyząbkowania nie ma, ale jednak w tym szkliwie są ubytki i widać tą glinkę, że tak powiem, spod spodu. Słuchajcie, jak Edward, 30 za całość, jak ktoś chce, to za 3 dychy to bierzcie. To właściwie powinno być tak, że ten dzbanek i te kieliszki tutaj chyba dookoła. Jak ktoś chce się pobawić tam, nie wiem, w jakieś aranżacje, coś gdzieś to tam wykorzysta sobie, to po wejście. Jak nie, to nie wiem. Też w pakiecie, słuchajcie, trzeba było kupić całe. Stąd macie u mnie zawsze promocję potem. Stąd macie promocję. Nie chcecie. Dobra, lecimy dalej. Mamy... A pani Marzenka chce, bardzo proszę. Pani Marzenka sobie zrobi porządek. No i super. Jajo mamy jeszcze metalowe, ale słuchajcie, w tamtym tygodniu chyba było takie... było takie w komplecie, bo tu jest dopasowane, jest inna góra, inny dół, one są otwierane te jaja, ale to jest raczej dopasowane, więc ląduje na promocji, jest to metal, też można sobie tam coś z tego zrobić, te jak Tadeusz 10, jak ktoś chce, te jak Tadeusz 10 zł, metalowe otwierane jajo, niespodzianka, tylko mówię, jest dopasowane, tak, jest inna góra i inny jest dół. Obiecana gąska. Pani Marzena chce jajo, proszę. Obiecana gąska. Gąska, słuchajcie, z łyżkami od razu w komplecie. Odpada gąstę czepek, trzeba by tam jej bardziej przymocować. I gdzieś tutaj ogólnie ona taka do wyczyszczenia. Nie jest z nią źle, ale ląduje na przecenie, słuchajcie. Kajak Krzysztof 30, jak kto by chciał gąskę. Tu można kwiatka włożyć, tu nie muszą być łyżki. Tu może być, słuchajcie, co innego, ale łyżki ma w komplecie, to niech ma. Kajak Krzysztof 30, jak ktoś chce gąseczkę. Pani Janka chce, bardzo proszę. Dobrze. Jeszcze jajka trzeba rozdać, tak żeby mi tutaj nie uciekajcie czasami. I mi tu nie uciekajcie. Słuchajcie, mamy troszeczkę gratisów. Mamy troszeczkę gratisów. Mamy taką tackę z motylkami. Proszę napisać gratis, kto by tam chciał. To może być podstawka pod osłonkę też. Takie ażurowe motylki. Tutaj można postawić osłonkę, żeby tam nie przeciekało. Daję w gratisie. Pani Zuzanna chce, bardzo proszę. Pani Zuzanna wzięła sobie w gratisie podkładeczkę. Jak ktoś lubi te klimaty, to napisze gratis. Proszę, za Krzysztofem te 10. Kto napisze gratis, to ma, nie wiem, co to. Jak ktoś ma te klimaty, to zapraszam. Za Krzysztofem gratis. Nikt nie chce? Dobra. Nikt nie chce, to odstawiamy. Ktoś lubi te klimaty, to pisze gratis. To chyba nie jest do końca. To nie są chyba te ładne drewna takie, co zawsze, tylko to jest jakieś takie dziwne. Jak ktoś chce też jako podstawkę czy coś, to gratis. Panie Krzysztofie, tylko to czy to? Panie Krzysiu, czarne czy talerz? Bo ja nie wiem, na które, bo pan ma chyba opóźnienie. Dobra, panie Krzysiu, niech pan się wypowie, który gratis pan chciał, bo mi się wydaje, że pan chciał chyba to. To wtedy talerz damy następnej osobie, ale to niech pan Krzysiu się tam wypowie. Dobra, panie Krzysztofie, zapraszam, który tam gratis pan sobie życzył. Tymczasem my sobie zerkniemy. Zerkniemy, co tu mamy dalej. Że figurka, dobra, czyli figurka pan Krzysztof. A czy ja dobrze rozumiem w takim razie, że za panem Krzysztofem pani Marzena chciała talerz w gratisie?
Pani Marzenko, czy pani pisała wtedy o talerz już, czy też o tą figurkę z opóźnieniem, żebyśmy się zrozumieli? Bo jak talerz, to była pani pierwsza. Talerz, dobrze, to wpisujemy pani Marzence talerz. Dobra, mamy, słuchajcie, tutaj takie jeszcze rękodzieło, trochę wielkanocne. Tu jest taki bieżnik z kogutami i z pisklaczkami. To jest ręczna robota, tak to wygląda. Jest, słuchajcie, stan jest bardzo dobry, tylko ja mam wrażenie, że ta zieleń, bo tu ktoś chciał zrobić chyba taką trawę i w tej zieleni są też białe nitki, co wygląda, jak one by troszeczkę były przebarwione, ale to chyba jest celowe. Celowe. Kochani, R jak Robert 25 zł. R jak Robert 25 zł. Jak ktoś ma ochotę sobie położyć gdzieś wielkanocny, ręcznie robiony bieżnik, to zapraszam. I jeszcze mamy taką makatkę z kurczakiem. Szwankuje internet, dobrze, pani Krzysiu, rozumiem. Tu jest taki kurczak, słuchajcie, do uczesania, owłosiony z jajeczkami. Tu jest tunel, także można sobie włożyć coś metalowego albo coś drewnianego. I tu makatkę mamy C jak Cecylia 25. C jak Cecylia 25 zł. Kto chce, to niech pisze. I teraz tak. To, co miałam z listy pani Zuzanna, bardzo proszę. To, co miałam z listy, mi się skończyło. Ja zobaczę, co się nie sprzedało, czy wam może ktoś coś ma na myśli, to bardzo proszę się zgłosić. Chodzi mi o to, żeby jajka wam rozdać, wiecie? I teraz popatrzę, które produkty miały jajka, a które się nie sprzedały. Chyba, że się ktoś da jeszcze namówić. Został chłopczyk Big & Grandal z krabem. 220 zł. 220 zł. Niestety te Big & Grandal u mnie są naprawdę w dobrej cenie, więc ja ich przeceniać nie mogę, kochani. One mi się bez problemu sprzedadzą po prostu gdzieś na innych portalach, więc tutaj chłopczyk jest Z jak Zenon 220. Jeśli ktoś jeszcze teraz się po niego zgłosi, to ma jajo. Jak nie, to chłopczykowi zabieramy jajo i daję komuś innemu jajo. To czekam teraz, czy ktoś się zgłasza po chłopca, czy nie. Jak nie, to zabieram mu jajeczko. Słuchajcie, zabieram mu jajeczko. Gdzie mój chłopczyk jest? Nie ma chętnej, więc zabieram mu jajeczko. I słuchajcie, komu damy tutaj jajeczko? Poszukam osoby, która miała zakup na najwyższą sumę i nie miała jajeczka do tej pory. Dobra, tak się umówimy. Bo chciałabym, żeby... A, pani Bożenka, dobra. Pani Bożenka. Proszę pani Bożenko wybrać jajeczko, kochana, w takim razie. Jak ten chłopczyk będzie wyglądać bez jaj? Biedny by był, nie? Na całe życie. Nie dość, że krab go chce w stopę uszczypnąć, to jeszcze mu jajka zabiorą. Pani Bożenko, numer jajek, numer 1. I znowu chłopczyk jest chłopczykiem, tak jest. Numer 1, numer 2. No, wygląda na to, że zostały dwa, tak, zgadza się. Numer 1 lub numer 2. To pani Bożenko inaczej. Kochanie, inaczej, poczekaj, skarbie. Wybierz sobie. To już jak mamy dwa, bez przesady. Pani Bożenka, numer 2. Kochana, proszę sobie wybrać. Numer 2 to wybrała pani tego z kogutkiem, z tymi koraliczkami i z wiosną. A to by był numer 1 z takimi motylkami i kwiatami. Proszę pani Bożenko sobie wybrać, kochana, czy na pewno dwójeczkę, czy chce pani tę kwiatuszka z motylkiem. Czy zostaje numer 2, czy numer 1? Proszę mi tylko powiedzieć, czy zostawiamy numer 2, czy numer 1, pani Bożenko? Ja myślę, że pani dobrze wybrała, no ale może jednak 1. No i świetnie. Pani Bożenka, numer 1. Numer 1. I już, kochana, jajeczko. Pani Bożenko, jajeczko jest dla pani odłożone. I słuchajcie, to nie koniec, bo ja jeszcze mam takie małe do zawieszenia 4, ale to zaraz poczekajcie, bo zostało nam jeszcze jedno. Ja zobaczę, przy którym produkcie ono było, czy ktoś może będzie chciał. Już patrzę, co się tutaj dalej nie sprzedało, kochani moi. Ladro, dziewczynka z kotem została, która miała jajeczko. Ona jest
190 zł. Słuchajcie, mogę ją przecenić na 180 zł. O, dziękuję, mamo, właśnie napisałaś też. Mogę 10 zł jeszcze przecenić ze swojego zarobku jak najbardziej. Bardzo proszę, chociaż one są i tak dużo droższe, ta jest w stanie idealnym. Piękna sygnaturka, także dla wszystkich. Dejak Damian 180 i do niej jest jajeczko. Proszę się zgłosić, jak nie, to zabieram jej jajeczko. Pani Joanna Fryca chce. Bardzo proszę. Tak, pani Jasiu? Bo tak 180... No, dobrze. Pani Joanna Fryca. Pani Jasiu, niestety zostało ostatnie jajo, więc wyboru pani kochana nie ma. Zostało ci jajeczko z, bardzo proszę, z kogutkiem, z koraliczkami, takie pozłacane, zielonkawe, takie też pod antyczny styl robione, żeby pasowało. Także kochana, jajeczko z damą dla pani. Już piszemy panią Joasię. Na jajeczko. I tu sobie zapiszemy. Poczekajcie, żebym ja potem, wiecie, się nie pogubiła. Superancko. No i świetnie. I pani Joasia numer 2. Została kaczka M50. Mama mi podpowiada. Dobra, ladro wpisane. Już ją tylko odstawię, żeby mi nie spadła, bo jest przepiękna z kotulkiem. Mama podpowiada, że została kaczka z Mosiądzu chyba, nie? Dziękuję za... A, bardzo proszę, pani Bożenko. I jaja z filcu. Dobra, to zaraz tu, słuchajcie, tak, kaczka za 50. No nie wiem, jak ktoś, to niech mi zaproponuje cenę, jak ktoś jest zainteresowany tą kaczką z Mosiądzu. Dwa jaja po 20 zł zostały z filcu. To zrobimy je po 15. 15 za pomarańczowe. Można w prezencie nawet dać komuś, bo one są z metką osoby, która je robiła. I fioletowe z kocurkiem i z muchomorkiem. Po 15 zł te z filcu. Ja sobie zmienię cenę. Kaczka za 40? Tak, pani Reniu. Tak, pani Reniu. Tylko odnajdę kaczuchę, żebym panią mogła wpisać. Gdzie ta kaczka? Gdzie ta kaczka, no? A ja wiem, jak się zaraz zabawimy z tymi małymi jajeczkami. Już wymyśliłam, tylko czekajcie, tą kaczkę znajdę. A ona tu chyba będzie. Tak, dobra, 40 zł, pani Renia. Dobra, z filcu jajek nikt nie chce. Bieżnik zielony za 25 został, ten z kurczaczkami. I tu reszta sprzedana. Słuchajcie, zabawimy się z tymi małymi jajeczkami. Macie siłę? 118 osób to chyba macie. Jeszcze Sokrates. Jeszcze Sokrates chyba chciałaś, mam napisać. Jajka dla pani Bożenki. Dla pani Bożenki jajko już mamy umówione. Mamo, gdzie ty uciekłaś mi? A Sokrates faktycznie został. Sokratesa możemy przecenić, słuchajcie. Te filcowe mówiłam przed chwilką, po 15 zł są, no, jak ktoś chce. Czekajcie, gdzie ten Sokrates? Faktycznie, bo on tu został, a ja go ominęłam. A ja ominęłam Sokratesa, słuchajcie. On był za 35. Słuchajcie, za 25 go zrobimy. Dla wszystkich. Za 25, co chratę. Aha, że Bożenka chce jajka. Spoko. Wpisuję oba. Oba, pewnie oba. Dobra. Wpisałam oba jajka dla pani Bożenki z filcu. Pani Jana pisze, że on już nie żyje, ten Sokrates. Przyjrzyjcie się, bo pani Jana mówi, że on nie żyje, a on tu cały czas myśli, słuchajcie, cały czas myśli. Sokrates 25, pani Alunia chce. Bardzo proszę, kochana. Bardzo proszę, Sokrates, pani Ala. Się pobawimy z jajkami, jeszcze wam z przeceny z kosza wyjmę, jak chcecie. Zaraz wam wyjmę, tylko chciałam wam te jajeczka rozdać. Jeszcze moja mama zrobiła takie wiszące, małe, wiecie. Ale to się z nimi pobawimy. Wiecie, jak się pobawimy? Moja teściowo, Renato, uprawniam cię
że będziesz ty widziała, Sokrates bardzo przystojny, oczywiście pani Jano, jeden z ładniejszych facetów, jakich znam, znaczy najładniejszy to jest mój mąż w ogóle, ale zaraz następny no to Sokrates, 100%. Słuchaj, u nas jest zawsze śmiesznie. Słuchajcie, mam takie 4 jajeczka jeszcze robione też do zawieszenia. Moja teściowo, upewniam cię, że to, co ty zobaczysz, to będzie wiążące. Ja się odwrócę, żeby nie było, że się sugeruje. I słuchajcie, piszecie jajeczko, ja się odwrócę, powiem, którą osobę mama wybierze, bo nie możemy losować. Ja wam mówiłam 100 razy, że losować nie wolno, bo to jest karalne, jak jest niezgłoszone. Więc słuchajcie, piszcie szybko jajeczko, czy tam jajko, nieważne, jajko, jajeczko. Ja powiem, która osoba, teściowa policzy. I ta osoba, która faktycznie napisała jako tą liczbę, którą powiem, to dostanie to jajeczko. Moja teściowa, sprawdź osobę numer 4. Sprawdź osobę numer 4. Ja się odwróciłam, także słuchajcie. No szybko czwarta osoba, Boże, kochany, 3 napisał. Nie, są 4. Tamara jako 4. Czy ja tak widzę? Nie wiem, teściowo, ty musisz zobaczyć, bo ja nie chcę, żeby się ktoś nie pomyślał, że się sugerowałam. Pani Danuta jest u ciebie 4. Proszę bardzo. Pani Danuta Wysotka, tak? Dobrze. Dobrze. Mini jajko. Jedno dla pani Danusi Wysockiej. O, mój mąż też. Dobra, pomaga. Dobra. Jeszcze 3 zostały. Słuchajcie, za moim mężem. Piszcie jajko, jajeczko, nie wiem, cokolwiek. Ja powiem, która osoba. Ja się odwracam, żeby nie było. Słuchajcie, że ja podglądam i że ja wam, wiecie, faworyzuję. O to mi chodzi. Numer 5. Napisało 5 osób chociaż. Numer 5. Ja nie wiem, bo u mnie może być przemieszane. Teściowo, zobacz, kto u ciebie jest 5. Kto u ciebie jest 5? Znowu teściową w coś wkręciłam. Znowu będzie zła. Pani Renatka Hrabąszcz, dobrze. Pani Renata Hrabąszcz. Świetnie. Zostały jeszcze 2. Jeszcze 2. Piszecie za moim mężem. Jajeczko albo jajko. Co tam napiszecie? Druga osoba. Kto tam drugi? Ale się rozpisały. Druga osoba. Nabiał. Pani Jana. Pani Marzena. Która to pani Marzena będzie? O, mój mąż widzi inaczej. Teściowo. Ale teściowo mu uprawniłam, także słuchamy się teściowej. U mojej teściowej jest druga pani Marzena, także słuchamy się. Dobrze, a kto? Aha, pisze Marzena, czyli ja wiem, która, dobra. Okej. Okay. Pani Marzena K dostaje jajeczko. I ostatnie, słuchajcie, za moją teściową, która napisała pani, pisze Marzena. Jedno ostatnie zostało, piszcie jajko, jajeczko, nabiał. Napisała, białko możecie nawet napisać, słuchajcie, wszystko mi jedno. Nie wiem, czy tyle was napisało. 6. Nie wiem, czy tyle osób napisało. Kto tam szczęśliwcem jest za ostatnie jajeczko? Omlet. To chyba z jajka potem już. Słuchajcie, to z jajka omlet. Pan Andrzej Śliwiński, czyli pani Krysia Kaśka nasza tam jest pod tym nikiem. Świetnie. Krystyna Kaśka. Tak, czyli pan Andrzej Śliwiński. Bo pani Krysia pisze chyba może szybciej jej tam chodzi z męża. Dobrze, rozdaliśmy 4. Uff, się cieszy, dobrze. Wszystkie, słuchajcie, jajeczka zostały dzisiaj rozdane. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że wy również. Moja mama, pomimo że się napracowała, to sprawiło jej to ogromną radość, dużo radości, że mogła dla was znowu coś wykonać. Bardzo się cieszy, że wam się to wszystko podoba. Więc świetna zabawa. A dla nas jakieś urozmaicenie też macie troszeczkę coś innego. Ja wiem, że czekacie na te wieczory, więc no tak, żebyśmy, wiecie, mieli trochę fajniej. Kochani moi, mam cały kosz na przecenę. Zaproponuję wam, bo jeszcze jest 120 osób, więc ja myślę, że jeszcze chcecie sobie pooglądać ze mną. Więc już wyjmujemy, co my tu mamy. Ja sama nie pamiętam, kochani, co tu jest. Ja sobie tylko przysunę, poczekajcie rybeńki, dajcie mi chwilę. Ja sama nie pamiętam, co jest w tym koszu. Ja to po prostu przywiozłam z innego magazynu, który miałam od lata, słuchajcie, chyba zapakowany jak nie dalej. Chyba nawet dłużej to stało, słuchajcie. Więc tu może wszystko się zdarzyć.
Mam nadzieję, że jakiś stłuczek tylko nie będzie. I sobie to wszystko poprzeceniemy. Już, kochani, ciągnę. Poczekajcie. Poczekajcie sekundeczkę. Dobra, mamy kosz. Mam nadzieję, że coś fajnego się w nim znajdzie. Pierwsze, co widzę, to są chyba takie mosiężne podkładki pod na torebki od cytrynki czy coś. Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć ich jest. Szósta jest tacką. Słuchajcie, za 15 zł. U 15, u jak Ula 15. U jak Ula 15. Zrobimy sobie promocję. Stłuczek na dziś już starczy. Pani Marzenko. Biorę w ciemno, proszę ten klosz. Kosz, a cały kosz, pani ja. Ojej. U 15, pani Zuzanna. Pani Zuzanna Kwiatkowska. Dobra, jest pani Zuzanno odłożone dla pani. To jest mosiądz, tamto. Może. Fajnie, kochana. Czekajcie, bo ja mam tu trochę rękodzieła, ale odsunę je na koniec, najwyżej sobie pooglądamy, bo chciałabym wam tutaj trochę tych produktów pokazać. Słuchajcie, taka lala się trafiła, troszkę się rozczochrała, ale wygląda dobrze. Z tyłu troszkę włoski takie do ułożenia, albo trzeba by jej było to spiąć czy coś. Czekajcie, zobaczmy. Buciki ma ładne, patrzcie, skórzane. Chyba za bardzo jej tu jakoś nic nie jest. Widzę klej przy oczkach, więc chyba brakuje jej rzęsek. Szmineczka, czy ona ma jakąś sygnaturę? Poczekajcie. Ona ma numer BO76, tutaj widzę na karku, więc jest jakaś sygnaturka numeryczna. Kochani, kto by chciał, pisze D jak Dagmara 35 zł. D jak Dagmara 35 zł. Jak przeceniamy, to przeceniamy. Okej, teściowa w imieniu. Dobra, tam poczekamy. Lala poszła, kochane moje. Lala poszła. Pani Krysia Kowalczyk chyba, tak? Super. Pani Krysiu, lala zapisana, kochana. Tutaj mam rybeczki, taki piesek za szkłem. To jest takie rękodzieło owalne, zabudowane od tyłu. Za pieska, słuchajcie, P jak piesek 25, kto by chciał. P jak piesek 25. P jak piesek 25 zł. Jak ktoś chce hakcik w pieska, to piszcie. Jak nie, to odkładamy na boczek. Słuchajcie, takie coś tu wyjęłam. To jest skóra chyba. Nie wiem, może jakieś stajnie macie albo lubicie konie bardzo. Nie wiem, co to jest, słuchajcie. Kajak koń 10. Jak ktoś chce za 10 zł, to bierzcie. Kajak koń 10. Przyda wam się coś takiego? Tu chyba z boku coś tam. Trzeba to naprawić. Nie chcecie kunia? Dobra. Nie, to nie. Idziemy dalej. Już patrzę, co tu jest. Już patrzę, co tu jest. Mamy cukierniczkę. Widzę, że szkło jest kobaltowe, całe, niezniszczone. Metalowy koszyczek. Metalowy koszyczek, słuchajcie. C jak cukiernica 30, jak ktoś chce. C jak cukiernica 30. Bardzo ładny stan. Pani Joasia Fryca, bardzo proszę. Cukiernicę chce pani Joasia. Co ja tu mam? Czekajcie, koteczki moje. Bo tutaj cuda na kiju są, słuchajcie. Widzę lampion. Patrzcie, ucięty, więc trzeba by było sobie przerobić. To jest chyba też jakiś taki jakby mosiądz albo miedź z żarówką, ale tu jest wejście na świecę. Można to sobie poprzerabiać. Słuchajcie, jak ktoś chce, to za 4 dychy pisze Z jak Zenon 40. Z jak Zenon 40. To fajne, gdzieś do ogrodu można sobie to pokombinować z tym. Jak to chce, to bardzo proszę. On chyba za, ja go miałam za 80 ponad złotych, wiecie? Nie pamiętam. Ponad 80 zł on kosztował. Pani Jana chce, bardzo proszę.
już się robi późno, także szybciutko Wam, słuchajcie, powyjmuję i już kończymy, bo Was nie chcę tak też, słuchajcie, przetrzymać. To jest ładne, ładny wazon z takim domkiem, słuchajcie, dużo brązu, drapowany z tyłu, sygnaturka jest angielska, czekajcie, zobaczę, czy on jest cały, nie jest uszkodzony, nie ma żadnych spękań szkliwa. Zobaczcie sobie, jak wygląda. Całkiem nieźle się prezentuje. Słuchajcie, ja coś czuję, że on też ponad 8 dyszek na pewno kosztował. Nie wiem, no słuchajcie, wujak wazon 45, no jak przecena, to przecena. Wujak wazon 45, jak ktoś chce, to proszę. Pani Bożenka P., bardzo proszę. Dobra. Tu jest jakiś taki chiński, to jest ręcznie malowane, słuchajcie. Ujak Ula 10, jak ktoś to chce. Jest niezniszczony osad, widzę w środku. Ujak Ula 10 zł, ładna ręczna malatura, zobaczcie. Jakiś chiński znaczek. U10 pani Joanna Fryca. Pani Jasiu, wazon dla pani. Tu mamy, słuchajcie, mamy ten miech stary ze skóry. Ja pamiętam, że on ponad 150 zł kosztował. Zobaczcie, ta skóra mu tutaj niestety popękała, ale to jest ten właśnie jeszcze taki staruszek. Zobaczcie, jakie okucie ma. Ja Wam się przyznam bez bicia, że trochę o nim zapomniałam. On 150 jak nie więcej nawet. Słuchajcie, ja go mogę za stówkę, taniej nie mogę. M jak miech 100, taniej nie mogę. Zobaczcie, on nawet nie jest pęknięty. On jest poprzecierany, ale on nadal działa. One są bardzo drogie. Słuchajcie, to jest, no to jest bardzo stary przedmiot. Także tutaj, kochani, gdyby ktoś chciał, M jak mama 100, mogę zrobić, on ponad 150 zł kosztował, także tutaj, kochani, nie poszalejemy, bo ja też dużo pamiętam, płaciłam za niego. Wiecie, rybeczki, ja też dużo płaciłam. Wyjęłam szklanego delfinka, czekajcie, sprawdzam go, czy on jest cały, czy on nie ma jakichś takich głębszych ubytków. Widzę, że jest satynowy delfinek i bezbarwna fala. Na delfinku jakieś drobne przybrudzenia, myślę, że to mu zejdzie, chyba to jest od gazet. Wygląda to dobrze, słuchajcie. D jak delfin 25, jak ktoś chce. D jak delfin 25. Jak ktoś chce D jak delfin 25, to zabierajcie delfinka szklanego. Co my tu mamy? Mam jakieś filiżanki, poczekajcie, ja tylko je posprawdzam, wiecie, czy one nie są, bo ja już nie pamiętam tego, żeby nie było, że one potem mają jakieś, słuchajcie, wady, wiecie, o co chodzi, tak, tu jest, słuchajcie, ją oddam w gratisie, filiżanka angielska, ale jest włosowaty tutaj, nie wiem, pęknięcie, piszcie gratis, oddam w gratisie ją, tą angielkę, ona do witrynki jeszcze przepięknie będzie wyglądała, ale ma tutaj włoska, także... Tutaj do picia się nie nadaje. Poczekajcie, bo pani Edysia pisze, pani Olu, czy mam napisać SMS-a w sprawie zakupu karawka, bo będę musiała uciekać. Tak, pani Edysiu, nawet teraz, kochana, ja sobie później go otworzę, żebym miała do pani numer i ja w SMS-ie zwrotnym tam wszystko odpowiem. Numer konta dam do przelewu, się umówimy i też adres mi pani da do wysyłki, tam chociaż się odezwać, że to pani, to później się pani Edysiu skontaktujemy. Nawet jutro będę do pani pisać, bo się dzisiaj późno robi, także pani do mnie dzisiaj, a ja do pani się jutro odezwę i śmiało uciekać. Pani Zuzanna Kwiatkowska, gratis pierwsza. Dobrze, pani Zuzanno, jest filiżanka gratis dla pani znowu. Czekajcie, kochane, bo mam jeszcze jedną. Ta jest z Wałbrzycha. Popatrzę, czy ona jest cała. Taki wzór, słuchajcie. Biała śmietana i drobne kwiatuszki, sygnatura Wałbrzych. Puścimy ją za 10 zł. O jak Ola 10, od środka też kwiatuszek.
O, jak Ola 10. Jak ktoś chce filiżankę Wałbrzych, to 10 zł. Pani Basia Kapka się zgłosiła, bardzo proszę. Pani Basiu, filiżanka Wałbrzych dla pani. Są zatyczki do wina, porcelanowe kulki. Mam dwie, kochani, po 10 zł je mogę zrobić. O, jak Ola 10 za 1, one są takie same. Albo o, jak Ola 20 za 2, albo o, jak Ola 10, to przyjmę dwa kody, jak chcecie. O 10, wzięła pani Krysia 1. I pani Joanna Respondek o 10 wzięła drugi. Super, dziękuję bardzo, dobranoc wszystkim, super wieczór. Bardzo się cieszę, dziękuję, że pani dołączyła, pani Edysiu. Bardzo, bardzo nam miło, fajnie, że wzięła pani udział w licytacji. Zapraszamy, kochana, częściej, u nas jest zawsze miło. Nie zawsze trzeba coś tam, słuchajcie, kupować, polować. Mi jest miło, jak po prostu ze mną jesteście. To jest świetne, spędzamy miły wieczór i to się liczy najbardziej. Bardzo proszę, pani Joasiu. Już ja zapisuję szybko, bo ja nie mam tego na liście, wiecie? Ja nie mam tego na liście, bo ja się na to nie przygotowałam kompletnie. Moja teściowo, ty idź już spać. Moja teściowo, idź spać. Bardzo proszę, pani Jola, jak będzie coś chciała, to niech próbuje do mnie na Messenger pisać, czy na WhatsApp. Ja spróbuję ją obsłużyć, bo teściowa cię nie chce trzymać, jest 10:30. Także ja tu mam co prawda kilka jeszcze tylko tych rzeczy, ale nie chcę cię trzymać, więc mamo, jak coś, to po prostu idź, dobrze? Jest kolejny haft za szkłem, to jest chyba gejsza, tak mi się wydaje, w drewienku. Stan jest, słuchajcie, niezły, tylko że ta rameczka, zobaczcie, rameczka tutaj wymaga jakiegoś podmalowania albo coś. Tył wygląda tak, słuchajcie, jakby kto chciał tą gejszę, to pisze G jak Gienek 10. G jak Gienek 10. Jak ktoś chce haft gejszy, G jak Gienek 10. Pani Alunia Gołębowska. Dobrze, pani Haniu, już delfinka wpisujemy. Pani, ale mi się nie chce spać, szefowo. Boże, moja teściowa, to jest kochana kobieta. Dobrze, to siedź z nami, ja cię nie wyganiam. Broń Boże, tylko mi chodziło o to, żebyś ty się nie męczyła, bo jest późno. Gejsza, nie tutejsza. się zrymowało. Proszę tego delfinka. Pani Haniu, D25, delfinek dla pani. Delfinek dla pani Hani. Kochani, mam butelkę. Ja pamiętam ją jak dzisiaj, bo one są dość drogie. Nawet 200-300 zł widziałam, jak była sprzedawana na Facebooku, gdzieś tam na jakiejś transmisji. To jest, słuchajcie, para. Sara Ferguson i Andrew. Prince Andrew, czyli ten książę Andrew. 1986 rok, wydaje mi się, że to jest chyba data jakaś ich okolicznościowa, nie wiem dokładnie. To jest taka karafka, słuchajcie, w której koreczek odkleił się od zatyczki i ciężko mi stwierdzić, co tam jest. Znaczy w środku nie ma nic, ona jest pusta, ale czy jak ona tam wygląda, nie wiem. Bardzo drogie są te karafki, szkocka whisky niby. Wiecie co, ja powiem wam tak, ona u mnie przeleżała, ja wtedy chyba chciałam za nią jakoś 80 zł, chętnych nie było, więc dzisiaj ją spróbujemy dać, słuchajcie, za 40, a jak Ania 40, bo ja wolę, żeby ktoś ją miał taniej niż ma ona u mnie leżeć, w końcu mi się tu zbije w takich miejscach. Bardzo dziękuję za delfinka, bardzo proszę, kochana. Pani Jana, a 40, Andrew jest passé, pani Basiu. Jana, a powiem wam, że nie. Powiem wam, że nie. Znaczy u nas może tak, ale za granicą się łączą się o tego typu z nimi. Nie wiem czemu. Szybko znikają im te produkty. Od dziś piję szkocką. Świetnie. Gejsza będzie w swoim kąciku u mnie. Racja, pani Alu, racja. Przecież pani ma świetny kącik zrobiony. Będzie pasowała jak ulał. Pani Oleńko, ja poproszę paczuszkę. Tak, pani Wandziu, będę wysyłać w poniedziałek, kochana. Będę wysyłać w poniedziałek, do świąt pani dojdzie, rybeńko.
Będę wysyłać. Ja wiem, że żarcik, pani Basiu, ja wiem. Ja wcale, że się nie obrażam. A co mi do niego? Absolutnie się nie obraziłam. Zapisałam karawkę pani Jana chciała. Dobra, załatwione. Muszę się trochę skupić, bo... Dobrze, serduszka moje. Bardzo słynna, o, nawet troszkę pajęczynki. Bardzo słynna figura w Szwecji. Nazywa się, one są tak podpisywane, czy potrafisz mówić. To jest chłopczyk, który siada przed większym od siebie psem, patrzy mu w oczy i chyba próbuje się z nim w jakiś sposób skomunikować. Bardzo słynna figura w Szwecji, bardzo lubiana. Ja ich dość sporo sprzedałam w różnej odsłonie, bo ta jest taka gipsówka, ale miałam taką ładną, wykonaną z takiej żywicy. No różne były. Została jedna jedyna, brzydki aksamit ma pod spodem, one są niestety dość drogie, ja nie pamiętam ile za nią chciałam, ale mówię wam, że jeżeli powiem, że 40 zł to jest duża przecena za nią, Bejak Bartosz 40, jak ktoś chce, Bejak Bartosz 40 i słuchajcie, ją by trzeba było albo na biało przemalować, bo ona tutaj ma, zobaczcie, takie przerzucenie, albo na biało przemalować, albo sobie na złoto prysnąć czy coś, bardzo znana figura, lubiana, tylko mówię, tutaj ona... Widzę, że u mnie przeleżała i troszeczkę gdzieś tam przyżółkła. Może by to przy myciu nawet zeszło, nie wiem. Pani Hanna Żmijewska, nie to A40 to nie to, B40 pani Jana. B40 pani Jana, symboliczna, dokładnie. Jana Słowianka. Dobra. Pani Jana. Dobrze. Mamy takie pusterko jeszcze. To jest szkło białe, takie scenki tutaj, zobaczcie, tańczące pary. Tak wygląda tutaj zamknięcie. Białe mleczne szkiełko. Jakby kto chciał, pisze C jak Cecylia 45. Ono też było dość drogie, pamiętam. C jak Cecylia 45. Pani Jana. Dobranoc w mini Joli, dziękuję szczególnie za obraz z lisami, miała kiedyś przygodę, dzięki za fajny wieczór, świetnie, bardzo się cieszymy pani Jolu, bardzo mi miło, że się udało pani ten obraz kupić. Właśnie, a czemu ja myślałam, że to pani Renata kupiła ten obraz, czy ja mam to dobrze wpisane, poczekajcie. Obraz lisy, pani Jola. Dobra, bo coś tutaj mi się zamieszało, słuchajcie. Okej, okay, pani Joluniu, dziękujemy też za wieczór. Ja już mam, słuchajcie, 3 ostatnie przedmioty i też, kochani, skończymy już, bo więcej nie wyczaruję. Przywiozę znowu coś z tego magazynu na przecenę za tydzień, żebyście mieli. Słuchajcie, talerz jest od Gustav Berga. Gustav Berga powinniście znać. To jest jakaś limitowana edycja, co tutaj mamy. Jakaś miejscowość konkretna podpisana z... od razu przygotowano do zawieszenia. Gustav Berga talerze są bardzo drogie. Ten widzę, że jest w bardzo dobrym stanie. Pójdzie za 2 dychy, słuchajcie. Te jak talerz 20, jak ktoś chce. Te jak talerz 20. Jak ktoś chce, to piszcie. Tam ktoś zbierał od was, widziałam. Ktoś tam zbierał. Stare takie żelazko, ale postarzone już na maksa, słuchajcie. Stare już takie, o, zajechane, słuchajcie, żelazko, Z jak Zenon 10, jak ktoś chce gdzieś do ozdoby, przyda się to, Z jak Zenon 10. Dobranoc Teresko, dzięki za piękne jaja, jesteś wielka. Dziękujemy również, oczywiście mama chyba już śpi, ja coś czuję, że mamy już nie ma, ona chyba tak, wiecie, inkognito sobie wyszła, tak coś czuję. Mamo, odezwij się, jak ty jesteś. Mamo, jesteś, czy ty tam tak ten, opuściłaś nas? I słuchajcie, kafel oddam gratis. Tu mamy znowu jakąś Niderlandów chyba tą gratis. O, wzięła pani Zuzanna. Bardzo proszę.
I Zuzanna Kwiatkowska wzięła gratis talerzyk. Dobranoc, dobranoc teściowo, dziękujemy Ci ślicznie. Kochani, ja już też się wypompowałam. Postaram się Wam za tydzień znowu przygotować trochę takich promocji, różnych gratisów, żebyście mieli uciechę. Kto tam pierwszy zakup, bo widzę, że już Pani Edysia się odezwała do mnie, serdecznie dziękuję, więc jeszcze została Pani Jana, chociaż SMS-iaka, żebym miała numer telefonu do Pani, potem się tam skontaktujemy, bo już dzisiaj późno, to nie musimy się dzwaniać, absolutnie. Pani Jana nowa była, ktoś jeszcze był nowy, słuchajcie. Chyba już byliśmy w stałym gronie. Bardzo proszę. A, Pani Karolina, racja, właśnie. Pani Karolina mi tu uciekła. Racja, racja. Pani Karolino, również serdecznie proszę o SMS-iaka, chociaż żebym numer telefonu miała. Tam może być paczka otwarta, jak będzie Pani chciała, bo tu chyba jakaś pojedyncza sztuka. Tylko trzeba ją sobie po prostu opłacić, żeby to mogło być... no zarezerwowane. Serdecznie dziękuję Pani Joasiu Fryco i Pani Joasiu Respondek. Pani Joanna piękne serduszka nam wysłała, dziękujemy. Dobranoc Pani Marzenko. Ja się jeszcze do Pani Marzenki tam SMS-em odezwę, albo się Pani Marzenko, może my się jutro zdzwonimy nawet. Ja do Pani odpiszę zaraz, bo ja tam całości nie przeczytałam, bo mi tylko mignęło. Zaraz do Pani najwyżej napiszę, a potem się zdzwonimy. Dobranoc Pani Basiu, Pani Krysiu, Tamaro, Pani Renatko. Pani Aniu, fajnie, że wytrzymaliście w ogóle do końca czat. Moje zakupy to wszystko jest na konto Pani Marii Więcek. Dzięki, dobranoc. Aha, no dobra. Dobra, a Pani Maria o tym wie, Pani Jano? Czy to Pani Maria w imieniu Pani Jany pisze? Niech mi Pani Jana zdradzi sekret, bo jestem zaintrygowana. Dziękuję bardzo, dobrej nocy Pani Andrzej, czyli Pani Krysia nasza. Dziękujemy Pani Krysiu, zapraszamy, kochana, za tydzień. Pani Maria Więcek pisze dobranoc, to potwierdźcie mi, kochane, Pani Mario Więcek, że zakupy Pani Jany to są na Pani konto, kochana. Pani Wanda Konik, dobranoc, dobranoc. Pani Marzenko, dobranoc. Dobranoc Pani Karolino, Pani Zuzanno, Pani Olu, kafe dla Pani Tamary i paczka i wysyłka. Dobra, kafel oddaję dla Pani Tamary, jasne, ten zgraci się jak najbardziej. Tamara, kafel oddany. Robimy paczkę, robimy wysyłkę, tak, tak, ja pamiętam, Pani chyba właśnie, Pani Zuzanna chce zawsze od razu. Pani Zuzanno, bo nie wiem, czy Pani wie, ja zawsze podliczenia robię na drugi dzień, tak nawet do wieczora, także ja się tam odezwę z podliczeniem, chyba że Pani wszystko wie, to przelew można zrobić, ja wysyłkę będę robiła już od piątku, będę robiła Wam przez weekend, żeby do świąt dojechały, więc będę robiła szybciej troszeczkę niż zawsze. Tak, wiem, Pani Maria. Aha, dobra, dogadane jesteście, no i super. Dobranoc, spokojnej nocy życzę, pisze Pani Mariola Kępka. Dobranoc Pani Mariolu, dobranoc Panie Krzysztofie, pozdrawiamy Panią Danusię, stare ale jare, dobranoc. Pani Hania Żmiewska, dziękuję za dzisiejszy wieczór, do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia Pani Haniu. Pani Zuzia pisze, że... Zuzia, Pani Zuzanna, przepraszam, tak wiem. Pani Stasia, dobranoc Pani Olu, Pani Reniu, dobranoc wszystkim. Jak się Pani Stasiu z nami żyje tu na czacie? Ja myślę, że fajnie. Chyba fajniej się tak można troszeczkę zintegrować, nie? Dobranoc, pięknych snów wszystkim. Pani Renioł, Pani to będzie miała najpiękniejsze sny, jak ta lampa do Pani dojedzie i będzie sobie Pani taką lampeczkę na noc puszczała i gasiła. Będzie na pewno bardzo przyjemnie. Maria to moja kochana siostra, cudownie. Czyli po prostu ma na to konto, a wysyłkę Pani Jano robić też do Pani Marii? Czy wysyłkę na jakiś inny adres zrobimy tych przedmiotów? To się dobra, ja się z Panią Marią tam skontaktuję, nie ma sprawy. Fajnie, Pani Reniu, będzie Pani sobie zapalać lampkę naftową jako lampkę nocną. Do Marii wysyłać, dobrze Pani, nie ma problemu. Fajnie. No cieszę się, kochani, bardzo się cieszę, że jesteście do końca. Dajcie te kciuki pod filmem na zakończenie. Później w ciągu tam kilku dni, jak Wam się chce jakiś komentarz napisać, obojętnie co, nawet kwiatuszki, zawsze to miło będzie. I zawsze ten kanał troszeczkę do góry pójdzie. Jak coś, to na mój numer telefonu. Dziękuję Wam za buziaczki, dziękuję Wam za dzisiejszy wieczór. Zapraszam Was serdecznie za tydzień o 19:00. To jest 27 marzec. Pozdrawiam. Pa, pa.